and gentlemen, welcome to the Intel Extreme Masters World Championship live from Katowice. I'm Efio Shogzaportra, joined here at the expert desk by Crumbs and Rated from SK Gaming and Quickshot. And today we'll find out who our League of Legends Intel Extreme Masters World Champion is. Will it be Team World Elite or Team Solo Mid? We'll find out. Let's take a look at the bracket to see how both teams ended up here in the final of this fantastic tournament. It's been an eventful couple of days. But as you see, Team Solo Mid beating out the Yoi Flash Wolves in their semifinal. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Finał Intel Extreme Masters 2015 w Katowicach. Team Solo Mid kontra World Elite, czyli drużyna faworycka, która od samego początku praktycznie miała się w tym finale pojawić, albo raczej mogła się w tym finale pojawić, oraz zupełny czarny koń tego turnieju. Ze mną oczywiście jest Fryderyk Wedzi-Kozioł oraz Adam Górski-Musek. Cóż, chłopaki, co sądzicie o tym finale? Kto tutaj ma większe szanse na odniesienie zwycięstwa? Myślę, że tutaj World Elite jednak mimo wszystko, Team WE, no powiedzmy sobie szczerze, pokazali się bardzo dobrze wczoraj. I na pewno taka wygrana daje im skrzydeł, prawda? No bo co by nie mówić, no wygrać przeciwko G Tigers to jest nie lada sztuka. No, jest to, nie da się zaprzeczyć, najlepsza drużyna w Korei. No, prowadzą tabelę, nie przegrali jednego meczu. Tam kilka, dwie mapy czy tam trzy oddali, ale no, na pewno jest to niesamowite osiągnięcie i pewnie to dzisiaj wykorzystałem. No właśnie, to jest ciekawe, bo jest ta tendencja wzrostowa. Tak naprawdę World Elite grali każdy jeden następny mecz coraz lepiej. Także ten pierwszy mecz bodajże przeciwko właśnie teamowi Solo Mid wyszedł im nie najlepiej, natomiast później po prostu było lepiej. I jeżeli ta forma utrzyma się do dzisiaj, to możemy mieć po prostu naprawdę ekscytujący finał. No ale tak jak jest mówione, no niesamowite zaskoczenie to jest strony World Elite. No, wszyscy się spodziewali, że no powiedzmy szczerze, to jest jedna z gorszych drużyn w Chinach, no i nikt się nie spodziewał, że tutaj taki poziom. Tak, 12 miejsce w lidze LPL, a wygrali przeciwko najlepszej drużynie w Korei. No dobrze, mało tego, grają z Sabami. Wspomnieliście oczywiście o tym pierwszym meczu, ponieważ obydwie drużyny już miały okazję się mierzyć w tym turnieju. No i Team Solo Mid tutaj odniósł zwycięstwo, i to nie jest zwykłe zwycięstwo, tylko jednak takie dominujące. Jak myślicie, co było głównymi czynnikami tak naprawdę, że Team Solo Mid w tamtym meczu wygrał? Last Boy. No zdecydowanie, jeżeli dobrze pamiętam, grał Lulu, tak? Tak. Właśnie i powiedzmy sobie szczerze, nie zdziwiłbym się, że World Elite by rozważał tutaj ban Lulu, szczególnie po tym jak Dairus jeszcze wczoraj wziął na topie. I no też Lulu jest teraz takim pikiem, który bardzo dużo otwiera, prawda? No można wziąć Lulu do Double AD, można wziąć do Kite Team Compu, można na mida, supporta, już nie mówiąc tylko o utility, więc Lulu pewnie dużo tutaj pomogła. No co innego możemy powiedzieć o tym meczu? Dobre pytanie. Tak naprawdę głównym playmakerem drużyny Team Solo Mid jest mimo wszystko Bjergsen, natomiast no zdecydowanie MVP tamtego meczu rzeczywiście był Last Boy, po prostu cała ta presja wardy w dżungli przeciwnika, także po prostu Santorin nie był w stanie absolutnie nic w stanie w tym meczu zdziałać. No i przede wszystkim teamfight, jednak jest taka różnica właśnie między drużynami, chociażby koreańskimi i chińskimi, a tym jak Team Solo Mid zagrało ten mecz versus właśnie World Elite, mimo że było to dosyć miażdżące zwycięstwo, to nie były to perfekcyjne teamfighty. To były teamfighty, w których oni popełniali błędy. To były teamfighty, które kończyły się najczęściej wynikiem właśnie Ace versus 3 śmierci chociażby, czy 4-2 chociażby. I potem zabierali objective, to był na przykład smok, to była wieża i potem snowballowali. Natomiast wczorajsze mecze World Elite versus GE Tigers wyglądały zupełnie inaczej. To był czysty stomp z jednej albo z drugiej strony cały czas. Także mimo wszystko... Trochę się męczyło Team World Elite. No coś w tym jest. Dobre pytanie, jak sobie dzisiaj poradzą. No uważam, że tak jak mówię, że dzięki temu, że pokonali drużynę, która jest po prostu o wiele większego kalibru, uważam, że no na najlepszy Red Bull świata. Po prostu zmotywowani. No widzimy tutaj, jak rozmawiałem z tą przed meczem. No tak. No i też widzieliśmy za sceną, no też tak wyglądało. Były uśmieszki ze strony World Elite, bo ja uważam, że oni nie mają presji na sobie. Mhm. I oczywiście, wiadomo, pytanie, czy to im pomoże, czy przeszkodzi, bo jeżeli poczują, że tak powiem, zbyt luźno, no to po prostu źle zagrałem, ale też dobrze jest nie poczuwać się właśnie jako straszny faworyt albo coś w tym stylu, bo wtedy po prostu czujesz, że musisz zagrać perfekcyjnie i popełniasz po prostu większe błędy. Uważam po prostu, że są w dobrym stanie mentalnym. Tak, i to jest właśnie paradoks, przepraszam, że ci przerwę, Virgin, natomiast sam fakt, że właśnie wygrali ten mecz, to właściwie stawia ich w pozycji prawie że faworytów tego turnieju. Także sytuacja się odwróciła i tak jak Virgin powiedział, nie ma na nich żadnej presji, bo nie mieli nic do stracenia. A co teraz? Paradoksem właśnie tego jest drugim to, że Team World Elite gra z dwoma subami, czyli z dwoma zawodnikami, którzy nie są podstawowym składem tej drużyny. Także Alu oraz ich midliner. Ale musiało to zadziałać. I tak jak ty mówisz, grają coraz lepiej, może się zgrają. No właśnie, także szybciutko się zgrali. Także Aluka i Shiye są tak naprawdę sobami i wygrali z niepodstawowymi graczami przeciwko najlepszej potencjalnie drużynie na świecie w tej chwili. To jest naprawdę niesamowite. Tak jak Monte Cristo powiedział wczoraj, tutaj tworzy się historia.
Wspominaliście oczywiście o takiej bardzo głębokiej i agresywnej wizji ze strony tutaj teamu TSM w tym pierwszym spotkaniu. Spirit został wyłączony i wielu oczywiście specjalistów uważa, że Spirit jest taką główną gwiazdą i głównym motorem napędowym całego teamu World Elite. I czy uważacie, czy po raz kolejny będą bany właśnie kierowane konkretnie w tą osobę, czy może jednak Team Solomit wcale się aż tak mocno go nie obawia? To znaczy, według mnie to nie właśnie dostałem samolotem, także pozdrawiam publiczność. Niemniej jednak... Tak, tak powiem, uważam, że po prostu to jest oczywiste, że Spirit tam gra po prostu jak najlepiej, no bo ma największe doświadczenie z tych graczy, tak? No, Jungle, Samsung Blue. Tak, Samsung Blue i co by nie mówić, no wygrał od GN-a też i no, na pewno ten też cały sztab trenerski, który jest w Korei, no zrobił z niego niesamowicie dobrego gracza. Ale też bardzo często mówi się, że tak naprawdę Spirit w momencie, kiedy ma jakikolwiek wpływ na tą rozgrywkę, to jednak musi wybierać takie trzy podstawowe postacie, czyli Jarvan, Rek'Sai oraz Nidalee. I czy to nie jest pewien problem dla World Elite, ponieważ w tym pierwszym meczu oczywiście dwa bany poszły na Rek'Sai oraz na Nidalee, no i jednak był tutaj zmuszony Spirit do dżunglowania Jarvanem, a jednak tego się nie obawia Team Solomit. Więc czy tutaj nie trzeba będzie wyciągnąć czegoś zupełnie nowego z rękawa? Bardzo ciekawe i to jest dobre pytanie, Veggie, zwłaszcza z uwagi na to, że są jeszcze dżunglerzy, którzy są tak naprawdę niesztampowi, którymi nie gra się jednak na razie w mecie, natomiast są to dżunglerzy, którymi Spirit występował jeszcze wcześniej w swojej karierze i są to na przykład Elise, jest Evelyn, chociażby. Były sytuacje nawet na Mistrzostwach Świata, kiedy ktoś wyciągał z rękawa taką Evelyn, zaskakiwał wszystkich i wygrywał mecz. No, dobre pytanie, ale to raczej to są słabe postacie teraz w mecie, ale jeżeli już może na przykład coś ściągnie coś właśnie tutaj z Europy, może Sejuani, jeżeli już bym widział jakiś niestandardowy pick, no to pewnie to, no chyba rzeczywiście zupełnie coś nowego wymyślą tutaj, ale ja myślę, że nie musi Spirit wymyślać Diamond coś Proxy, Jungle Karma. Dokładnie, no i uważam tutaj, że nie musi tutaj nic tak powiem kombinować tak naprawdę World Elite. Mogą pikować standardowo i zresztą widzieliśmy, że zawsze pikowali team kompy pod team fighty. I tak, tylko że zostaje wciąż zostaje Lee Sin mimo wszystko. Lee Sin zawsze jest, jeżeli się go nie zbanduje, to każda drużyna praktycznie walczy o Lee Sina z uwagi na tą potężną presję w early game. Także nawet jeżeli Nidalee będzie zbanowana, jeżeli będzie zbanowana Rek'Sai, w dalszym ciągu ktoś będzie musiał albo zapikować, albo tego Lee Sina potem zwalczać, tak? Także wspomnieliście już o tym, że zawodnicy TSM nie obawiają się Jarvana właśnie w rękach Spirita, natomiast są też jeszcze inne opcje. No tak, tutaj wspomnieliście oczywiście o tym wszystkim, o co was zapytałem, natomiast ja mam inne pytanie. Dairus na topie oczywiście, doskonały top laner znany już od dawien dawna, który często jest fokusowany oczywiście przez zarówno innych junglerów, często też midlanerzy się pojawiają właśnie na górnej alejce, żeby wyłączyć całkowicie tego zawodnika. No i kwestia tego, czy tutaj jemu zostanie oddany ten Kennen, ponieważ Kennen w pierwszym meczu naprawdę bardzo dobrze tutaj sobie radził. Nie, widzieliśmy tego flasza przez ścianę. Tak. Ten flash przez ścianę przede wszystkim. Natomiast, no czy warto fokusować Dairusa? Dairus, jeżeli gra carry postaciami, dajmy na to, że to jest dobre pytanie, no bo w tych grach, w których Dairus był fokusowany, jednak zagrał bardzo słabo, więc może to być pewna myśl. Może jest to rzeczywiście metoda, zwłaszcza jeżeli TSM zdecyduje się na defensywny botlane, a bardzo często idą właśnie w taki setup jak chociażby Lulu i Sivir, chociaż czy Lulu i Janna, to jest bardzo duża ilość disengage'u, także po prostu pioruńsko ciężko jest zgankować te linie. Jednocześnie, jeżeli chodzi o pozbycie się Bjergsena, przede wszystkim bany. Tak, a teraz oczywiście widzimy na ekranach Team World Elite, które już tutaj na scenie prezentuje się katowickiej publiczności. Natomiast za kilka sekund zobaczymy zdecydowanych faworytów wszystkich, którzy tutaj są zgromadzeni, czyli amerykański Team Solo Mid. No i cóż, porozmawialiśmy już o Dariusie, natomiast jeszcze jedna kwestia. White Turtle i jego niesamowita skuteczność w tym turnieju. No widać, że tutaj on naprawdę nie tylko chodzi tu jego skuteczność, ale ma bardzo stabilną formę. Pokazał, no w każdej grze zagrał dobrze tak naprawdę i no to jest, co bym nie mówić, według mnie wielkie zaskoczenie dla całej drużyny TSM-u, bo zawsze on był właśnie tą osobą niestabilną, no można powiedzieć, że jest to w jakimś sensie związane z jego charakterem, on jest taki wybuchowy, on jest zawsze, no powiedzmy, aż uśmiechnięty do przesady i moim zdaniem pokazał tutaj po prostu powagę podczas gry. Nie robi, że tak powiem, mispositioning, ale jak trzeba, to potrafi wejść agresywnie. I nawet było widać to wcioraj, kiedy na przykład, no pod koniec już gry oczywiście, kiedy bardzo dużą przewagę miał TSM, potrafił sam tak naprawdę wymuszać wzięcie wszystkich turetów.
To jest prawda, zwłaszcza, że właśnie bottom lane TSM był uważany za bardzo nieskuteczny, zwłaszcza we wczesnej fazie rozgrywki. No i tymczasem pytanie, czy znaleźli sobie jakąś strategię na to, chociażby poprzez stały pushing właśnie w związku z pikami takimi jak chociażby Sivir i Lulu, którzy po prostu kryją całkiem sporą presję właśnie przez te rikoszety i te glitterbensy cały czas poke. Także to jest całkiem dobra strategia z ich strony. No i oczywiście Wild Turtle ostatnio zaliczył w swojej karierze 500 zabójstw, także 500 zabójstw w profesjonalnej karierze League of Legends i to było jeszcze podczas LCS-ów amerykańskich. Co będzie dzisiaj? No to jest pytanie. No, cieszę się, że wreszcie jest wykorzystywany jego potencjał, no bo co by nie mówić, że długo już gra w LCS-ach, no w rozrywkach, no i no wcześniej, zanim doszedł do TSM-u, no tak naprawdę był uważany właśnie za wschodzącą gwiazdę, ale no nie pokazywał tego przez dłuższy czas, ale teraz właśnie na tym turnieju bardzo dobrze zagrał i Korkim też, i Lucianem, więc no naprawdę uważam, że tutaj nie musi się obawiać Team Solomid o tym, jak zagrała Wild Turtle. Medzi, ja mam do ciebie pytanie, jako oczywiście do byłego trenera, który ma naprawdę mnóstwo doświadczenia. Tak naprawdę World Elite, tak, dobrze, że potwierdzasz, ja oczywiście też potwierdzam. Natomiast World Elite praktycznie w tym turnieju nie rozegrało ani jednego swapa. No i teraz kwestia tego, czy to jest jakieś nieprzygotowanie taktyczne, jakieś niezgranie całego zespołu, bo wiadomo, że te suby też są problematyczne. Czy może to jest jednak ten niewielki champion pool Aluki, który jednak skupia się na tych championach, które nie posiadają jakiejś takiej bardzo skomplikowanej mechaniki? Ale Sion jest bardzo dobry na słabym. Mhm. I ja uważam, że to jest po prostu zależy od przyjętej taktyki tak naprawdę, bo jeżeli, no zgadza się, możesz nie umieć zagrać na słabie, ale jeżeli co grę nie grasz na słabie, tylko grasz standardowo, to po prostu znasz, że tak powiem, wszystkie możliwości, co mogą się stać. I zauważ też, że przez to World Elite bardzo często bierze pierwszego Drake'a. I to jest pytanie, czy oni to rzeczywiście planują, że my nigdy nie swapujemy zawsze, bo my zawsze chcemy kontestować pierwszego Drake'a, czy po prostu wynika to z tego, że tak naprawdę rzeczywiście, tak jak ty mówisz, są nieprzygotowani i jakimś cudem po prostu te swapy się dzieją. Mamy oczywiście już piki i bany. Z Lulu, czyli coś, czego tak naprawdę się spodziewaliśmy. Do tego, tak, do tego chodzi Wiktor, który miałeś okazję oczywiście ze mną ten mecz komentować, gdzie Bjergsen robił prawdziwe cuda tą postacią. Z drugiej strony Team Solomid, no nie ma ochoty grać na Rek'Sai, nie ma ochoty grać na Maokai'a. No tak naprawdę Spirit uważam, że nie jest Nidale najlepszym tutaj pikiem dla niego, więc zdziwiłbym się, jakby akurat Nidale tutaj pozostała. No, też mało kajbanowany i to jest, że tak powiem, tutaj standardowe zagranie TSM-u, szczerze mówiąc. No, sami nawet first pick Organa jednak. Tak. Tutaj oczywiście ty mówisz, że Nidali raczej nie będzie banowana, natomiast wydaje mi się, że może być tu jednak właśnie częściej banowana. Musku, jak uważasz, co faktycznie tej World Elite wybierze jako pierwsze i co też tutaj skontruje Team Solomid? No to jest dobre pytanie. Midlaner Solomid właśnie znany jest ze swojej doskonałej Guy LeBlanc, która tak naprawdę nie ma za bardzo kontry właśnie w tej wczesnej fazie rozgrywki, także jest to pik bardzo dominujący i bardzo pożądany. No i oczywiście drugą opcją jest zapikowanie tutaj wcześniej chociażby junglera, także no ja skłaniałbym się właśnie w stronę być może będzie to po prostu Jarvan czwarty, także... I no tutaj tak jak mówiłem... Bezpieczny jungler. Dało się to przewidzieć, że właśnie tutaj pójdzie first pick junglera, ale szczerze jestem zaskoczony, że właśnie może nie była ta LeBlanc rozważana, no bo wiemy, że Bjergsen bardzo dobrze gra LeBlanc. Z drugiej strony też no wczoraj bardzo dobrze zagrał Zhiyan na midzie tą LeBlanc, ale tak naprawdę jeszcze ma tą Ahri w razie czego. I mnie tu ciekawi, czy może Team Solomid ma jakiś pomysł, co może się stać, jeżeli tutaj stanie potencjalnie piknięta Ahri. Tak, Jarvan to jest taka karta, którą możesz po prostu zagrać w każdej chwili. On w tej chwili nie jest najmocniejszy, ale jest wciąż całkiem... No nic nie ujawnili wielkim Tak, dokładnie, całkiem silny. Także tutaj będzie to rozważana Sivir właśnie ze strony drużyny Solomid. No tak, to właśnie też był taki element, o którym się bardzo często mówiło, że albo TSM zbanuje tą Sivir, bo tutaj oczywiście World Elite naprawdę gra skutecznie właśnie z tą postacią, albo White Turtle nią zagra. I teraz kwestia tego, czy jest to postać, bo widzieliśmy oczywiście już w amerykańskich LCS-ach Team Solomid, który grał właśnie tą postacią, ale czy jest to postać, którą sobie tutaj świetnie poradzi White Turtle? No i tutaj od razu klasy publiczności, no Bjergsen, co by nie mówić, pokazywał klasę tutaj na tej LeBlanc i ciekawe, że Sivir tak wcześniej jest piknięta. Ona nie jest za dobra na Jarvana. Tak, ale mało tego, kto jak to, ale Bjergsen naprawdę ma doskonałą mechanikę postaci, także nawet na tym Wiktorze po prostu zaskoczył wszystkich, po prostu niektórzy jeszcze nie są przyzwyczajeni do tego, że Wiktor w obecnej mecie może funkcjonować, jednak w tamtej grze akurat było zbanowanych 5 asasynów, także tutaj przechodzimy do dalszych banów, jest już... potencjalna Janna i jest I ta Aria, o której mówiliśmy, tak, że tutaj, no to by był ciekawy tutaj Cho'Gath, raczej wątpię to, że to jest prawdziwy pik, ale mówiliśmy o tym, może właśnie coś wyjątkowego. Cho'Gath w czapce Teemo. I szczerze mówiąc, może nawet taki Cho'Gath by w teorii pasował pod champion Aluki, który właśnie gra takimi dużymi kawałami mięsa. Tak, dokładnie. Ale za dużo tutaj ale skillshotów. Ale Janna jest właśnie standardowym pikiem tutaj. No i Ahri, o której tutaj też moglibyśmy wiele powiedzieć, ponieważ wczoraj oczywiście Jhin, ja tutaj Jurze, przepraszam, oczywiście
naprawdę bardzo dobrze trafiał wszystkimi czarmami. Praktycznie nie widziałem, żeby nie trafił. Dokładnie. Każdy czarm, który poleciał w midlanera G Tigers, został trafiony. No i Kuro oczywiście miał z tego powodu spore problemy, ale no teraz zobaczmy. No i tutaj przez to, że TSM tak szybko piknęło Sivir, ta Janna tutaj, że tak powiem, jest kontra na zamysł TSM-u, bo sam zamysł piknięcia Sivir sprawia, że chcesz wziąć teamkom, który będzie teamfightował często, który będzie wbiegał w ciebie na szybkim engage. No między innymi Anka też tutaj do tego się zajcza. Dlatego też ciekawe, że właśnie Jarvan jest zabrany, bo Jarvan bardzo by się tutaj przydał z tą Sivir i dlatego piknięcie Janny do disengage'u jest naprawdę dobrą decyzją. Razem z Ahri, która też jest bardzo mobilna i ciężko jest złapać Ahri, która po prostu na trzech dach może. Kolejny hard engage. Tak, o tym nie wspominaliśmy jeszcze przed samą grą, ale oczywiście Santorin tutaj też posiada naprawdę bardzo dobrą Vi. No i teraz kwestia tego, czym tutaj, no tak, Ezreal, no to było bardzo coś, logiczne, tak. Zwłaszcza versus Vi i całej tej hard. No i Sion. No dokładnie. I tutaj już Aluka pokazywał, że Sion wciska przyciski i no tak jak to, mówiłem, tutaj nie przeżyje. Aż takiej strasznej mechaniki nie ma potrzeby, żeby posiadać. No i jednak przede wszystkim Aluka wczoraj popisywał się naprawdę doskonałymi ultimate'ami od Siona. Ten Sion Train zawsze wpadał w drużynę przeciwną i robił sporo zamieszania tak naprawdę, więc myślę, że po prostu Team World Elite nie chce za bardzo tutaj też zmieniać tego, co działało na G Tigers. Ja uważam tutaj, że na razie team kompozycja tutaj World Elite jest bardzo dobra. Nie tylko chodzi o same postacie, które są wszystkie z mety i wszystkie są silne. Jeszcze tutaj ciekawy właśnie twist, może tak to nazwać, że właśnie Ezreal na AD, no oczywiście normalna AD carry, ale aż tak często nie jest pikowane, no w porównaniu do jakiegoś Gravesa, czy na przykład Korki też byłby tu bardzo dobry, ale myślę, że przede wszystkim on sobie nie dowłaczy ze względu na dużą mobilność. I razem z Janną bardzo ciężko jest złapać team comp World Elite, szczególnie, że Sion nie dość, że długo może wytrzymać, to w ostateczności może jeszcze spróbować ulti użyć do ucieczki, oczywiście co nie jest idealne. A team Solomid wzięło full tutaj engage team comp i na pewno musi walczyć o Drake. Jeżeli team Solomid wzięło Rambla, to oni muszą się zebrać na pierwszego Drake'a, ale wiemy, albo na drugiego Drake'a, ale wiemy też, że właśnie World Elite świetnie kontroluje te pierwsze Drake'y. No właśnie, team Solomid zresztą też miało problemy, jeżeli chodzi o ten półfinał, ponieważ oni ani razu nie podeszli do tego pierwszego Drake'a, o co też miałem cię spytać jeszcze w trakcie tej analizy. No i cóż, czy tym razem będzie podobnie, czy jednak ten Rumble, tak jak mówisz, wymusza tutaj jakąś agresję, czy mimo wszystko będą próbować zamieniać tutaj te wieże na Drake'i kolejne? No, jeżeli oni nie wykorzystają Rumble'a do walk na Drake'a, to po prostu nie opłaca się pikować tego Rumble'a. I to jest właśnie zasadnicze wykorzystywanie team compu, o ile może tutaj ludzie pamiętają, którzy wczoraj nas oglądali. Ja na przykład często mówiłem, że Zedem moim zdaniem jeszcze za mało się tutaj speed pushuje, ale Bierksen dobrze zagrał tym Zedem i troszeczkę speed pushuje. To tak samo właśnie Rumble musi koniecznie też tak naprawdę robić teamfighty, bo do tego służy ta postać. Zgadza się, właśnie razem z Anką jeszcze. Cloud9 bardzo często właśnie wykorzystywali split push, bardzo często takie po prostu guerrilla tactics wręcz, walczyli, uciekali, a tutaj natomiast właśnie zieje w oczy taki bardzo mocny disengage bot lane'u właśnie drużyny World Elite, jeżeli jest to linia Janna Ezreal, mają naprawdę świetny disengage, ale to nie jest idealne połączenie, jeżeli chodzi o potencjał do zabójstw, dlatego że Janna Ezreala za bardzo nie wzmacnia. Po prostu daje mu dodatkowe AD, natomiast nic ponadto, steroid tak naprawdę nie daje mu zbyt wiele, chyba że Ezreal wskoczy, dostanie tego attack speeda, wtedy rzeczywiście będzie mógł coś zrobić. Natomiast my już powoli przechodzimy do tego pierwszego spotkania. World Elite kontra TSM, no i oddajemy głos do naszych komentatorów Nero Integrate oraz Avahir. Witamy Was bardzo serdecznie. Z tej strony Avahir i komentuje razem ze mną Nero Integrate. Witamy na naszym streamie, to jest ESL. Jesteśmy w Katowicach, to jest już wielki finał Best of Five. Troszeczkę opóźnienia przez StarCrafta i Counter-Strike'a, które ale trwały bardzo czekać. Długo. Ale warto czekać. World Elite kontra TSM, to będzie świetna gra. Dokładnie, dawno, od wielu lat nie widzieliśmy, żeby drużyna koreańska, będąc w turnieju międzynarodowym, nie zakwalifikowała się do finałów. Teraz World Elite odpala wewnętrznego Gambit Gaming i kiedy tylko ich pokonali, przejęli ich moce w eliminowania drużyn koreańskich. Oczywiście pamiętamy dwa lata temu w Katowicach faworyci Azubu, Blaze, Azubu Frost, wykluczeni przez drużynę z Rosji. Teraz oni mają również szansę zaskoczyć świat. Spisywani na straty od początku, teraz w wielkim finale przeciwko TSM, ale drużyna z Ameryki ma wsparcie tej wspaniałej katowickiej publiczności. Wiele również osób za ekranami wspiera właśnie TSM. Co jest ważne, mamy tutaj Chiny w finale, więc Chiny spodziewaliśmy się na Mistrzostwa Świata już te Riotowe, że będą dominowały. Nie spodziewaliśmy się, że będzie to World Elite z 11-12 miejsca, są egzekwo w tym momencie, ale to jest wielka szansa dla Zachodu w końcu TSM. Jeśli oni wygrają ten finał, to jest szansa, że Zachód w końcu się odkuje, że w końcu wrócą do dominacji, że pokażą, że mają szansę w tych międzynarodowych starciach, kiedy zawsze przegrywali z Koreą, czy to z Chinami, czy czasem nawet, pokazuje nawet Tajwan, czy też południowo-wschodnia Azja, że potrafi tę grę zwyciężyć.
No i Katowice, ta publiczność elektryzuje Nero. Tak. Natomiast wszystko rozstrzygnie się tutaj na polach sprawiedliwości Summoner's Rift. Witamy bardzo serdecznie. Werder Elite, drużyna niebieska, TSM, drużyna czerwona. Idą wzdłuż linii. Pytanie, czy zobaczymy jakiś invade? No to jest bardzo ważne pytanie. Ta gra będzie nam teraz się otwierała przed nami przez najbliższe paręnaście minut. Może nawet i parę dziesiąt, bo te gry ostatnio zaczynają trwać coraz dłużej i dłużej. Bierksen kontra Szyję, nam idzie, już się troszeczkę obijają, więc zobaczymy, czy też się powrócą, czy to będzie właśnie sygnał dla jednej z drużyn po to, żeby wejść w dżunglę przeciwnika, żeby postawić jakąś wizję. Jurze kontra Walter, więc tutaj mamy zdecydowaną przewagę AD Carry kontra Support, no ale to są dopiero pierwsze sekundy, dopiero pierwsze akcje, raczej nie spodziewamy się tutaj First Blooda, ale zdecydowanie to będzie ważne. Kto straci więcej expa, kto straci więcej złota w tych pierwszych sekundach, będzie później miał coraz trudniej i trudniej. No i ważne również pytanie, czy zobaczymy lane swap. Werder Elite nie jest drużyna, która często stosuje rozwiązanie 2 na 1 na górnej alei. Podczas tego turnieju, nawet jeśli przeciwnicy to robili, na przykład G Tigers wczoraj, to woleli utrzymywać tą sytuację 1 na 1 na topie, wysyłając tam AD Carry. Na bocie ustawiali wtedy supporta z toplanerem. Także to jest mniej więcej szansa dla TSM, ograć ich strategicznie. O wiele częściej te manewry pojawiają się w ich lidze, są do tego lepiej przygotowani. Natomiast widać, że będziemy raczej oglądać standardowe linie. Ale nie mamy właśnie Korkiego. Korki uwielbia dostawać więcej expa, uwielbia dostawać więcej złota, bo jego bazowe obrażenia ze wszystkich skilli, które posiada, są naprawdę duże. Dlatego jeśli on wybije się do przodu z poziomem doświadczenia, to jest naprawdę świetnie dla jego drużyny. Dlatego zawsze z Korkim widzimy te lane swapy. Natomiast tutaj Ezreal inny, mamy Adekera z Triforcem, on tutaj będzie chciał zrobić golema, ale TSM już się zbliża, będzie przeszkodziło w krugach i to skończy się na małym golemku. Lastboy nie miał tutaj stana, kupił też ten niebieski supportowy itemek, a nie zielony, tak, nie Relic Shielda, więc nie będzie stakował tego pasywu aż tak szybko na tym bottom lane, ale będzie zgarniał trochę więcej złota za autoataki na przeciwnikach. Aluka, po raz kolejny ten standardowy start na Wraithach, kiedy Sionem umiera się, zgarnia się doświadczenie złoto, potem wraca bardzo szybko teleportem. No i również mógł zakupić troszeczkę więcej sustainu. Nie spodziewam się, żeby Dairus z Rumblem we wczesnym etapie gry był w stanie nałożyć wiele presji, ale wciąż oczywiście potrzebuje dużo regeneracji many ze względu na to, że Rumble tu ma tutaj przewagę, bazuje bardziej na nagrzaniu, nie ma on żadnych ograniczeń związanych z maną, także dużo sustainu na pewno się przyda Aluce. Od samego początku chcemy podkreślić, że bardzo ważni w tym spotkaniu będą junglerzy, dlatego też, jeśli zauważyliście, Sion kupił dwa wardy, nie tylko jeden. On będzie chciał być bardzo, bardzo bezpieczny na tym top lane, żeby nie oddać głupio jakichś zabójstw, jakiejś przewagi drużynie TSM od samego początku. No i również widzieliśmy, jak często kampiony był top lane, kiedy był na nim Aluka lub Dairus. To jest taki na mapie cały town. Wszyscy są skuszeni, żeby pojawić się na górnej alei. Także domyślam się, że dużo wizji tam zostanie postawionych. No ale przede wszystkim również dwóch świetnych midlanerów. Ostatnio Bjergsen, jeden na jednego, piękny first blood, z Zedem ograł tutaj Dianę w wykonaniu Shiye. Teraz jestem ciekawy, czy znowu z LeBlanc Eligerimowym champem będzie stało nie nałożyć presję. A jak widzimy, nerf na Jarvanie faktycznie troszeczkę uderzył i ten red buff jest spóźniony w stosunku do drugiego buffa Santorina. No właśnie, ale może to jest to, dlaczego Aluka boi się bardziej na to plenie przeciwnika niż Dairus, bo widzimy, że Dairus żadnego tam warda nie ma, on bez problemu z Doran Shieldem, z podkami prawdopodobnie sobie poradzi. I co też ważne, kiedy jest fokusowany Dairus na topie, zazwyczaj jego drużyna wygrywa, więc on naprawdę chce, żeby tam przychodzili do niego. No on nie stawia nawet wardów, nie daje znać przeciwnikom, że on jest ostrożny, on mówi im, dawajcie, wpadajcie we mnie, ja chcę, żeby Bjergsen się nafidował, żeby Wild Turtle miał dużo zabójstw i wtedy oni zwyciężą dla mnie grę. Natomiast widzę, że Aluka czuje się bardzo pewnie podczas laning phase. Jest raczej dosyć krytykowanym toplanerem, nigdy nie był uznawany za silną stronę Werder Elite. Tutaj w tym turnieju troszeczkę się przebudził, miał naprawdę pokaźne ultimate na Sionie, miał na Hecarimie. Teraz znowu wraca do tych megatanków. Oni nie są skomplikowani, jeśli chodzi o granie. Raczej używa prostych czempionów, ale bardzo skuteczni w teamfightach, zwłaszcza jeśli znajdzie idealny moment, żeby użyć swojej erki. Tak, to jest to. Tankowaci czempioni na topie zazwyczaj znaczą, że ci ludzie będą chcieli pochłaniać jak najwięcej obrażeń i oni nie będą uznawani jako najlepsi gracze. Oni nigdy nie dostaną MVP, ale ich robota jest naprawdę wielka. Szczególnie, że kiedy oni biorą bardzo, bardzo mięsistych top lanerów, to wtedy bottom lane może być bardziej agresywny. Mamy teraz Annie i Janę na supporcie. Tu nie ma żadnej Leony, żadnego Thresha. Oni nie potrzebują tankowatości na bocie. No i również Lastboy sięga po tą inicjację razem z Annie, razem z Santorinem jego Vi. To może być przerażenie, nawet mając takich mobilnych carry jak Harry czy Ezreal.
złapany w złym momencie, możesz ich zberstować, do tego dojdzie Equalizer od Dairusa. Naprawdę fajny team comp pod team fight i oczywiście trzeba pamiętać o synergii pomiędzy Vi i Asasynami. Oczywiście LeBlanc jest jedną z tych postaci, która mimo usunięcia Defy Graspa nadal jest w stanie go zberstować. Także jestem ciekawy, jak Santorin razem z Bjergsenem odnajdą współpracę. Teraz spotkanie junglerów. A jednak Santorin nie decyduje się na przywitanie. Właśnie w końcu, że widzimy jakieś spotkanie junglerów, bo nie widzieliśmy jeszcze żadnego ganku. W końcu gdzieś tutaj widzimy Spirita wchodzącego na midlane, ale on też nic tutaj nie zrobi. Bottom lane również szedł na ten midlane, ale prawdopodobnie Bjergsen już otrzymał informację i zauważyli, że jakby zaczynał się wycofywać, więc wiedział, co się dzieje. Nie było tam ganku, to by było 4 na 1. To byłaby bardzo dobra sytuacja dla World Elite, żeby zgarnąć first blood, ale do tego mamy Distortion na LeBlanc, do tego mamy Flasha, więc prawdopodobnie obyłoby się bez większych szkód. Teraz Yuge zestunowany na bottom lane i Last Boy razem z White Circle starają się zadać jeszcze jakieś obrażenia na Mystiku, ale rozejdzie się po kościach. Yuge, nieco niski stan zdrowia, ale wydaje mi się, że i tak będzie w stanie jeszcze przez chwilę tam zostać. Cały czas jest Exhaust dla nich dostępny, więc mogą też pokusić się o to, żeby zbejtować przeciwników. I również będziemy również patrzeć na wizję, gdyż w pierwszym meczu w fazie grupowej, jeszcze kiedy TSM jako jedyna drużyna ograła World Elite na IM Katowice, pokazali naprawdę świetną kontrolę wizji, jeśli chodzi o junglę przeciwnika. Kontrolowali Spirita, który jest uznawany za trukery, jeśli chodzi o drużynę skin. Także widzę pierwsze wardy zakupione. Jestem również ciekawy, czy pojawi się Sidestone. W przypadku Vi raczej rzadko jest budowany. Chcesz jak najszybciej zbudować trochę obrażeń, a potem wytrzymałości, gdyż wiadomo, wchodzisz bardzo głęboko w tych teamfightach. Ale z drugiej strony Sidestone daje ci dostęp do wielkiej kontroli nad wizją, no i również troszkę wytrzymałości, więc patrząc po tym, jak dużo obrażeń mają, tym bardziej, że mamy raczej top lanera z obrażeniami niż wytrzymałego, to ciekawe, czy właśnie uzupełni te braki Santorin, zbuduje Sidestone'a i będą kontynuować ten trend z pierwszego meczu, który w pewnym sensie dał im zwycięstwo. Tymczasem na top lane od samego początku możemy zaobserwować lekką przewagę Sion'a w CS-ach. To jest po trochu spowodowane tym, że on zgarnął raidy, ale po trochę też ogrywał Dairusa do tego momentu. Dairus nawet używał Equalizera, żeby sfarmić te miniony na samym końcu, żeby szybciej się wycofać, zgarnąć itemek i próbować jeszcze powalczyć, ale znowu mamy to maskę kontra Spectre Scowl, więc mamy AP, czyli agresywne statystyki, tego się spodziewamy po Ramblu, z drugiej strony tankowatość na Sionie, czyli również coś, czego się spodziewamy. O tak, Sion jest wytrzymałą bestią, zwłaszcza w late game'ie, kiedy uzyska dodatkowe punkty zdrowia ze swojego E. No i wyfarmiony jest naprawdę sporym zagrożeniem, jest ścianą nie do pokonania właściwie dla drużyny przeciwnej. Natomiast Rumble nie ma za dobrego early game'u, potrzebuje trochę punktów w swoim Flame Speeder ze swoim E, żeby mieć naprawdę poważne wymiany. Również płaska penetracja, przebicie magicznej odporności jest bardzo ważne na Rumble, także sorcerki zaraz się pojawią i dopiero wtedy Dairus będzie w stanie wytworzyć jakąkolwiek presję na topie, a do tej pory spodziewam się, że raczej Aluka będzie dosyć spokojny, póki Santorin nie odwiedzi górnej alei. Na bocie, mimo wielkiej agresji TSM wcześniej, kiedy tak dużo obrażeń zadali Yuge, jeszcze był zestunowany w tych drugich krzaczkach, czyli w krzaczkach bliżej TSM, to była dobra sytuacja dla nich, żeby wziąć dla siebie jakąś przewagę, ale wygląda na to, że to Mystic jednak wygrywa w CS-ach i to o 20 w tym momencie, to jest bardzo dużo, chociaż Sivir wróci z BF Swordem w porównaniu do Pika i raczej Mystic będzie się skupiał na tym stakowaniu Muramany, na razie łezki i dopiero później pójdzie czysto w obrażenia. Last Boy podbijany przez Yuge, ale nie ma tutaj follow-upu. Spirit był troszeczkę za daleko, Ahri nie chciała jeszcze używać swojego ultimate'a od razu, a Mystic tak jakby nie dostał kola od swojego supporta, że bijemy się z przeciwnikami. Yuge troszeczkę dłużej tutaj został, faktycznie chciał zapanować nad wizją. Widzimy dwa naprawdę solidne totemy wizji i tutaj Santorin odgrodzony. Możliwe, że to będzie kolejny blue buff dla World Spirit, ale teleport. Na dwoje teleporty. Więc lecimy, będzie tutaj jakaś akcja. Nie, teleporty są anulowane, wracamy, wszystko jest porówno. Smok może być tutaj jakimś targetem, skoro wiemy, że obaj top lanerzy nie mają teleporta, to drużyna, która wywalczy sobie lepszą pozycję, może się o to pokusić. Mają dużo informacji w tym momencie, obie drużyny mają dosyć dużo. Ezreal styluje Blue swoim bananem i Mystic już z blue buffem na bottom lane i teraz, tak jak mówiłem, będzie BF Sword kontra Pickaxe. Okej, Sivir trochę więcej obrażeń, ale Mystic z blue buffem będzie mógł szybciej stakować tę łezkę, więc teraz wygląda na to, że Mystic jednak znowu przewaga na bocie i coraz więcej przewagi w CS. Już jest 25, niedługo będzie 30 i Wild Turtle musi się postarać o jakąś akcję z Last Boyem, żeby tam nie spadli za bardzo do tyłu. Santori na bocie, Maes Olden Battery, również Flash Tibers, to może być pierwsza grę. Olden Battery i Yuge, jeszcze z Tibers. Mamy first blood dla TSM, to będzie pierwsze zabójstwo dla nich. I smog. I tak jak mówiłem, to będzie smog, bo mają pewność, że top lanerzy tutaj nie przyjdą. Więc Mystic musiał się nieco wycofać, nie ma już swojego ultimate'a, nie ma Trush od Barrage,
więc ten smog prawdopodobnie zostanie zgarnięty przez TSM. Dodatkowo użyli T-Bersa w tej walce, więc jeszcze więcej predyspozycji do tego, żeby tego smoka zgarnąć. Tak, jest w stanie wytrzymać wszystkie uderzenia, również dokłada troszeczkę swoich obrażeń i TSM z early-game'ową przewagą i zobaczymy, czy są w stanie kontynuować tą ofensywę. Już naprawdę pierwszy gang i od razu sukcesem. Pięknie. No i Mystic zabiera się za golemy. Jak nie może siedzieć na linii, bo boi się kolejnego ganku, nie ma jego supporta, zabiera się za golemy. Cały czas stakuje Mystic shoty, cały czas stakuje łezkę, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej, bo AD Carry drużyny niebieskiej na ten moment wygląda prześwietnie, więc zobaczymy, czy on będzie w stanie zagwarantować swojej drużynie może drogę do zwycięstwa. Na topie cały czas lekka przewaga Sionashi, teraz złapany przez Bjergsena Federal Chains. Skokuje tutaj jednak Spirit i mamy kataklizm, ale Bjergsen wyplaszowuje z tego jeszcze jeden Distortion i umiera. Mamy jeden do jednego, wyrównana walka, w złocie jest po tyle samo, ale jeden skok przewagi dla TSM, o tym trzeba pamiętać. No i zobaczymy, czy będą pushować tutaj mida, nie wydaje mi się, oczywiście ma dodatkowy atak speed ze sztandaru, aczkolwiek z drugiej strony nie mają kanona i Santorin tutaj nie zamierza podejść, ale wsparcie Janet to będzie również wieża i Werd Elite solidną odpowiedzią po agresji TSM. Tak, zdecydowanie, więc smog zabierze jeden kill za jednego killa. Cały czas bardzo wyrównana sytuacja i taki finał chcieliśmy mieć. To jest mecz godny finału. Zobaczymy, może to się skończy jakimś wynikiem 3-2. To by dopiero było świetne. I właśnie też o to chodzi. To nie jest pasywne farmienie do late game'u. To nie są jakieś postacie, które czekają na 40-50 minutę. To są postacie, które mają naprawdę dobry laning phase. Dużo lubią się podziękować i dwa team kompy pod team fighty, więc tych walk zobaczymy jeszcze dużo w tym finale. Spirit biegnie na topa, Dairus gdzieś tam go prawdopodobnie zauważył, a to on zaengage'ował walkę na Aluce, więc musi uważać. Na pewno zdąży się wycofać, ale to może być nawet dive. Skakuje Spirit, nie miał tym razem kataklizmu jeszcze na cooldownie, ale mamy tutaj equalizer od Dairusa. Stara się wywrzeć presję, jakby tu był jungler, jakby tu był Santorin, ale przeciwnicy tak naprawdę nie wiedzą, nie mają wizji. To jest Pink Ward Strike Rushu i zadał ogromną ilość obrażeń, tak jak mówisz Spiritowi, więc świetnie. Spirit to też nie miał many, więc nie miał jak stamtąd uciekać. No i Lazway przyspieszony, również jest Santorin. Nie mogą engage'ować pod wieżą, niestety nie mają jeszcze tyle wytrzymałości, żeby się o to pokusić. No ale właśnie, nie było flasha, był jednak Tibers, był stun. Santorin gdzieś tam wjeżdżał od boku, ale niestety też nie zdecydowali się na ten engage. Tak jak mówię, to było zbyt niebezpieczne, szczególnie z Janą. Jeśli ona by ich odrzuciła, jedna osoba zostałaby gdzieś tam z przodu, zostałaby zniukowana, to byłby kolejny frag, kolejne zabójstwo dla Werd Elite. No i patrzę w kierunku buildu Mystica, gdyż buduje jednocześnie i Muramane, i Trinity Force. I normalnie bym powiedział, że zbudował Shina dla większej ilości obrażeń i dla zwiększenia swojego poziomu many. Natomiast zrobił również Rubik Krystala, co sugeruje Fage. Jestem ciekawy, czy najpierw buduje Trinity Force, czy Mana Moonę. Gdyż oczywiście Mana Moonę, jeśli budujesz pierwsze, chcesz ją szybciej nastakować, więc masz lepszy Power Spike troszeczkę później. Trinity Force, jeśli draszujesz, możesz wcześniej zareagować i przejść do ofensywy. W zależności, czy chcą walczyć o kolejnego smoka. To jest pytanie dla Werd Elite. Myślę, że skoro zgarnął Blue Buffa, to Mana Moon byłoby bardzo fajnym wyjściem w tym wypadku akurat. Ale Trinity Force również dobry item. Jak wiemy, na Ezreala budujemy zawsze Trinity Force i Mana Moon, przynajmniej w tym turnieju. No i Mystic broni samodzielnie tutaj w dolnej alei, UJ się pojawia, ale top lane znowu dive'owany. No, Dairus teraz zestunowany jeszcze przez Alukę, na pewno tutaj umrze. Czy Shie zgarnie dla siebie asystę, to tak on zgarnie jest. Zabójstwo, mamy 2-0 Ari. Shie po raz kolejny na hard carry, to może być niebezpieczne dla TSM, a na bocie tym razem zdecydowali się na engage i tak jak mówiłem, coś im nie poszło, coś im nie wyszło, przynajmniej nie oddali zabójstwa przeciwnikom, mogą spuszować wieżę, więc niby okej, ale z drugiej strony Ari już z dwoma fragami może być niebezpieczna, chociaż to zostawia Bjergsena farmą na midlane'ie. Chciałbym zobaczyć, co się wydarzyło na pozie, gdyż widzimy mnóstwo spalonych ultimate'ów, summonerów, widzimy Flash, Assault and Battery ze strony Santorina, Tibers poszedł od Lasboya i przede wszystkim dwa summonery od Mystica, Exhaust i Monsum od Janne, także bardzo agresywna tutaj było zagranie ze strony TSM. Mam nadzieję, że zobaczymy powtórkę. No, zdecydowanie. Chcemy zobaczyć powtórki, chcemy zobaczyć każdą akcję, która nam się tutaj rozegra w tym finale. Jeśli coś nam przepadnie, to będziemy bardzo, bardzo z tego niezadowoleni, bo to jest finał Mistrzostw Świata ESL. To musi być zapięte na ostatni guzik. No i również zbudowany tutaj Liandry Stormen ze strony Dairusa, czyli maska. No i przede wszystkim jest to skupienie się na equalizerze. Bardzo wzmacnia twoje obrażenia, jeśli zraszujesz ten przedmiot. Także jestem ciekawy, czy faktycznie te ultimate'y ze strony Dairusa będą pierwszoklasowe. No i będzie w stanie wygrywać team fighty. Przy smoku, smok wraca lat 90 sekund, tak jak powiedział Veggie. Po co pikujesz Rambla, żeby walczyć? Przede wszystkim na smoku. Więc domyślam się, że TSM zaraz zniszczy wizję, którą zostawiło do tej pory Werd Elite. No i stawiam się do walki.
Jednak mamy to Manom imponowane przez Ezreala jako pierwszy itemek, czyli ten blue buff na pewno bardzo pomógł. Teraz jeszcze Manom, prawdopodobnie to będzie Mura Mana już za niewiele czasu naprawdę, bo te Mystic Shoty cały czas spamuje, gdzieś tam te ultimate jeszcze lecą. Czy to będzie kolejny blue buff dla niego, bo wygląda na to, że World Elite ma timer i czy oddadzą to swojemu AD Carry, czy jednak midlanerowi. Jednak Shiye to zgarnie, więc to jest ciekawe, bo Shiye mógł, mógł podejść po swój blue buff, a z drugiej strony AD Carry mógł wziąć sobie ten. Pytanie tylko, jaka będzie odpowiedź TSM, bo jeśli oni też tam wpadną, to może nie chcieli niepotrzebnego teamfightu i to będzie dobra decyzja. Santorin chciał zrobić krawa, odpuszcza. Musi zastanowić się, gdzie się podziać na tej mapie. Gdyż dużo pingów niebieskich w okolicy bota, więc Dagrus może tam też być zdajwowany. Już ma 0-1. Nie ma flasza, tak jak podpowiadasz, ale już się wycofuje. On o tym wie. Chociaż nie ma tutaj czerwonej wizji w ogóle w okolicy rzeczki, dlatego bardzo dobrze to przewidział, bardzo dobrze to przemyślał. Prawdopodobnie też kole ze strony jego drużyny mu pomogły. No i jak widzimy, TSM woli po prostu wymianę wieży za smoka, przynajmniej z drugiej strony. Jeśli teraz od razu by poszli w dół rzeki, może by zdążyli na czas, nie wydaje mi się. Musiałby do tego White Turtle użyć swojego The Hunt, a nie chce marnować tylko w ten sposób ultimate'a. Prawdopodobnie spróbują przetuszować mida, aczkolwiek to jest 1-1 w smokach. Może być steal, może być 1-1 w smokach, tak jak mówisz, jednak Santorin podszedł, ale nie wystarczająco blisko. Chciał tylko sprawdzić, czy przeciwnicy już zrobili tego smoka. Rozpędza się Aluka. No właśnie, mamy tutaj ultimate od Sion, ale jednak omija przeciwników i mamy po pierwsze distortion od Bjergsena, po drugie... Flash od Tornado został w tym momencie powstrzymany, nazwój zatrzymany w gadaniśmie. Spirit zmiażdżony! No i mamy wielki teamfight dla TSM, wskakuje tutaj jeszcze Dairus, on ma cały czas Equalizer, może kompletnie rozsiąść drużynę World Elite. Więc dobry teamfight dla TSM, 1-1 to nadal dobry trade, szczególnie, że umarł ich tylko support, chociaż flash też spalony na Eni. Ale mimo wszystko trzeba pochwalić tutaj Yuge za jego tornado, powstrzymał tutaj inicjację od Lasboja, splaszował się prosto w huragan i nie mógł rzucić oczywiście Tibersa. No i to w jakiś sposób uratowało skórę World Elite, która była zgrupowana w tej sytuacji. No i również świetny atak, tutaj Spirit zamyka przeciwnika. 1-1, mogło być gorzej, mogło być lepiej, bez większego znaczenia. To więc przepiękne wyczucie czasu, ale jednak spodziewaliśmy się, że to Aluka zaengage'uje ten teamfight, ale mieliśmy distortion, mieliśmy spell shield i on kompletnie nic nie mógł zrobić. Zaatakował miniony, okej, troszeczkę pieniążków sobie zgarnął, ale zdecydowanie tak jak mówisz, Yuge, to jemu oddajemy wszystko z tego teamfightu. To on go zainicjował bardzo ładnie, pozwolił drużynie World Elite nie stracić w nim tak wiele, jak powinni z tym Tibersem. No i również middle lane. Dwa przedmioty już skończone kontra jeden. Oczywiście sorcerki kontra zwykłe buty prędkości, ale spodziewam się, że teraz coś dokupi Bjergsen. Tak, jest Blasting Wand. Pytanie, czy to będzie również Abyssal Scepter. Ari ma w tym momencie bardzo dużo Magic Resistu, więc jest odporna na obrażenia z trzech źródeł od TSM. Zarówno od Dairusa, jak i Bjergsena, jak i Lasboja. I to będzie Shiye, który może pójść naprawdę głęboko, zwłaszcza jeśli do tego dołączyłby Zonie. Nie masz aż tak dużej ilości obrażeń, jakbyś poszedł Void Staffa i Rabadona, ale jesteś wytrzymały i pozwala ci to zagrać troszeczkę dłużej w tym teamfajcie. No i to pozwoli na trafienie więcej niż jednego czarma. Tak, i to jest połączenie i Magic Resista, i Armora, więc na pewno bardzo długo będzie mógł tam wytrzymać. Nieważne, czy będzie go atakował Bjergsen, Dairus, czy będzie to Santorin i Wild Turtle. Chociaż widzimy cały czas Wild Turtle nieco do tyłu na bottom lane, chociaż po tych fragach, które zgarnął, po tych killach, które ma, już jest to Infinity Edge, już jest deal, więc ta Sivir staje się bardziej uformowana. Mamy ten atak, mamy damage, mamy kryty raz na jakiś czas, więc to będzie naprawdę porządne, przynajmniej w najbliższych teamfightach. Ciężko będzie spuszować przeciwko Wave Clearowi, jaki ma Ari. Oczywiście Janna świetna, jeśli chodzi o obronę struktur. Lasboy tak. Może pójść zbyt głęboko. Lasboy jest złapany przez Spirita. Shiye tutaj skakuje, ale niestety nie trafia swoich skillshotów, ale jednak to Shiye zgarnia Killing Spree na Eni. Spirit stara się uciekać, nie ma tam jednak flagi. Używa tylko Q i Santorin, również umrze, ale nie przed tym, jak zabija junglera drużyny przeciwnej, więc mamy przynajmniej jedno zabójstwo na TSM, ale muszą się wycofywać. Nie mają tutaj szans w tym teamfightie, tylko 3-4 i mamy push na midlane ze strony drużyny niebieskiej. Zobaczymy, czy World Elite to zrobią, czy jednak TSM zdecyduje się bronić. To jest naprawdę dobra pozycja od World Elite. Nie mają oczywiście Trinity Force na Ezrealu, ale tutaj Aluka będzie odgradzał TSM. Jeśli dobrze to rozegra drużyna skin, może wzbogacić swoją gotówkę o kolejny 1500. I on nie zostanie ruszony przez Bjergsena. Ma Banshee's Veil i ma Mercury Stress, więc nie do ruszenia przez AP Carry w tym momencie, więc ten turret prawdopodobnie padnie, chociaż mamy już tutaj Lasboja i on będzie bronił. Mamy Dairusa z Flamespeederem, więc dadzą radę wybronić tę środkową wieżyczkę na środkowej alei. Brawo TSM! No i widzimy, po 20 minutach dużo emocji tutaj na Summoner's Rift. Także obie drużyny chcą wypracować jak pod każdym aspektem jakąś przewagę.
Tym bardziej, że obie gdzieś kompozycje szukają tego mid-game'u. Mam wrażenie, że lepiej z czasem będzie się czuł TSM, mając White Turtla. To jest lepsza AD carry niż Ezreal, jeśli chodzi o późniejsze etapy gry. Również Vi jest jednym z lepszych junglerów w late game'ie. Do tego świetne combo obszarowe. Dairus oraz Lazbuelet. Walka to na się unstoppable onslaught. No. No tak. Wykoleił nam się pociąg w tym momencie. Prosto w ścianę wbiega Aluka. I miał parę fajnych ultimate'ów, aczkolwiek to nie jest póki co jego mecz na Sionie. Zdecydowanie. Aluka jest znany właśnie z tego Siona, przynajmniej na tym turnieju, dlatego na pewno czekamy na jakieś lepsze ultimate i lepsze akcje i wiemy, że możemy się tego spodziewać, że coś takiego w pewnym momencie nastąpi i wtedy TSM musi się bać. Póki co dwa ultimate'y nie wyszły, ale trzeci może wyjść i wtedy TSM będzie w potrzasku. Bardzo ładnie też World Elite starało się zrobić pułapkę tam w tym krzaczku blisko środkowej alei, ale niestety był tam Ward, więc zmarnowane dwie sytuacje w bardzo krótkim odcinku. W tempie czasowym poleciał jeszcze Trushot Barrage na top lane, żeby wyczyścić miniony, żeby zastopować troszeczkę Wild Turtla, więc mamy trochę oddechu dla World Elite, mimo że im nie wyszło na bocie. A to powinno być ukarane, więc bardzo ładnie. 4-0-1 i szuka tego pojedynku z White Turtlem. Nawet cała drużyna tutaj dołącza do niego. Aczkolwiek rozsądnie zachowuje się AD carry TSM, żeby wycofać się do bazy. Zobaczymy, czy skończy Static Shift, Phantom Dancer. Nie, są to berserki. Powoli. Obaj strzelcy uzbrajają się, aczkolwiek czekamy na Power Spike z Trinity Force'em w wykonaniu Mystika i wtedy dopiero World Elite będzie miało poważne powody, żeby zaczynać walki. 4-0-1 Ari w tym momencie, to jest ogromna siła. Jeszcze zdążył nadrobić CS-y z Bjergsenem, więc to jest niewyobrażalnie dobre przedstawienie ze strony Shie. On zawsze łapie przeciwników, mimo że w poprzednim teamfightie nie trafił w Last Boya z koli w skillshotów, to i tak zgarnął to zabójstwo i tak pokazał, że jego drużyna jest w stanie go wspomóc wystarczająco dobrze, żeby on nadal miał dobrą sytuację do walki. Za 20 sekund pojawi się smog i wtedy zobaczymy, kto wygra. World Elite ma na niego timer, bo to oni zgarnęli poprzedniego. TSM może mieć troszeczkę gorzej, ale wydaje mi się, że również wiedzą, kiedy się tam pojawić. Myślę, Dairus że z tym nie ma problemu. Dairus ma teleport, także może puszczać do topa. A Luka musi tutaj się pojawić. Widzimy również Distortion dokupiony na mobilitkach od Lazboya, co sugeruje, że będzie chciał inicjować teraz Shie. Biega do przodu, nietrafione jednak screenshoty. Nietypowe dla midlanera z drużyny World Elite, ale w tym momencie ultimate spalony, a Smog właśnie wrócił do swojego leża. Pytanie, czy po prostu nie będą chcieli mida za Smoka? O, Lazboy z wielkim engage'em, Spirit łapany, ale jednak nie zostanie zabity i mamy jedno zabójstwo dla TSM. Póki co powinni tam zabić Spirita, ale zabili za to Mystika. Jest jeszcze Spirit Batwy, nie ma teraz Smite'a dla World Elite. Jeśli to będzie Smoka, jest też Baron. To może być wielka akcja. Aluka jeszcze złapany, tak jak mówiłem, za dużo obrażeń nie oberwie, ale i tak umrze. Wild Turtle zgarnia to zabójstwo, więc mieliśmy 4-0-1 Ari, a teraz z drugiej strony jest 4-0-1 Sivir i mamy wyrównaną grę. Jednak Smok, jednak nie Baron, nie będzie ryzyka podejmowanego ze strony TSM. Bardzo dobrze. Pięknie zagrany teamfight. Tu przed walką powiedziałem, że Lazboy dogubił Distortion, a więc skraca czas swojego cooldownu na flashu. Oczywiście jest również w specjalizacjach taki punkt, w którym to również obniża cooldown i w ten sposób, jeśli będziesz trafiał Tibercy w taki sposób, Lazboy, to TSM ma naprawdę solidne podstawy, żeby wygrać ten mecz. Santorin zgarnia tego kraba. Przeszkadza mu tutaj Yuji w cofaniu i zobaczymy, czy nie zdąży tutaj zamknąć pułapki Shie. No, Santorin złapany i jednak ucieknie, czy nie? Shie, czy trafi w końcu swoje screenshoty? Tak, tak! Jest! Mamy charm, Santorin umiera, więc mamy junglera za junglera, ale to za późno. Teraz już World Elite nie może nic zrobić. Nie ma smoka na Barona, za krótki czas, bo jeszcze 4 osoby żyją w TSM, a nie tak jak wcześniej 2 dla World Elite. No i pokazuje nam się o, złoto. W końcu. No i na midlane duża przewaga. Remis na AD carry. Blisko, natomiast faktycznie to jest rzadka rzecz. Jak Bjergsen już gra, to zawsze w jakiś magiczny sposób znajdzie okazję, żeby wypracować sobie przewagę nad midlanerem. Czy to będą zabójstwa, czy creepscore, czy po prostu sama presja przez roamy. Bjergsen rzadko kiedy przegrywa mida, jednak taką sytuację mamy w tym meczu. Mamy Santorina również z wielką przewagą w dżungli nad Spiritem i wspominaliśmy przed grą między sobą, że Jarvan jest teraz troszkę gorszy i być może w pikach to jest bait na Jarvana, żeby Spirit właśnie tego czepiora sobie wzięła. Santorin wie doskonale, jak sobie z nim poradzić. No i wizja, co ciekawe. Myślałem, że TSM powtórzy maner z pierwszego meczu i będzie stawiał głęboką wizję. Natomiast World Elite to oni kreują kolejne totemy wizji, instalują
przybawa przeciwników w ich dżungli. I właściwie pod tym względem kontrolują manewry TSM-u. Teraz oczywiście przydatne będą te cztery sweeping lensy, które obkupił się TSM. No i muszą odzyskać kontrolę nad wizją swojej dżungli, inaczej mogą być włapania. Pamiętajmy, Charm jest jednym z lepszych crowd control w całej grze. Więc mamy jeszcze armor teraz stakowany przez top lane. Aluka, niesamowity item build. Miał już Banshee's Veil i Mercury Tracy, kiedy potrzebował to na Bjergsena. Teraz, kiedy już wie, że Bjergsena może zatrzymać razem z Dairusem, to buduje dla siebie armor, armor, armor. Mamy już... Mamy Voidstaff, zmieniając na chwilę temat Bjergsena. Dobrze, proszę bardzo. Natomiast dlaczego nie Rabadon? Rabadon oczywiście wzmacnia, daje ci więcej ability power, więc dobry wave kill daje ogólnie. Natomiast White Turtle, Sivir, nie wiem czy istnieje lepszy attacker, który jest w stanie łatwiej przepuszczać linię, więc uzupełnia tutaj braki i pozwala na wybranie Voidstaffa, a Voidstaff daje ci olbrzymi burst w jednego czempiona, więc szukają tego połączenia. Vi, LeBlanc, muszą znaleźć Mystica, muszą znaleźć Shiye, zanim on zbuduje Zonię, a już od dłuższego czasu Larvitz jest zbudowany. Jestem ciekawy, czy to będzie Rabadon, czy właśnie nieco bardziej defensywnie ze strony midlanera. No właśnie, spodziewaliśmy się tej Zonie Sourglass, tak jak wcześniej mówiliśmy, że defensywnie trochę do tego podejdzie i że nie będzie miał tyle obrażeń, co z Voidstaffem i Rabadonem, tak jak mówiłeś, ale to może jeszcze pójść w dwie strony. Zobaczymy w końcu, bo mamy Abyssala i mamy też Kielich, więc bardzo dużo Magic Resistu, ale jednak z drugiej strony ten armor całkowicie zaniedbany przez Shiye. Dodatkowo Mercury Tracy, bardzo dużo tego typu butów mamy po stronie niebieskiej, bo aż trzy jungler, top laner i mid laner zakupili właśnie te butki, więc to jest bardzo ciekawe. Będą starali się zanegować te inicjacje ze strony Last Boya. Bo właściwie to jest jedyny CC, który może skrócić, pomijam takie małe rzeczy jak slow od Equalizera. Natomiast bardziej właśnie chodzi o skrócenie czasu stuna, który sięga 1,75 bodajże, gdy tylko Annie będzie miała level 11. I oczywiście ten poziom już osiągnął tutaj Last Boy. Więc każdy T-Bers będzie jeszcze większym zagrożeniem dla drużyny chińskiej. A póki co nie udawały im się teamfighty, to oni wolą odzyskać kontrolę nad meczem, to oni chcieliby inicjować to, a Lukasz szukał swoich Unstable Onslaught, lecz to po prostu nie wychodziło i TSM pod tym względem pokazał lepszą klasę. O, Dairus kontra Aluka tutaj może się wydarzyć, ale to, co chciałem wspomnieć. Tak, mamy Last Boya z T-Bersami, który jest ogromną rzeczą w drużynie TSM, która ogromnie im pomaga, a z drugiej strony jest Aluka. Jedyna różnica jest taka, że Aluka jeszcze nie trafił swojego ultimate'a. Cały czas chwalimy Last Boya. Świetny T-Bers, świetny stun, świetnie zagwarantował swojej drużynie zabójstwo, ale kiedy Aluka też w końcu trafi swój ultimate, to może być to samo ze strony World Elite. Po prostu czekamy tylko na ten moment, dlatego też TSM nie może być zbyt pewne, bo jeszcze nie widzieli, na co stać World Elite tak naprawdę. Ping, ping, wszędzie pingi, więc wojna o wizję tutaj rozstawiona, nawet dwa ze strony World Elite, troszeczkę za daleko od Baron Pita został ustawiony poprzedni, żeby wyczyścić ten zielony od TSM. Próbują tutaj zbajtować, to widać. Sion jest bardzo dobry, jeśli chodzi o ganki na linii, jak i również rozpoczynanie teamfightów w otwartych przestrzeniach, więc szukają tego pola do walki, podczas gdy z Equalizerem leci Unstoppable Onslaught. Czy w końcu kogoś trafi? Nie trafia Walterta po raz kolejny, ale ma bardzo dużą wytrzymałość, dlatego Aluka i tak sobie poradzi. No, wow, świetny ultimate ze strony Ezreala. Mystic zadał dosyć dużo tych obrażeń. Last Boy prawie 1/4 swoich HP stracił, dlatego on też może się trochę wahać przy tym Flash Tibersie. No. I widzimy trochę chaosu, gdyż obie drużyny jakby chciały i jednocześnie nie chciały walczyć, idą takie podchody, drażnią się troszeczkę na środkowie alei, natomiast nie ma już tej długiej inicjacji World Elite ze swoim Sionem. O, Dairus, chyba że będzie kataklizm z linii przez Mystica, więc teraz mamy 5/4 ze strony World Elite. Skakuje Spirit i kataklizm prawdopodobnie poleci Last Boya, ale gdzie jest ten kataklizm w końcu? Mamy zabójstwo dla Spirita, pada. Teraz jeszcze Walter, to na pewno Shiye go zabije. Shutdown! 4-0-1 jest shutdown dla Shiye. On ma już niebywałą ilość złota w swoich kieszeniach i ta Ahri będzie nie do zatrzymania, szczególnie, że Sion będzie wsiąkał każde obrażenia, jakie będą w Shiye po prostu leciały, więc no świetnie na to się przygotowało World League. Wypchnęli Mystikiem jedną z postaci TSM z teamfightu. Nie było Dairusa, nie było kompletnie niczego, co pozwoliłoby im disengage'ować, czyli nie było tego Equalizera rzuconego w dobry sposób. I Wild Turtle i Last Boy tracą swoje życie. Mamy Barona ze strony World Elite. Czy to powraca koszmar Chin? Nie. Nie zbliża się nawet TSM do tego. To będzie łatwy Baron dla World Elite. Ja przypomnę o tym koszmarze Chin. Zawsze w Chinach
kontrolowano gry na Baronie. Nieważne, czy się wygrywali 20-0, czy było 20-20, wygrany teamfight, idziemy na Barona, przegrywamy grę. Czasami tak się działo, czasami wygrywali, ale te kole były często zbyt pochopne. Widać, że Chiny nieco się nauczyły, ale to może być też ten dodatek koreańskich graczy, bo to już nie tylko Chiny, to też połowa, można powiedzieć, Korei. No i cóż, wymiana Smog za Baron, no to jest dopiero drugi Dragon Slayer dla TSM, także raczej na starczą wychodzi World Elite. Natomiast pytanie, jak wykorzystają to wzmocnienie, czy przegrupują się na jakiś push? Zwłaszcza, że mamy już Trinity Force od dłuższego czasu na Mystiku, również dokupił do tego Last Whispera, Uramana już od dłuższego czasu nastakowany. To jest moment, w którym Ezreal jest bardzo, bardzo silny. Mają również świetny połóg z Ari i Ezrealem. Mają dodatkowy atak speed od Jarvana, mają AD od Chany i to jest teamkom, który może zrobić dobry użytek z Baron Buffa. Jednak muszą się zgrupować, nie mogą pozwolić na to, żeby TSM robił to dalej, co w tym momencie, czyli odpuszczowywał tę linię, przedłużając sobie grę, co jest oczywiście przemawia na ich korzyść. Żyje cały czas nietknięty. Walter w końcu musiał ugiąć swoje kolano. Bjergsen również raz umarł, a żyje cały czas nietknięty. My mamy podkreślone na naszej kartce dwa piki, Ari i Diana. Zdecydował się na Ari w tej grze i widać, że to działa na jego korzyść. Ta Ari lub Diana powinny zostać odebrane, żeby Shie miał chociaż trochę presji na sobie. A tutaj Shie, piękna gra, Spirit go troszeczkę wspomagał, nawet niewiele, nie aż tak bardzo dużo. A on gdzieś tam znalazł jedno zabójstwo, pierwsze dla swojej drużyny, potem drugie, trzecie i nagle ma 6-0-2. I będą miażdżyli teraz Dairusa, chociaż Spirit sam wpada. Jest Shie w końcu ze swoim Spirit Rushem, ale to było troszeczkę za późno. Spirit troszeczkę za wcześnie wskoczył ze swoim ultimate'em lub za późno podążyła za nim drużyna World Elite. No i widzimy, owszem, była inicjacja, aczkolwiek nadal nie mogą dorwać się do wieżyczek, póki co TSM bardzo zgrabnie przedłuża grę. No i cóż, widzimy Rabano tutaj zbudowany przez Shie, więc chce jednak troszeczkę zagrać ofensywnie, ale dziwisz mu się, Nero? 6-0-2 to jest wielka Ari, tym bardziej, że zakupił Merkurki, także nie traci całkowicie rozumu. Cały czas pamięta, jak będzie prawdopodobnie, że będzie fokusowany, także skróci czas Tibersa, gdyby ten powstał. Aczkolwiek nadal połowa Baron Buffa już zniknęła, właśnie 3/4, żadnej korzyści osiągniętej. No, zdecydowanie, teraz World Elite kieruje się całą drużyną w stronę bottom lane'u, ale tam już czeka na nich TSM. Dairus ma swój teleport, może tutaj wskoczyć z equalizerem, ale biegnie na piechotę i to może być wielki błąd, bo ten turret już połowę swoich punktów zdrowia stracił, jeszcze trafiony Wild Turtle minionem od Sajona, spowolniony, to może być ingate, jest Aluka ze swoim unstoppable onslaught, Wild Turtle nie użył swojego spell shieldu i umrze. Mystic zgarnia to zabójstwo, kolejne fragi dla World Elite i to jest chaos. Teraz Aluka wbiega głęboko w bazę przeciwników, a Dairus, który tak był spóźniony na teamfight, umiera jako ostatni. To może być nawet gra, Nero. Bjergsen skakuje, to może być nawet gra. Turret od inhibitoru na 100% padnie na 100% inhibitor, zobaczymy. 20 sekund na Eni, 25 na 30 Dairus. 30 Dairus, to może być niebezpieczne. Santori nie ma AOE Wave Clearu, żeby sobie łatwo z tym poradzić. Jeszcze nie ma mimiku na Bjergsenie, niedługo będzie, więc to Distortion wykliruje miniony. Nie ma tych super minionów, gdyby te super miniony od razu się tam pojawiały, to World Elite mogłoby powalczyć, ale teraz odpuszczą i bardzo dobrze. Świetny teamfight z ich strony, nie potrzebują nic więcej tak naprawdę. W tym momencie mogą sobie poczekać na kolejnego Barona i kolejny taki push. Przede wszystkim zbyt się tutaj pośpieszyłem z wydawaniem wyroku na TSM, gdyż brakowało po prostu, tak jak wspomniałeś, minionów. Nawet nie super jakikolwiek, który byliby w stanie przytrzymać wieżyczki od Nexusa. Również inne linie, które cały czas TSM odpuszczowywało, nie zbliżyły się w ich kierunku ze strony World Elite i nie mogli kontynuować niczego ze swojego puszu. Natomiast Inhibitor to jest twój cel, kiedy bierzesz Barona. Misja wykonana. Teraz World Elite zbudowało jeszcze większą przewagę, mają presję na bocie. Bot jest daleko od Barona odsunięty, więc TSM będzie bardzo rozdzielone na swojej mapie i teraz mogą się zgrupować i jestem niemal pewien, że udadzą się na górną aleję. Cały czas było to bardzo wyrównane. Było 4-3 dla World Elite w turetach, było 2-1 dla World Elite w smokach, było 8-7 dla World Elite w zabójstwach, czyli o jeden różnicy to nie jest jeszcze aż taka katastrofa, ale nagle wygrany teamfight przez World Elite, zgarnęli Barona wcześniej, teraz jeszcze zgarnęli dwa turety, no i mamy złoto pokazane na naszych ekranach, aż 3000 różnicy pomiędzy midlanerami. Olbrzymia przewaga ze strony Shie. Wielki item, więc to naprawdę musi boleć. To jest ten Rabadon, który on się zdecydował kupić. On tak naprawdę może teraz tą zonę za darmo sobie wziąć, bo ma taką przewagę nad Bjergsenem. No i czy TSM da się tutaj złapać, gdyż World Elite skreowało jakąś wizję
Jest unstoppable onslaught. Mogą próbować coś tutaj robić i tak się właśnie dzieje. Leci tutaj Sion. Pytanie, czy kogoś trafi. Nie. Tym razem znowu zatrzymany. Nie, tak naprawdę nie widzieliśmy. Prawdopodobnie anulował to. Zobaczył, tak, że jego drużyna nie jest obok, że to byłoby bardzo ryzykowne. Wiemy, jak bardzo trudno zbudować przewagę, ale sterować jest mega łatwo, oczywiście, więc bardzo ostrożnie tutaj podchodzą. I drużyny z Chin świetnie to wiedzą, dlatego teraz poprawili swoje błędy, zatrudnili analityków, którzy im to wytłumaczyli w odpowiedni sposób i teraz już chińskie drużyny wiedzą, jak nie trollować gier. A z drugiej strony TSM bardzo będzie się starało tutaj obronić ten inhibitorowy turret. Skakuje tutaj jeszcze z Monsunem Yuge, więc odpowiada swojej drużynie pomocą, ale mamy shutdown, w końcu się jest wtedy. To może być teamfight dla TSM, Mystic jest złapany, jest Skrime Orbem odkryty. Spirit skakuje tutaj z Kataklizmem, ale też musi przypłacić to swoim życiem. I Aluka w końcu padnie, ten bardzo tankowaty Aluka. I mamy TSM wracających do tej gry. Pytanie tylko, czy wrócą w turetach, czy wrócą w obiektywach. Oczywiście jeden teamfight może być, ale to nadal jest 6-5 tysięcy różnicy w złocie. Przynajmniej w końcu Shie padł. To jest dla nich najważniejsze. Nie ma Shie na mapie, mogą robić cokolwiek chcą. To jest ich pierwszorzędny fokus. Zabijamy apekery drużyny przeciwnej. Potem Satori się wycofał, a reszta drużyny już nie miała czego się bać. Equalizer na 3 osoby i w tym momencie bardzo rozdzieliło się World Elite. Assault and Battery na Shie, to go zabiło po prostu. Santorin własnoręcznie pokonał midlanera drużyny przeciwnej. I to jest ta przewaga junglera TSM nad junglerem drużyny World Elite. Tutaj Kataklizm zaraz się pojawia, ale zobacz jak rozdzielona jest drużyna i skoordynowana. Teraz flashują, gdyż zorientowali się, że Mystic cały czas tam walczy i potrzebuje pomocy. Lecz w tym momencie spalone wszystkie cooldowny. TSM niczym zwarta armia ruszyła przed siebie i trzeba przypomnieć to, co mówiliśmy minutę temu o trollowaniu i jak na wywołanie tutaj World Elite pokazuje, że można przegrywać teamfighty, przeprowadząc nawet 8 tysięcy złota. Myślę, że to nie był troll, to był po prostu zły teamfight, nie poszło im w pewnych aspektach, to Aluka? Nie była taka głupia decyzja. Aluka znowu nie trafia swojego ultimate'a, jest złapany. To może być troll, to jest taka akcja, która nie powinna się przydarzyć. Zużyty teleport, zużyty ultimate, nic nie trafione, jego drużyna musi się wycofać, ale mają timer na baronie, więc może po prostu chcieli wywrzeć presję, żeby TSM do tego się nie zbliżyło. Żeby nie mieli żadnej wizji w tej okolicy. Przypominam Nero, że tu jest otwarty inhibitor. A na bocie cały czas miniony puszują. Tak, i jest. To jest olbrzymia presja na mapie dla TSM i to skutkuje, że World Elite może trochę chciwie, ale swoje oczy kieruje w kierunku, kieruje do barona. Teraz Aluka oddzielony, może to być tragiczne. Jest Adril Chains, jest złapany, jest jeszcze Satori, znowu Satori, nie jest tą osobą, która powstrzymuje Alukę, ale on unstoppable onslaught przez to, że zostało nietrafione, przez to, że tam nie było teamfightu, teraz już wróciło z cooldowna. Może on pozostać przy życiu, ale to jest push do TSM, tego potrzebują, oni potrzebują obiektywów. Nie obchodzą ich te kille. Patrz na bazę TSM-u. Tak, baza, dolna linia, tam już wchodzą miniony, one już za chwilę będą obijały ten nexusowy turret. Kto się wycofuje? Mamy tam Dairusa, on ma AOE Wave Clear, więc da radę i mamy jedną wieżę dla TSM, wracają w tym złocie, ale tak jak mówiłem, te super miniony już biją wieżę od Nexusa, pół punktów zdrowia jednej wieżyczki już to leży. To nie jest AOE Wave Clear, gdyby miał Rabatona, gdyby miał Zonię, gdyby miał Ability Power, może, ale Magic Resist to nie jest specjalność minionów, to wielkie punkty zdrowia, to jest siła super minionów. I mając Abyssal Scepter, mając w ogóle obniżenie Magic Resista, to działa na czempionów, ale nie na miniony i Dairus sporo ryzykuje idąc na bota. Może troszeczkę pomogło mu to Liandry's Torment, który bije procentowe obrażenia na ze super miniony, które mają ogromną ilość punktów zdrowia. Tak, Wall Spirit złapany przez ultimate dla swoje, ale to jest tylko jeden ultimate na jedną osobę, a ta osoba jest bardzo wytrzymała. Spirit i tak jednak padnie. Dairus zgarnia to zabójstwo i tutaj te itemy mu się przydadzą. Yuge jest też pokusowany, świetny stun na dwie osoby od Lasboja. Mystic również pada i Shie cały czas łapany przez Dairusa, spowalniany, ale nie ma tutaj tego Relax Crystal Scepter, które by pomogło, ale Bjergsen pomaga zgarnąć to zabójstwo Santorinowi. Mamy 14-12 i TSM zabiera się za swoją inhibitorową wieżyczkę i to może być inhibitor dla TSM. Tak jest, w tym momencie Katowice skandują nazwę drużyny swoich faworytów. No i to jest inhibitor i Lasboj. Cóż za support carry dla TSM. Inicjuje team fighty i podczas jednej walki nie tylko rozpoczął ją, ale również potem złapał stuna na dwie osoby, w tym Mystiku, bez Tibersa, używając flasha, rozegrał idealną walkę, drużyna podążyła za nim i teraz mają i inhibitor, i barona, i powrót do gry. Musiał uważać się tam, żeby nie stracić zbyt dużo punktów zdrowia do barona, ale to nie ma znaczenia. Jest ten baron na TSM i oni wychodzą na prowadzenie 200 sztuk złota. Dopiero tak jak powiedziałeś, przegrywali 8 tysięcy. To jest nieprawdopodobny comeback i cały czas TSM, że teraz jest całkowicie wyrównana i
i zobaczymy. Teraz zadecydują umiejętności i podejmowanie decyzji przede wszystkim, bo Aluka, jego podejmowanie decyzji nie jest na najwyższym poziomie w tej grze. Ten teleport i ultimate na topie był kompletnie zawalony, co pozwoliło TSM tutaj walczyć, bo najpierw go wyrzucili, teraz nie było unstoppable onslaught, on nie mógł pomóc swojej drużynie, nie było tego być może AOE stana, czy też jakiegokolwiek innego crowd controli. TSM wygrywa ten teamfight bez naprawdę większych problemów, oni nie stracili tam nikogo. No. Sytuacja się resetuje, lecz znowu chcą walczyć! O, Last Boy znowu tu biega, ale nie trafia tym razem Diberta. Wcześniej w Spirita, teraz nie trafia. Nie ma już Spirita! Jest bardzo słaby ten ultimate, ale i tak jego drużyna teraz jest tak zapidowana, że może sama sobie radzić. Wild Turtle jest tą osobą, która zadaje ogromne ilości obrażeń. Yuzhe ucieka flashem na ostatnim ułamku zdrowia. Satori w końcu pada, Dairus też pada i Where the Little wraca the defy. Mamy Where the Little wchodzących na prowadzenie. No i teraz Bierzen skakuje, Bierzen robi triplekin, to jest ace dla TSM, cóż za zwariowana walka. Jeszcze żyje, teraz pada, to był jego pasyw, ace to jest gra dla TSM, przepraszam, tak jak powiedziałem. Mają miniony. Nie zauważyłem, że dwóch najważniejszych carry pozostało przy życiu w TSM, tak jak widziałem. Santorin padł, on zgarniał wiele zabójstw, ale to nieważne, Dairus padł, też nieważne, Last Boy bez ultimate'a, też nieważne, że padł. Wild Turtle i Bierzen zakończą tę grę. TSM 1-0. Pierwszą grę Best of 5. Mamy 1-0, gramy do 3. Cały czas gra będzie trwała bardzo długo, ale TSM będzie teraz na pewno o wiele bardziej pewne. Nawet jeśli będą przegrywali w początkowych stadiach gry, to wiedzą, że można wrócić, że Where the Lead popełnia błędy i wiedzą, że nie muszą się bać Aluki na Sionie, który był tak bardzo straszny. Ten teamfight, chcę zobaczyć go powtórkę, gdyż piękna inicjacja od TSM, ale później 4-5 osób zgrupowali się przeciwko skillshotom i Ezreala oraz Ari. Te Orb of Deception i Spirit Rush trafiały po raz kolejny i mocno bolały zawodników TSM, ale później powrócił cooldown na ulti LeBlanc. Najpierw Distortion, potem Mimic Distortion i to wtedy World Elite skupiło się w jednym miejscu. Wygrało to teamfight, White Turtle niedotknięty. Kończą tą grę, kończą bardzo emocjonującą grę, gdzie wydawało się już, że World Elite wygra. TSM, świetne teamfighty, Last Boy, przepiękne Eni i prowadzą 1-0. Last Boy, przepiękna Eni, ale trzeba wspomnieć, pierwszy teamfight, który poprowadził ich do zwycięstwa, trafił tylko Spirita, tylko Junglera, który był bardzo wytrzymały. Później ten drugi teamfight, którym wygrali grę, nie trafił całkowicie Tibersa, więc to było bardzo dziwne, ale ta Eni w początkowych stadiach gry była niewyobrażalna. Te ultimate'y, no i przede wszystkim to, że Aluka nie trafiał swoich, więc ta Eni i Sion, oni byli najważniejszymi czempionami do engage'u dla swoich drużyn, ale Eni wyszła, a Sion nie wyszedł. No i cóż, na pewno więcej powiedzą chłopaki z Analiz Deska i omówią każdą sytuację, którą zobaczyliśmy podczas meczu, fascynującego meczu. Zostańcie z nami, 1-0 dla TSM i zobaczymy się w grze numer 2. Oddajemy głos na Analiz Desk. Dzięki chłopaki, no cóż, niesamowita gra, która no, po raz kolejny pokazała, że World Elite, które na początku nawet osiąga sporą przewagę, nie jest czasami w stanie tego wykorzystać. No i cóż, zacznijmy może od początku. 9 minuta, 9.50 dokładniej. Oczywiście genialny gang ze strony Santorina na dolnej linii. Udany oczywiście, zrobiony Drake. Natomiast chwilę później tracą Bjergsena na midzie i tracą również wieżę. Jaki to miało wpływ będzie według ciebie na całą tą rozgrywkę w środku, w środkowej części? Trzeba powiedzieć, że to otworzyło potem World Elite możliwość tego właśnie roamowania w piątkę po dżungli, tak? No bo jeżeli midlane, to się w ogóle to była opłacalna wymiana dla World Elite. Znaczy oczywiście TSM, dobre ganki, tutaj wszystko, ale koniec końców właśnie World Elite wyszło na plusie tutaj właśnie przez to, że wzięli ten midlane turret, co otworzyło całą mapę. No Ari potem miała możliwość, mogła robić co chce. No tutaj widzimy kluczowy tak naprawdę teamfight w tej grze i tutaj troszeczkę World Elite zgridowało tutaj na turret przede wszystkim i to, że oni tutaj potem wrócili tutaj do walki, no sprawiło, że no po prostu dostali, że tak powiem, zainstalowani tutaj TSM więcej mogą zrobić, no gdyby ty po prostu uciekli i nie zdecydowali się zrobić re-engage'u potem jak Ari padła, no to najprawdopodobniej nie byłoby tak źle. Ale właśnie to jest zaskoczenie, że TSM potrafiło wygrywać te teamfighty tak naprawdę w otwartej przestrzeni i uważam, że to tak naprawdę dzięki temu, że Last Boy świetnie tutaj rozegrał wszystkie teamfighty, bo ulti Rumble nie jest takie skuteczne w takich otwartych przestrzeniach jak midlane, więc ja jestem zaskoczony, że tutaj teamfighty były tak łatwo wygrywane przez TSM, mimo że nie mieli przewagi. No właśnie, Mustek, jak ty uważasz, co było takim głównym czynnikiem, że faktycznie tutaj TSM odniosło to zwycięstwo? No już tutaj oczywiście Veggie wspominał o Last Boyu, ale czy to jest tylko ten jedyny czynnik, czy jednak możemy znaleźć coś więcej?
Było bardzo wiele różnych czynników, natomiast to, na co ja zwróciłem przede wszystkim uwagę, to sam fakt, że tak bardzo nafidowany był Shiye, miał zdaje się 7-0-1, dokładnie 7-0-1 w pewnym momencie, a bez Zoni przeciwko Vi. To było dziwne, dlatego że jedynym momentem, kiedy tak naprawdę TSM mogło wykonać sukcesywny engage właśnie przeciwko World Elite, było złapanie Ahri przede wszystkim i potem jakoś otoczenie Ezreala za pomocą tych super tanków tam razem z Dairusem oraz Vi i dobicie ich. Ahri dała się złapać, zbejtowana pod turetem, natychmiastowy ultimate od Santorina i pozamiatane tak naprawdę. Bjergsen zrobił swoje, kawał dobrej roboty naprawdę, jeżeli chodzi o obrażenia od White Delta, który też miał wcześniej kille, no i poskutkowało. Ahri nie ma, no tutaj, nie ma komu walczyć. Zakładam, że na pewno chodziło mu o to, że nie chciał koła dzwonić przeciwko Double AP. No tak, ale że tak powiem, mógł tutaj rozważyć, na przykład składzić outplay dzięki Zoni, to prawda, ale no raczej nie chciał go składać na Double AP. Ale tak jak mówię, no dziwne, że właśnie TSM tyle teamfightów potrafiło tu wygrać. No tak, na początku to wyglądało zupełnie inaczej, to jednak Team World Elite, które no wcześniej mówiliśmy, że ma pewne problemy, jeżeli chodzi o teamfighty, nawet jeżeli ma przewagę w złocie. Tutaj natomiast wykorzystywało te wszystkie walki na swoją korzyść. W 32 minucie zresztą zniszczony nawet inhibitor, więc Team Solomit musiało wrócić z dalekiej podróży. No tak, to prawda. I tutaj też no, nasz wzięty był właśnie po wygranym teamfightie i ten inhibitor. I tutaj no, powiedzmy sobie szczerze, po prostu Team World Elite nie wykorzystało swojej przewagi, to były ich błędy. I mi się wydaje właśnie, że dużym problemem było to, że oni po prostu w pewnym momencie przestali, o ile wcześniej grali bardzo agresywnie, to w pewnym momencie myślę, że się przestraszyli i wszystkie teamfighty, które im przegrali, właśnie według mnie wynikają z tego, że zawsze mieli te sekundę, może dwie zawahania przed po prostu re-engage'u. No bo TSM jako pierwszy inicjowało, no i potem była decyzja albo disengage, albo re-engage i właśnie moim zdaniem zawsze za późno, w sekundę, dwie był re-engage ze strony World Age. Szczególnie, że często właśnie ulti Rumble już gdzieś został opuszczony i kilka razy mi się wydaje, że też Janna złe ulti użyła. Tak, a jak skomentujesz Veggie build Ezreala przede wszystkim? Ezreal pod Berserker's Grief przeciwko drużynie, która jest nastawiona na całkowity hard engage, także wszystko tam było. Była Rumble, był Rumble, była Sivir, była Annie, była Vi. Tak naprawdę, jeżeli Mystic zostałby... potrzebne były te cooldowny moim zdaniem, żeby mógł się cofać kilka razy w trakcie jednego teamfightu. Jeden Arcane Shift po prostu nie wystarczał na taką ilość hard engage'u, jaką miał TSM. No i że tak powiem, ciężko powiedzieć, to znaczy... No wiadomo, no, wzięli tutaj typowy build pod normalnego AD carry, tak? No i czyli tutaj na to, że dzięki autoatakom, no Mystic będzie najprawdopodobniej szybciej turety brał. No i to działało, dużo turetów tutaj, jeżeli od turety. Tak, ale... Przepraszam bardzo, że ci przerwę, Wojtek. Tak, w każdym razie, dlatego skupiam się przede wszystkim na Ahri i Ezrealu, dlatego że ta kompozycja jest oparta na tych dwóch czempionach. Jeżeli masz super tanka na top lane, jeżeli masz tanki Spirita w takim supportowym stylu, z sidestone'em właśnie w dżungli i te Janny, to tak naprawdę World Elite ma tylko dwie postacie zadające efektywnie obrażenia. I to jest właśnie Ahri i Ezreal, także oni muszą mieć perfekcyjne buildy. Jeżeli tego nie będzie, rezultaty są takie, jakie widzieliśmy. Natomiast jakie będą rezultaty w drugiej rozgrywce, bo oczywiście jest to seria do 5, czyli do 3 zwycięstw notabene. Powrócimy oczywiście po krótkiej przerwie, także zostańcie z nami. Witamy po krótkiej przerwie, oczywiście przed nami mecz numer 2 z serii Team Solomic kontra World Elite. No i cóż, niesamowite widowisko na samym początku. Witam cię oczywiście, Ruler, z nami. Witam bardzo serdecznie. Witamy, witamy, Ruler. Tak. Veggie, jak myślisz, co było głównym czynnikiem, że Team World Elite tak naprawdę to spotkanie przegrało? Bo w momencie, kiedy rozmawialiśmy jeszcze w trakcie, jak już to spotkanie się odbywało, mówiłeś, że tak naprawdę World Elite ma bardzo dobrą kompozycję, która prawdopodobnie odniesie zwycięstwo. Tak też się jednak nie stało. Czy to był tylko Last Boy, tak naprawdę, który tam naprawdę świetnie inicjował później? Czy może jednak brak takiego zdecydowania, jeżeli chodzi o teamfighty? Bo jednak tak patrząc na Lukę, który próbował inicjować kilkukrotnie tym Sionem, to jednak nie było to samo, co wczoraj z G Tigers. To znaczy, dobrze inicjował według mnie Luka, znaczy inaczej, to, że nie trafił inicjacji sprawiło, że przeciwnik musiał na przykład uciekać i dzięki temu on przejmował kontrolę nad World Elite, przejmował kontrolę nad niektórymi punktami na mapie. Ale myślę przede wszystkim, że tutaj właśnie World Elite po prostu gorzej zagrał, a nie, że raczej oczywiście Last Boy bardzo dobrze zagrał, ale World Elite zauważ, że we wcześniejszych teamfightach nie brakowało im zdecydowania. I zawsze oni inicjowali, w dobrych momentach wiedzieli, kiedy zagrać agresywnie jako drużyna, ale w tych późniejszych teamfightach totalnie inaczej rozgrywali i nie wiem, od czego to zależy tak naprawdę. Nie wiem, czy u nich jest jakiś... Pokłócili się, nie wiem czy nie potrafi się dogadać, ale... No, w wielkim finale to chyba by nie wypadało. Te same teamfighty, te same teamkompy, właśnie teamkompowo powinno tutaj wygrywać World
ustalić, szczególnie, że nie bili się w dżungli, tam gdzie ulti Rambla może pójść w 5 czy coś takiego, tylko właśnie bili się w otwartych przestrzeniach, co bardzo mnie dziwi. Ruler, jak myślisz, bo no, Shie tutaj zaprezentował po raz kolejny genialną wręcz Ari, 7-0-1, o czym rozmawialiśmy jeszcze tutaj przed tą przerwą. Czy uważasz, że Team Solomid powinien jednak w jakiś sposób wybanować właśnie tą Ari? Czy raczej to nie stanowiło aż takiego dużego problemu, ponieważ no, bądź co bądź jednak wygrali? No oczywiście bardzo dobra gra ze strony tutaj zawodników. W ogóle całej drużyny wydawało mi się chińskiej. Wszystko w sumie wyglądało bardzo dobrze do pewnego momentu, do tego jednego teamfightu, kiedy to wszystko się rozstrzygnęło i tam tylko, tak jak mówiłeś wcześniej, tam nie tylko Last Boy zrobił dużą robotę, ale Ultimate Rambla, który rozdzielił drużynę na dwie części. Santorin złapał Ultimate'a właśnie Ari, no i od tego wszystko się zaczęło. Szybciutko została zniszczona i jeżeli masz jedną osobę nafidowaną, to jest oczywiście, jeżeli to jest carry, to jest świetna opcja, ale jeżeli zdejmiesz go w sekundę, masz Ezreala, czyli potencjalnie AD Carry, który w late game raczej powinien połkować, on w czasie teamfightu nie robi takich obrażeń jak choćby Sivir, to tych obrażeń po prostu brakuje, tego widzieliśmy. Super tanki Sion w late game jest tylko super tankiem i dobrym inicjatorem i nic więcej. Tak samo widzieliśmy, Jarvan szedł pod tanka, ale w pewnym momencie po prostu wybuchał w pół sekundy, bo i Bjergsen zrobił voice staffa i Wild Turtle był sfidowany jako jedyny zawodnik z TSM. No i tak patrząc ogólnie, jeżeli chodzi o kompozycję World Elite, Veggie, ty byłeś już w sytuacjach, kiedy twoja drużyna grała serię spotkań i przegrywała na przykład to pierwsze spotkanie. I co Team World Elite musi zmienić i czy w ogóle cokolwiek musi zmienić? No bo jednak, jeżeli chodzi o to early i mid game, to oni mieli to prowadzenie, tylko kwestia tego, że nie potrafili tej gry odpowiednio zamknąć. Po pierwsze, oni muszą stwierdzić, czy problemem była kompozycja, czy sposób rozgrywania. I według mnie World Elite powinno dojść do wniosku, że jednak sposób rozgrywania był zły i moim zdaniem nie powinni za dużo zmieniać tutaj pików i banów. No sam fakt, że właśnie mieli taką przewagę, świadczy o tym, że nie powinni za dużo zmieniać. No Zed i Lulu zbanowani i Morgana też była wcześniej ze strony TSM-u zbanowana. No zobaczymy tutaj, czy znowu ta Sivir zostanie tak szybko piknięta, bo jeżeli ty jestem wcześniej tak piknęło, co według mnie aż taką dobrą decyzją nie było, to świadczy o tym albo, że World, albo wiedzą, że World Elite ma dużą presję na Sivir, albo uważają, że dzięki, że Sivir jest bardzo kluczowa w tym matchupie. No i co by nie mówić, że może dzięki tej Sivir tak łatwo w teamfighty wygrywa, tak, i bo team, łatwo mogli inicjować. Zobacz, Team Solomid w tym momencie banuje sobie LeBlanc, bo oni wcześniej mieli oczywiście okazję nią grać, czyli na pewno skorzystają tutaj z innego first picka, Rexa, i czy uważasz, że to jest słuszne, ponieważ no jednak Spirit tutaj będzie pozbawiony tej postaci i jest zmuszony niejako po raz kolejny sięgać po Jarvana, który w jakiś tam sposób oczywiście działał pozytywnie, bo wiadomo, że ten gank na środku plus wieża szybko zrobiona, ale jednak aż takiego dużego wpływu myślę nie miał na tą rozgrywkę. Sam Spirit, jeżeli chodzi, może bardziej to znaczy, nie mógł mieć sam Spirit tutaj większego wpływu, no gdyż Wardy miał takie, że całą drużyną cały czas gdzieś chodzą i wardują. I tak jak mówię, no do pewnego momentu to bardzo w porządku działało. No, szkoda, tylko po prostu potem wydaje się, że właśnie przegrywali te teamfighty właśnie nie przez kompozycję, tylko przez brak zgrania. No i tutaj zobaczę, no ja uważam, że więc Jarvan uważam, że jest okej pick. Jeżeli a ma tutaj, okay? No jak widać tutaj, no takie małe były świetne Rambla w zeszłej grze, to prawda, więc może tutaj liczą na to Team World Elite, że znowu tutaj postara się TSM wziąć Rambla i właśnie, że to w pewien sposób będzie kontra. No i też wcześniej TSM banowało Maokaja, więc no boją się tego Maokaja i uważam, że Wii robi bardzo dobrą decyzję tutaj pikując Maokaja. No tak, widzieliśmy tutaj przy okazji poprzednich pików i banów oczywiście, że pojawił nam się po stronie Teamu Solomid Rumble, który oczywiście był banowany w tym pierwszym spotkaniu jeszcze w rozgrywkach grupowych. No i czy to będzie faktycznie Diana? Tak, no, myślisz, Rural? W teorii pasuje to dla Bjergsena, prawda? Tak, dokładnie, pasuje dla Bjergsena, ale chciałbym trochę powiedzieć o tym Maokaju, bo... A jednak? Tak, a jednak nie. Dariusz ma bardzo dobrego Maokaja. Widzieliśmy go w PCS-a, on bardzo lubi grać tanki i topami. Trochę się bałem tego Rambla i na początku było widać, że sobie nie radził. Są takie filmiki na YouTubie, gdzie TSM właśnie wrzuca swoje rozmowy przedmeczowe i tam było po meczu, gdzie grał właśnie Darius Ramblem, powiedział, że on się nie czuje na carry top lane. On woli grać jednak tanki, on jednak woli wspierać team, bo dobrze czuje się, kiedy zaczyna walkę. Team Solomid zdecydował się na Janę, czyli to ten counter engage już został zabrany tak naprawdę ze strony World Elite. I czy to będzie Kennen? Bo w tym wypadku oczywiście tutaj jak najbardziej miałoby to sens. Co prawda nie będą mieli takiego prawdziwego... Nie, dla TSM-u oczywiście. No tak. Bo dla World Elite nie miałby żadnego, bo wiadomo, że mamy tą Janę w przeciwnej drużynie. Natomiast Dairus już pokazał właśnie przeciwko World Elite, że naprawdę posiada doskonałego Kennena. No teraz oczywiście mamy Nami, ale Nami to nie jest oczywiście Janna, która jest w stanie odrzucić tego Kennena bardzo daleko i cały ultimate praktycznie idzie w diabły. No, no tutaj znowu ta Diana będzie ciekawa, ale właśnie uważam, że Janna tutaj była kluczowym pikem i zauważcie znowu to Sivir, prawda? Więc no widać TSM, dlatego we wszystkim... Może oni się też dobrze czują. To jest ich pomysł, jak widać, że oni uważają, że Sivir jest z jakiegoś powodu kluczowa dla nich.
Tak, dokładnie. To może im pomóc zarówno w rozpoczęciu walki, jak i w wycofaniu się z tej walki. Tym bardziej teraz, że widzimy, że World Elite jeszcze bardziej będzie skupiać się na inicjacji, bo po to jest ta Leona, po to jest ten Mokai, po to jest ten Jarvan. Może też z tego powodu pikują, że gdyby to World Elite ją wzięło, takie kompozycje mieliby świetny engage. Może właśnie to też taki czynnik decyduje o tym, że po raz kolejny będziemy widzieli White Turtle na CB, chociaż rozegrał przyczyną świetną grę, więc czemu to zmieniać? Wyszło to genialnie. Mówiłeś tutaj main event o Kennenie. Mi się wydaje, że jednak Lissandra jest lepsza, bo zazwyczaj... Ale to Lissandra będzie na środku, bo Bjergsen oczywiście ją otrzyma, ponieważ mamy już Rambla. No i widzieliśmy, że Lissandra oczywiście wpisuje się idealnie, jeżeli chodzi o Bjergsena, bo on lubi właśnie takich asasynów, którzy potrafią bardzo szybko zburstować swojego przeciwnika. Lissandra na pewno jest właśnie taką postacią. No i powiedz Wedzi, czy ta Caitlyn tutaj dla teamu World Elite faktycznie ma sens, czy wolałbyś na przykład coś pokroju Korkiego? Właśnie to jest ciekawe, bo z jednej strony korki byłyby dobre, skoro chcą wziąć full engage i burst team comp, ale z drugiej strony właśnie może takie zróżnicowanie może się przydać, tak? Że wszystkie masz postacie, które chcą się bić, a sama Kate będzie stała z tyłu i może będą liczyć na to, że drużyna TSM skupi się właśnie na tym frontline, że ta Kate nie będzie dłużej przeżyć, a korki miałby ciężej z tym, tak? Ciężej miałby przeżyć. Z drugiej strony, no... Lissandra, jeżeli dobrze wyjdzie w Caitlyn, no to, że tak powiem, dużo to nie zmienia, prawda? Szczerze mówiąc, też ciekawe tutaj dla TSM-u, no Rek'Sai musi zrobić bardzo tankowny build. No on jest jedynym frontlinem tutaj dla TSM-u, ale jeżeli oni tak samo dobrze wykorzystają Sivir jak w poprzedniej grze, no to to nic nie zmieni. Po prostu TSM liczy na to, że wbiegną jak najszybciej i z nami zrobią na tyle dużo damage'u, że nie potrzebują frontline. No tutaj World Elite ma na pewno o wiele lepszy frontline. No jak uważasz, zresztą jak uważacie obydwaj, kto tutaj odniesie zwycięstwo, patrząc na same kompozycje? Mi ciężko jest powiedzieć, ja tak naprawdę jestem ciekaw, jak zagra Lastboy, bo przed chwilą grał na zupełnie odwrotnej roli, jeżeli chodzi o supporta, niż teraz engage. Gra. Wcześniej grał hard engage, teraz gra hard disengage. I jestem ciekaw, jak mu to pójdzie. Według mnie TSM pójdzie na fali i wygra tą rozgrywkę. Ready? Ja bym chyba postawił tutaj na Team WE jednak. Znowu? Ale to zależy bardzo dużo od Sivir według mnie. I szczególnie jak Sivir będzie w teamfightach działać. No i cóż, też jestem tutaj na pewno bardzo ciekawy, jak to wszystko będzie wyglądać. No oczywiście tutaj wszystkie liczby przemawiałem za Team Solomit, oni tutaj są na pewno faworytami, chociaż jak widzieliśmy doskonale, World Elite jest w stanie na pewno urwać tutaj przynajmniej jedną grę, a być może nawet i całą serię. Mało tutaj kto też spodziewał się ze specjalistów przed tym spotkaniem, że faktycznie padnie wynik 3-0, raczej jeżeli obstawiali to przynajmniej ten 1-2 mecze również tutaj dla World Elite. No i jak uważacie ogólnie, jak tutaj pójdzie seria? Czy to będzie miało wpływ, że ta pierwsza gra została przegrana właśnie w taki sposób przez World Elite? No na pewno, dlatego że mieli tą grę w garści. Czasem jest lepiej przegrać z Tompem niż właśnie w takim przypadku. Szczególnie, że team kompowo nie mieli gorszego team kompu w Lady Game. Nie mogli sobie powiedzieć, że zagraliśmy zbyt defensywnie i mieliśmy ciężki team do rozegrania. To był bardzo podstawowy team do rozegrania. Mieli przewagę i przegrali właśnie przez team fighty, czyli tam, gdzie wcześniej zyskiwali przewagę. Więc oni na pewno tutaj nie byli zadowoleni z tej rozrywki. I niedużo też zmienili tych pików i ban. Znaczy, no tutaj po prostu podobny rodzaj gry tutaj będzie. No Diana będzie tak samo jak Ahri, będzie wchodziła agresywnie i więc, no, że tak powiem, szczerze mówiąc, wygląda na to, że World Elite doszło do wniosku, że właśnie problem było zgranie, a nie piki i uważam, że też tak uważam. Ruler? Nie mam pojęcia, to naprawdę. Ta gra może pójść w dwie strony. Ja uważam, że ta przegrana właśnie, kiedy przegrywasz równą grę, albo przegrywasz grę, gdzie przegrasz od samego początku... Ale World Elite też tak miał wczoraj. Tak, no tak, ale mówię o tym, że to jest zawsze taka psychologiczna część, kiedy jednak ma prowadzenie, tam było chyba nawet 6 tysięcy złota w pewnym momencie i przegrywasz taką grę przez jeden głupi teamfight, potem przegrywasz drugi, trzeci i nagle wszystko, coś działało, a potem przestało. Ciężko powiedzieć, jak to wygląda. Natomiast my już powoli przechodzimy do naszych casterów. Awahir, Nero Integrate. No i faktycznie dwa kolejne team kompy gdzieś szukające teamfightów, gdzieś szukających zaskoczenia, przyspieszenie od Sivir. Sivir staje się, Korki był początkiem, jeśli chodzi o IM Katowice. Teraz Sivir jest symbolem tego best of five. Jestem ciekawy, co zrobi właśnie z tym pickiem, który na tym zrobić. Mnie bardzo podoba się Lissandra. Osobiście chcę zobaczyć Lissandrę w akcji i oczywiście niejednokrotnie powtarzałem, że Leona jest moim ulubionym supportem, dlatego będę trzymał kciuki gdzieś tam po kryjomu za Judzie, ale zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Na Janie w poprzedniej grze miał dosyć dobry pokaz, ale jednak brakowało Aluki, żeby on dorzucił tego dobrego ultimate'a w końcu od siebie. No i TSM zdołało odwrócić tę grę, jednak zdołali zwyciężyć, ale jednak cały czas wiemy, że World Elite jest potężne, że jakoś do tego finału się dostali, pokonując GE Tigers.
więc no, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Może być ciężko dla TSM, ale z drugiej strony, tak jak mówiłem, podoba mi się Lissandra. Frozen Tomb plus Equalizer to będzie tak zjadało przeciwników, że prawdopodobnie teamfighty gdzieś pojawią się po stronie TSM, ale zobaczymy jeszcze, jak Diana ze strony Shie. To jest dosyć ciekawy pick, to już się pojawiało, no i czasem wygrywała, czasem było troszkę gorzej. No i oczywiście, Dairus zostaje przy Rumble, podczas gdy Aluka zmienia swojego top lanera. No, trzeba przyznać, że trafić ultima Okami jest troszeczkę łatwiej niż Sayona, także to nie powinno być problemu, ale Dairus! Dairus złapany przez Spirita, UJ i Alukę. To będzie koniec naszego Rumble'a. Jeszcze flaszyłem dwa flesze, to może ale być niebezpieczne, bo TSM właśnie tutaj jest, a oni teraz nie mają jak uciec. Spirit nie ma swojego combo, Aluka nie ma kompletnie jak przeskoczyć, UJ próbuje blokować jakieś obrażenia. Walter, świetna flanka, to będzie TSM z jednym zabójstwem. Mają pierwsze, zgarniają drugie, Spirit jeszcze jest zastosowany, on na pewno tutaj umrze. Mystic odgrodzony! Wpadł jednego Mystic odgrodzony, tak jak mówisz, ale on spali flesza i uda mu się przeżyć. Ależ niefortunna akcja ze strony World Elite. Pobiegli tak za tym pierwszym fragiem, tak bardzo chcieli zabić Dairusa, że spalili flaszę i nie wiedzieli, jak stamtąd uciec kompletnie, a musieli wiedzieć, że Dairus nie wchodziłby sobie tak o do dżungli przeciwnika. On musiał tam mieć kogoś od siebie, musiał tam być Santorin, no i prawdopodobnie Bjergsen, no bo skoro jest tam idzie, to będzie pulował Santorinowi, jeśli on będzie rozpoczynał z blue buffem, albo będzie pomagał w invadzie w jakikolwiek sposób, czy też rzuci warda, czy cokolwiek. On musiał po prostu tam być, więc World Elite nieco się zagoniło. Piękna akcja ze strony TSM zdecydowanie. Mimo że oddali Ferda, to pewnie są zadowoleni. No i również przynajmniej jedna korzyść dla drużyny czerwonej z First Bloodem. 400 złota. Spirit jest w stanie zbudować Ranger Trailblazer, więc bardzo ułatwi mu to pierwszy clear time. W ten sposób będzie mógł przed Santorinem wykonać nawet pierwszy gang, mimo że Rexa ma lepszy early game, a teraz Mystic złapany. Ileż obrażeń ma Janna oraz Sivir, gdy połączy się te dwie postacie. Jest bumerang, ale Walter to umiera! I Mystic zgarnia to zabójstwo, a nie Yuji, nie support, to miniony pomogły i Last Boy mocno obijany. Yuji, drugi poziom doświadczenia, kontrol Last Boy pierwszy, ale jednak ta Janna przetrwa. No i mamy drużynę World Elite przegrywającą na bottom lane, ale jednak odpowiedzieli tym jednym zabójstwem w ostatnim momencie, chociaż UJ i tak pewnie by pogonił za dekery drużyny przeciwnej, gdyby ten przeżył. No i widzimy, White Turtle z jednym minionem w trzeciej minucie. Natomiast jestem ciekawy, co Spirit zrobi ze swoją przewagą, gdyż póki co drugi poziom gra bardzo defensywnie, cofa do bazy, mimo że ma teraz dużo zdrowia i dużo many. Nie jestem do końca przekonany, czy wywrze tutaj presję, aczkolwiek nie będę tutaj negował jednego z lepszych junglerów obecnie na świecie. Trzeba pamiętać, że po tej wielkiej migracji Koreańczyków do państwa środka, no właściwie poza Deftem i Spiritem mało kto się poprawił, natomiast ci dwaj gracze podnieśli wysoko swoje umiejętności, także jestem ciekawy, w jaki sposób będzie chciał wykierować drużynę tak, jak to robił do tej pory. Oshie ma gank od Santorina na midlane'ie, on będzie również zmuszony do zużycia swojego flasha, więc mamy Bjergsena z przewagą na midlane'ie, on zgarnął jedno zabójstwo, jedną asystę, teraz wyforsowuje swojego przeciwnika z lane'u i będzie miał jeszcze przewagę w creepach, to jest ważne. Bjergsen, który pewnie rozpoczyna grę, będzie wielką pomocą dla TSM i tak jak wspominaliśmy, ta Diana może wyjść, a może nie wyjść. Jeśli Shie będzie miał słabą grę tą Dianą, a widzieliśmy, jak kierował swoją drużynę Ahri, to może być bardzo źle dla World Elite. No i drugi doran dla Bjergsena, to jest ciekawe. Normalnie idziesz prosto w Amplington i cooldown reduction na Lissandrze, jest to naprawdę dobra statystyka. Zastanawiam się, czy nie pójdzie troszeczkę tutaj mocniej pod obrażenia, czy nie zaryzykuje szybkiej zoni. Nie do końca byłby to dobry pomysł, ponieważ przeciwnicy grają podwójnym AP na topie i na midzie. Natomiast drugi Doran wzmacnia swój laning phase. Jestem ciekawy, czy w tym meczu będzie w stanie wygrać mida. Teraz 10 klipów przewagi. No i może to wyglądać o wiele lepiej dla midlanera TSM. Bjergsen kontra Spirit tutaj, to może być 2-2 na top lane, gdzie jest to blainer drużyny World Elite. Aluka bardzo niski stan zdrowia, Dairus gdzieś tam go obijał. Gdyby tutaj nie było junglera, to Bjergsen prawdopodobnie by to zabójstwo zgarnął. Mystic musi odskakiwać na Tick, ale Bernet gdzieś tam zadaje jakieś obrażenia Last Boyowi, ale to nie jest dobra sytuacja dla World Elite. Po raz kolejny na bottom lane TSM leciutko wygrywa. Tym razem nie ma zabójstw. Do połowy punktów zdrowia obaj adekery zbici, ale pushuje cały czas TSM. To oni mają przewagę, to oni już w creepach zwyciężają o 11 minionów. No i na Stalkera decyduje się Santorin. Zobaczymy, czy zobaczymy go trochę bardziej aktywnego. Już szukał tam na topie pierwszego ganku.
Natomiast danie przewagi Lisandrze mogłoby być wielkie, kiedy nafidujesz Lisandrę, to jest jeden z tych czempionów, którzy mogą po prostu wejść w przeciwnika. Glacial Path jest mało counterplayu na to. Z tego powodu możliwe, że ten drugi Doran i dobry gang ze strony Santorina, jeszcze dodamy to zabójstwo, które było na samym początku, zanim miliony się pojawiły. Nagle Bjergsen może mieć świetną linię. O, Spirit skakuje w Dairusa i to może być niebezpieczna sytuacja. Dairus nie ma swojego flesza dostępnego. To będzie kolejne zabójstwo dla World Elite. Wyrównają w wyniku. Jeszcze wracając do tego, co mówiłeś o Lisandrze, czy Zonia Sauerkraut byłoby dobrym itemem? Ja na początku wspomniałem, że chciałbym zobaczyć to combo Lisandra plus Rumble, kiedy będzie ten Frozen 2 plus Equalizer. Mówiłem, że to będzie przeżerało się przez przeciwników. Wtedy Bjergsen potrzebuje czegoś, co pozwoli mu przeżyć. Oczywiście ma On the Hunt, czyli Movement Speed od Sivir i do tego Last Boya, żeby go bronił, ale wydaje mi się, że Zonia Sauerkraut nadal byłoby dosyć rozsądnym pickiem. Mamy teraz gang na bottom lane, Aluka po swojej śmierci, po śmierci Dairusa jeszcze wyskakuje na bottom lane i Last Boy również umrze, on nie ma many, będą starali się go gonić i tankuje ten turret 3, niestety nikt go nie złapie, jest ludzie! Mamy Zenith Blade, ale jeszcze zignorowany, więc cały czas DSM marnuje tam cały czas dużo swoich rzeczy na bottom lane, więc niestety ten summoner spell również spalony przez Last Boya, a nie mógł mu zagwarantować życia. Gdyby miał gdzieś tam monsoon, mógłby odrzucić przeciwnika, ale on nie miał many, więc nie miał jak tego zdisengage'ować do końca, więc wydaje mi się, że niezbyt dobra decyzja z tym exhaustem. No i dwa dorany również zakupione, tylko że przez Alukę, ale może o tym za chwilę Bjergsen. Wow. Agresywny Glacial Path i zmuszony do Flasha Spirit pewnie się poczuł, mimo że stał między wieżami. Tutaj nie było Shie i nie byłoby wsparcia. Ale zobaczył również Dairus, ten Equalizer był dostępny, ale wracając z powrotem do tematu. Aluka z podwójnym Doranem i Katalistem to jest nowy trend, jeśli chodzi o buildy na Maokaja. I jednak nie Road of Ages, które było standardem przez długie miesiące, a Raiteus Glory, więc przyspieszenie dla całej drużyny. I może to być naprawdę fajna inicjacja. Leona, Jarvan i do tego rozpędzona drużyna World Elite może tutaj zaskoczyć TSM. Ale trzeba pamiętać o wielkim disengage'u pochodzącym z bottom line'a. No i wracamy do troszeczkę bardziej pasywnej gry. Cały czas walka o wizję jest bardzo ważna. W poprzedniej ten smok był niesamowicie ważny. Tak jak wiemy, najpierw jedna z drużyn zgarnęła tego smoka, potem druga się odbiła i potem znowu World Elite wyszło na prowadzenie. Zobaczymy, jak to teraz będzie wyglądało. Więc wielki kontest o smoka. Obie drużyny twierdzą, że ten obiektyw jest ważny i będą starały się o niego walczyć. A póki co mamy 5-3 dla World Elite i po raz kolejny lekka przewaga po ich stronie. Santorin stiluje Blue swoim smitem i po raz kolejny nie mamy Blue po stronie przeciwnika, tylko tym razem jest to TSM, które to zestilowało. Wcześniej był to Ezreal, czyli Mystic, czyli World Elite, które zabrało Blue Buffa TSM, a teraz TSM się odwdzięcza w drugiej grze. To jest dobry early game ze strony TSM. Patrzę na wyniki, jeśli chodzi o miniony. Prowadzą właściwie na każdej linii. No dobra, Eugene ma 10 klipów więcej niż Lazwój, a oczywiście Janna nie ma tutaj zamiaru kierować TSM. Natomiast podoba mi się, że Bjergsen po niezbyt udanym początku, mam tu na myśli całe Best of 5, teraz tym killem jest w stanie, mając dwa dorany, kontrolować linię mimo obecności Negatrona w przypadku przeciwnika. I również Santorin kręci się cały czas przy midzie. Oczywiście TSM zawsze dużo uwagi poświęci swojemu midlanerowi. No i teraz Shie odczuwa to, co miał w pierwszym meczu, jeśli chodzi o IEM Katowice. Dużo presji ze strony dwójki od TSM. Walterful i Last Boy kontra Yujek i Mystic. O, mamy Yujek skakującego. Walterful od razu odpala swój spell shield, więc nic tam się nie wydarzy, ale na tym bottom lane bardzo dużo akcji, dlatego czekamy, aż znowu jakiś teamfight tam powstanie, tylko tym razem z udziałem czy to top lanerów, tak jak wcześniej Aluka się przeteleportował, czy może junglerów, którzy jeszcze wydaje mi się, że bottom lane'u nie odwiedzili, ale mamy Spirita, który tego smoka prawdopodobnie zagwarantuje swojej drużynie, także mówiłem, ważna będzie wizja w okolicach smoka, obie drużyny będą chciały ten obiektyw dla siebie. No i powinien to być łatwe wzmocnienie zdobyte przez World Elite. Rzecz żadnej właściwie odpowiedzi od TSM-u, ale raczej wiemy, że póki co w early game ten pierwszy smok nie ma takiego znaczenia. 6% świetnie skaluje się do late game'u, natomiast w późniejszych etapach gry, we wcześniejszych etapach gry nie ma on właściwie większego znaczenia, od kiedy smok nie daje złota w sezonie piątym. Tyle TSM na spokojnie
wraca do kontroli dżungli i podoba mi się to, że stawiają coraz głębszą wizję. Mieliśmy tutaj Santorina, który zauważył Spirita w swojej własnej dżungli na Grompie, no, ale on też ściągnął swojego Grompa i nie zdecydował się pójść na top lane. To była pierwsza z okazji, ale przeczytał też, że właśnie jungler znajduje się po drugiej stronie mapy, będzie musiał wrócić i nie ma jak tam dojść. Stiluje teraz red buffa, więc Santorin już dwa style, wcześniej blue buff, teraz red buff. No i dżungla Where the Lead jest zabierana krok po kroku i to jest bardzo niebezpieczne. TSM będzie się tak wysuwało w złocie do przodu, mimo że dwa zabójstwa różnicy i Where the Lead ma teraz smoka, więc to jest ta ich jedyna przewaga, bo właśnie teraz TSM wyrównuje. No i Abyssal Stepper prawie skończony przez szyję, oczywiście Diana jest świetne, to jest świetny wybór na Dianę. Ciekawy, czy jednak pozwoli to jej w jakiś sposób wrócić do gry, bo póki co 20 creepów traci, a Spirit, który z reguły stara się pociągnąć swoje linie, jeśli chodzi o Team Where the Lead, skupia się na farmieniu, lecz jakby przyznając moim słowom, próbuje tutaj wspomóc Aluka, natomiast Maoka i Jarvan mogą mieć za mało obrażeń, zwłaszcza, że Dairus ma tutaj flaszę. Nie wydaje mi się, żeby to mogło wyjść, ale sprawdzimy to w praktyce. Po raz kolejny Santorin lepsza gra niż Spirit. To trzeba twierdzić, ale ten Jarvan teraz skakuje na top lane i Dairus po raz kolejny zmiażdżony okay. przez przeciwników. Za Myliłem każdym się. Razem Dairus tutaj umiera, już ma 0-3, ale pytanie, czy znowu zadziała ta szczególna zasada drużyny TSM. Dairus umiera, drużyna wygrywa. Pytanie, mogą wziąć tutaj teraz Tureta na midzie, więc no powoli zaczyna się sprawdzać, być może, ale poszukają teraz smoka, którego tam niestety nie ma, więc no Where the Lead cały czas nieco z przodu. I zobaczymy co dalej, czy Shie tutaj zostanie zgankowany, czy on straci swoje życie. Jednak nie, Santorin z Bjergsenem się wycofują, ale ten top lane, przepięknie to wyszło. Spirit, chciałem powiedzieć, że Santorin znowu lepsza gra niż Spirit, bo przewaga w CS-ach jest wielka i Santorin stiluje cały czas te buffy. Na okrągło ten blue buff, red buff znika, ale z drugiej strony Spirit już dwa udane ganki, jeśli nie trzy, więc za to też trzeba go pochwalić, przynajmniej bardziej się uaktywnił niż w poprzedniej grze i przynajmniej stara się pomagać swojej drużynie, jeśli sam siebie nie może wyprowadzić do przodu. No i również Caitlyn ze strony Mystika. Caitlyn musi wygrać laning phase, po to ją wybierasz. Dla dobrego early game'u, mid game bardziej polega na tym, że ze względu na zasięg jest w stanie szybko ściągać wieże, ale nie mają oni typowo stitch team compu, więc tutaj słabość będzie w środkowych etapach gry, ale carry od Where the Lead. Natomiast może powróć tutaj w late game'ie, jestem ciekawy jaki wpływ na tę grę będą mieli obaj. Marksmeni. Jedyny ranged champion w drużynie Where the Lead to jest właśnie Caitlyn na ten moment. Tak jak mówisz, nie ma tego siege'u zbyt dobrego. Aluka po raz kolejny wpada w Dairusa. Spirit po raz kolejny na top lane'ie i znowu Dairus będzie musiał to przypłacić swoim życiem. To jest niesamowite. Aluka już z killing spree i jak tym Sionem cały czas starał się gankować. Starał się zmieniać linię, starał się pomagać swojej drużynie. Tak teraz to drużyna pomaga jemu i on tym Maokajem później będzie zdecydowanie, tak jak mówisz, bardziej użyteczny, bo ulti Maokaja łatwiej trafić. No i Mystic również nie daje sobie rady na tym bocie, mimo że mają te same przedmioty. Aż tutaj wydaje mi się, że jednak to, że przy okazji jest trzech zawodników TSM w tej części jungli, bardziej tutaj przeszkodziło. Mysticowi wycofuje się, to jest kolejna wieża dla TSM, wybudują sobie małą przewagę. No jestem ciekawy, czy przy drugim smoku będą w stanie wygrać teamfight. I to byłoby naprawdę dobra okazja dla TSM-u, żeby wysnowbalować tą grę. Kolejna wieża dla TSM, kolejny blue buff zdestilowany. Czy Where the Lead w końcu znajdzie na to odpowiedź? To będzie bardzo trudne, szczególnie z Santorinem na Rexa i ten Void Rush co chwilę będzie się pojawiał i nie wiadomo tak naprawdę do ostatniego momentu, gdzie on jest na mapie, więc Jarvan też będzie bał się wejść w dżunglę przeciwnika, bo cały czas nie ma wystarczająco dużo informacji. Tak jak wcześniej powiedziałeś, trzeba pochwalić głębokie wardy TSM w dżungli przeciwnika, a z drugiej strony patrzymy, Where the Lead nie ma tych głębokich wardów, ależ dobry teraz ultimate od Leony, Yuge świetnie łapie Santorina, on od razu traci ogromną ilość punktów zdrowia, ale Wild Turtle zjada Spell Shield Mace in the Hole, to jest bardzo ważne i Wild Turtle z tym pierwszym zabójstwem tego teamfightu, Shie musi się wycofać, nie ma tutaj do roboty kompletnie nic i Aluka również umiera, double kill dla Wild Turtle, to będzie znowu AD Carry z wieloma zabójstwami, z dużą ilością złota. No i teamfighty nigdy nie były specjalnością Where the Lead, natomiast TSM pokazuje jak zwartą jest drużyną. No i oczywiście nie mogą nic więcej pociągnąć z tego teamfightu, są po prostu dwa kile, smog dopiero za minutę. Aczkolwiek widzimy, że Where the Lead, sypie im się ta gra, to jest zupełnie inaczej niż w pierwszym meczu. A Spirit, ale wchodzący solar, sam, dopiero teraz drużyna do niego podąża, Santorin wycofa się, odlecza, ale mamy akcję na bocie. No, mamy akcję na bocie, Aluka znowu tutaj teleportuje, ach, Mystic zostanie ograny przez kill Wild Turtle'a. Nie, to był Shie, to jednak nie Aluka i blokuje spell shieldem.
ten Crescent Strike, więc mamy żywego AD Carry drużyny TSM. No, dwa teleporty, pomyślałem, że to będzie Aluka, ale jednak był to Shi, Aluka już tego teleportu nie miał, więc no troszeczkę bardziej straszny ten gang z teleportem, ale jednak Spellshield na miejscu i Walter to pokazuje swoją wyższość. Dwa fragi w poprzednim teamfightie, teraz ratuje sobie życie. 7-6 nadal, Where the Lead nie może zbyt wiele znaleźć. 4-2-2 White Turtle, to będzie przerażająca Sivir. Infinity Edge skończone przed przeciwnikiem. No i teraz będą skończyć teamfighta. O, Shie jeszcze zesmajtowany tym niebieskim, spowolniony, jest na nim Dairus. On nie miał żadnej many, nie mógł uciekać. Nawet tym Lunar Rushem przed przeciwnikami, nawet gdyby miał jakieś miniony dostępne, kompletnie nic tam nie mógł zrobić. Aluka teraz puszuje turret na topie, ale biegnie na niego Bjergsen, który obrażeń już troszkę ma. 1-0-3, więc cały czas trochę złota po jego stronie jest. Morello Nomicon dostępny, Blasting Wand również. Ma te budki do penetracji magicznej, więc mógł powalczyć, ale jednak Spectre's Howl tę wytrzymałość Aluce daje. Przynajmniej turret nie pada, więc turret zachowany przez TSM po raz kolejny świetnie się ratują. Na potom lane Wild Turtle ze Spell Shieldem, na top lane uratowany turret. No i póki co TSM świetnie rozgrywa również grę wymian i jeśli Dairus jest dajwowany, bierzemy mida i teraz znowu spuszowali. Musi ktoś z tym zrobić, z teamu Where the Lead. I to będzie darmowy smog dla TSM. No i z 3000 przewagi wyrównując Dragon Slayer na 1-1, będą szukali prawdopodobnie walki. Walter to złapany, tym razem ten Solar Flare nie zestunował. O, piękny monsun od Last Boya! Ratuje jego drużynę i Bjergsen z dwoma zabójstwami z Zatorin. Zgarnia smoka Yuge w kompletnie słabej sytuacji. Bjergsen z triple killem na sam koniec tego teamfightu i TSM w sytuacji, która powinna być przeciwko nim, kończą z naprawdę świetnym wynikiem i jeszcze zgarniam inner tureta. Możliwe, że wezmą inhibitory, się pośpieszą, mają oczywiście push od Sivir i tarczę, która daje dodatkowe AD od Janny. No i w tym momencie wygląda na to, nie, prawdopodobnie wycofają się zbyt krótkie death timery. Tak jest, aczkolwiek otwarty inhibitor w 17 minucie. To jest olbrzymia przewaga. Aluka dalej nie spuszował tego tureta i musi się wycofać, bo wie, że przeciwnicy już wracają do bazy. Jakiś tutaj szalony teleport mógłby się pojawić. Może nie mają tych timerów spisanych do samego końca, chociaż zostawia tego tureta minionom. One o ten turet rozbiją, więc też odebiera trochę farmy w drużynie przeciwnej. Okej, ale to jest dopiero pierwszy turet dla World Elite. I co dalej? No i duża różnica również, jeśli chodzi o złoto. W 17 minucie 5000 to podchodzi pod stomp, lecz pytanie, w tamtym meczu również widzieliśmy przewagę z jednej strony i skończyło się to trollem. TSM miał dwa mecze przeciwko Yo i Flash Wolves, gdzie potrzebowali aż 10 chyba tysięcy, nawet kilkunastu, żeby domknąć tą grę. Grali bardzo pasywnie i czasami, jeśli nie podążasz za kolejnym ciosem, może to przynieść skutki odwrotne od zamierzonych. Więc póki co TSM szuka dalej tej ofensywy, teraz weźmie topa, lecz nie mogą przestać, muszą naciskać. 18 minucie taka przewaga jest wielka. Aluka przepiękne wcześniej miał statystyki, teraz trochę mu się zepsuły i wygląda na to, że ten Maokai nadal nie może znaleźć swojej użyteczności. Dobry gank na bottom lane z użyciem teleportu, ale tak naprawdę tutaj kończy się jego rola. Gdzieś te teamfighty cały czas znajdują TSM w ten sposób, że on nie może i tak nic kompletnie zrobić, nie może zanegować tych obrażeń, nie może wspomóc swojej drużyny wystarczająco dobrze. Czy w końcu Shie zgarnie tego blue buffa? No wygląda, że tak. Potrzebuje go z całą pewnością, tym bardziej, że nie ma żadnych cooldown reduction na mana regen. Zairu! O, było tak bardzo blisko. Milimetr zabrakło i Shie ostatnim autoatakiem ściągnął tego blue buffa. Naprawdę blisko. To by była katastrofa. No ale Shie dalej, daleko od bazy. Teraz wejdzie tą bramką, która została dodana już dosyć dawno, ale warto o tym wspominać, że fajna rzecz od Riotu, przynajmniej pomaga World Elite utrzymać inhibitor. Dokładnie, jest to typowe defensywne użycie, oczywiście pomijając takie drobne aspekty, jak przyspiesza wyjście z bazy, aczkolwiek nie tak łatwo już odciąć przeciwnika od jego własnych struktur dzięki tej bramce. Więc gdyby tej bramki nie było, może TSM pokusiłoby się o teamfight, który byłby rzeczywiście lepszy dla nich pozycyjnie. Może zgarnęliby ten inhibitor, dlatego Shie ratuje swoją drużynę tym, że zdążył tutaj wrócić, no i tym, że zgarnął tego blue buffa. Gdyby tam poszedł po nic, gdyby Dairus jednak tego blue buffa zestilował, to Shie byłby w słabej pozycji, nie miałby kompletnie nic i prawdopodobnie World Elite znowu byłoby bardzo niezadowolone. No, ciężko powiedzieć, czy TSM jest w stanie zrobić coś tutaj na topie. Pamiętajmy o Wave Clearze ze strony Diany oraz Caitlyn, natomiast podejście pod mida wydaje się dosyć ciekawe. Chcesz zainicjować team? Oczywiście pamiętajmy, że Where the Lead ma team kompo team fighta, ale nie mają jeszcze przedmiotów.
Maokai nie jest jeszcze aż tak bardzo wytrzymały, Diana nie zadaje tylu obrażeń. To jest dobry moment, by zacząć walkę, a idealną przyczyną, o którą warto się pobić, jest inhibitor. I dziwię się, że TSM tak bardzo chce grać na topie. Chyba, że interesuje ich bardziej Baron i presja w tej okolicy. To by tłumaczyło ich manewry. Bjergsen musiał tam uważać. Może trochę dziwna, może nie dziwna decyzja ze strony Yuji, bo nie było flasha na Lissandrze i zużył właśnie Glacial Puff, żeby wyczyścić miniony. To mógł być Solar Flare, to mogła być inicjacja, to mógł być martwy Bjergsen. Oczywiście miał cały czas Frozen Tomb, żeby się uratować. No, ale to mogłaby być jakaś sytuacja w końcu, żeby World Elite zgarnęło jakieś zabójstwo, żeby wracali do tej gry. No, otwarty inhibitor, pingowany tutaj przez obie drużyny. Albo Baron, albo inhibitor. Teraz stawiamy ich w tak trudnej sytuacji. Jedna drużyna chce go bronić, druga atakować, lecz wydaje mi się, że w końcu TSM powinno go zgarnąć. No, najpierw zajmują się minionami, podchodzą tego bardzo ostrożnie, rozbiewają małe szachy dookoła tego Barona, i, przepraszam, inhibitora, i to trwa tak długo, że zdążył się podpuszować i może to będzie dla nich okazja. Być może, troszeczkę obrażeń zadanych, przynajmniej ta tarcza jest zbita. Przynajmniej mogą właśnie poprosić Wild Turtla, żeby zadał troszeczkę więcej obrażeń, jakieś autoataki rzucił. Pada ten turret, nie trafiony kompletnie Solar Flare przez UJ. Znaczy trafiony, ale nie w momencie, w którym chciałbyś inicjować, gdyż to wyglądało jak bardziej jak łabędzi śpiew. Takie epitafium dla tej wieży, która pada, gdyż nikt nie podążył, nawet wyglądało jakby World Elite było zaskoczone decyzją ze strony UJ-a. Natomiast Smog za minutę wraca, TSM obkupi się, wzięło dwie wieże, wzięło mnóstwo minionów, wzięli całą dżunglę przeciwnika i w ten sposób snowballują grę. Było przede wszystkim 6 tysięcy, teraz już jest 9, no i skończony Phantom Dancer. Dużo ability power zakupionych przez Bjergsena, również Rumble to zupełnie inny build niż ostatnio widzieliśmy, teraz skupiony na ofensywnie, także nie chcieli walczyć do tej pory, teraz mają więcej powodów. Przed chwilą powiedziałeś, troszeczkę dziwna decyzja ze strony UJ i to jest właśnie to, na top lane miał okazję złapać Bjergsena, nie zrobił tego, na bot lane nie miał okazji zrobić niczego, użył ten ultimate, więc tak jak mówisz, troszkę dziwne decyzje ze strony UJ, czyli supporta World Elite. Spirit teraz może dać się złapać, wow, Frozen Tomb go łapie, jest jeszcze podbity dwa razy Santorin i Last Boy zgarniają to zabójstwo dla Bjergsena i Bjergsen teraz unstoppable. No, to jest ten Bjergsen, którego widzieliśmy częściej w tym turnieju, który dominuje grę. W poprzednim meczu nie było aż tak przekonujące, lecz gdy ten zawodnik się rozpędzi, cała drużyna jest ciągnięta przez niego i to jest właśnie powód, dla którego widzimy takie problemy dla World Elite. Gdyż tym bardziej, że Lissandra jest ciężką postacią, którą sfokusować. Buduje zonie, ma Frozen Tomb, który może użyć defensywnie, a jednocześnie posiada bardzo krótkie cooldowny, wiele obrażeń i mnóstwo CC. Z tego powodu będzie on dosyć istotnym problemem dla World Elite. Last Boy musi uważać, gdzieś tam Caitlyn wędruje w jego stronę, ale on ma pink wardy. O, to może być ważne, ten Red Buff teraz właśnie powraca do życia. Są wardy ze strony TSM, jest tam Dyrus. Niedługo przyjdzie tutaj jeszcze Bjergsen i Walter jest podbicie od Last Boya, ale Mystic, gdyby tam wyszło mu to Ace in the Hole, to przypłaciłby to swoim życiem, bo Dyrus zdążyłby do niego dobiec. No, Solar Flare zonuje tutaj Dyrusa, aczkolwiek nie jestem przekonany, że było to konieczne. Last Boy musi uważać, przez takie rzeczy właśnie się traci grę. Owszem, mógł próbować Steela, ale pozostał tutaj za długo i trzeba uważać, gdy wejdzie krytyk od Caitlyn, gdy wejdzie pasyw, nagle ta Janna, która ma zero defensywy poza Sidestone'em, może złożyć się na parę hitów. Ale możemy właśnie się kłócić. Gdyby poszło to Ace in the Hole, okej, Janna by umarła, ale umarłby też Mystic, bo prawdopodobnie zostałby tam za długo, Dyrus by go złapał, spowolnił. O, Last Boy, teraz! Właśnie jest taka sytuacja, kiedy on umrze i tu nie było ryzyka dla World Elite, chociaż UJ jeszcze spowalniany przez Santorina. UJ nie jest wcale wytrzymały, a wyglądało na to, że będzie w stanie przetrzymać troszeczkę dłużej. No i TSM Santorino odpowiada, więc mamy kolejne zabójstwo dla TSM, jeden za jeden. Myślę, że Last Boy jest zadowolony. Jestem ciekawy, czy Dyrus użyje Equalizera i będzie chciał walki z Aluką. Mam tutaj zdecydowaną przewagę nad przeciwnikiem, ale przede wszystkim kupuje czas i przerywa recole top lanerowi World Elite ze względu na to, że chcą wziąć inhibitor. Uuu, po raz kolejny złapany Frozen Tombem. I teraz jest Bjergsen dominating. Mamy Spirita, który stara się coś tutaj dla swojej drużyny zrobić. Wow! Jeszcze White Turtle zablokował jego IQ combo, którym starał się tylko Spirit uciec, na nie zadać obrażenia i Rampage dla Santorina. Ten ostatni frag tego teamfightu wpada na jego konto. Mają inhibitor. Mają właściwie tutaj grę 24 minuty, a puszują już wieżę od Nexusa, bardzo mało minionów. Death Tamery mogą być wystarczające i pytanie, czy TSM chce wejść na 2-0 w tym best of 5. O, jeszcze jednak troszeczkę odpuszczają, więc mamy jeden Nexus turret zabrany, to i tak jest bardzo ważne. To i tak daje im bardzo wiele. Na bottom lane tylko inhibitor turret stoi. Prawdopodobnie będą zabierali się za to, bo tak jak często jest to mówione,
bottom lane inhibitor jest tym najważniejszym, bo wtedy można spokojnie pójść na barona. TSM już mając barona, może sobie jeszcze raz na to pozwolić. Przepraszam. Last Whisper dokupiony tutaj przez White Turtle'a. I to jest trzy przedmioty na AD Carry, takim bardziej autoatakowym, może tak kolokwialnie powiedzieć. Z tego powodu dużo obrażeń teraz zadaje. To jest dopiero 25 minuta. Porównajmy to z tym, co ma Mystic. W ogóle porównajmy przedmioty pomiędzy kolejnymi postaciami i widzimy, dlaczego tak bardzo przekonująco wygląda Team Solomid w tym drugim spotkaniu. Ale trzeba podkreślić statystyki i junglera, i midlanera drużyny TSM. To jest 4-0-5, 7-0-5. Cały czas bez żadnej śmierci. I cały czas to, co mówiliśmy. Dyrus, Dyrus, Dyrus. Ganki od Spirita non-stop na top lane. Tam Dyrus cały czas umierał, ale nie skupili się wystarczająco na innych częściach mapy. Okej, był ten teleport od Aluki na bottom, był ten teleport od Xie na bottom, ale cały czas Bjergsen nietknięty. Oczywiście ta Lissandra może uciekać, może się ratować Frozen Tombem, ale trzeba spróbować przynajmniej. Trzeba wywrzeć presję. Bo to nie tylko było to, że Bjergsen nie był ukarany, to też było to, że on wypuszczowywał Xie ze swojej linii i teraz ma już 80-90 klipów przewagi. To jest coś wielkiego. Więc nie tylko te zabójstwa, nie tylko to, że nie umarł ani razu, nie tylko to, że został zostawiony na swojej linii, to jeszcze to, że był silniejszy od Xie i tam nie było żadnej pomocy. No i widzimy, jak bardzo czarno-biały bywa obraz między midlane'em w tym best of five teraz na korzyść TSM. Wezmą tą wieżyczkę, nie ma żadnych problemów. Dyrus będzie pushował bota i nagle Wert Elite nie może nigdzie zainicjować, nie chce w ogóle inicjować, nie chce też walczyć z drużyną, która ma 13 tysięcy przewagi. A z drugiej strony, jeśli będziesz oddawał obiektywy za darmo, w ten sposób również nie wrócisz do gry. Po raz kolejny starali się tutaj znaleźć Last Boya, to była dobra decyzja, ale Last Boy tym razem wiedział, że coś takiego może się szykować. Poleciał Howling Gale i pozostanie przy życiu. Wow, Spirity, oni chcą go dalej łapać. Cały czas ten engage trwa od TSM-u i Aluka wskakuje w sam środek. On bardzo dobrze połyka te obrażenia, ale to nie będzie wystarczająco, bo on pada jako pierwszy. Satorin jeszcze zgaszony Piltover Peacemakerem, więc dobry teamfight dla Wild Elite. Oni mogą coś tutaj działać. Dyrus cały czas w zonie, Sourglass jeszcze przeżyje i mamy double kill dla Wild Turtle'a. Nie zostanie ściągnięty tym Ace in the Hole. To zadecydowałoby o tym, że może Wild Elite miałoby teamfight. Bardzo ładny teamfight tutaj od Wild Elite, tracą 13 tysięcy przewagi. Wielka różnica w przedmiotach, a mimo to byli w stanie tutaj wyrównać niemal stan. 2-2. Aczkolwiek nie są w stanie nic tutaj uzyskać, nie mają spuszczowanych linii. Jedyne, co mogą zrobić, to przedłużyć troszeczkę grę, ale uważać, nadchodzi Dyrus z Homeguardami. Dyrus, Spirit, bardzo niski stan zrobiony, on tutaj na pewno umrze, jeszcze Bjergsen dochodzi i on go wykończy, jest legendary Bjergsen, 8 zabójstw, 0 śmierci w tym momencie na jego koncie. No i widzimy, próbowali tutaj wyłapać Dyrusa po raz kolejny. Aczkolwiek Maluka to robi świetną robotę, zonuje przeciwników, ale Bjergsen zgasza to zonią, natomiast nikt nie dotknął Mystika. Do tej pory pojawiały się te Frozen Tomby, które wyłapywały jedną z zawodników i TSM za tym podążała. Teraz Spirit bardzo ładnie tutaj razem z top lanerem przytrzymali troszeczkę TSM z dala od Kery. No i Mystic mógł zadawać obrażenia z dwoma przedmiotami. To zonia Sourglass od Dyrusa, świetna. Werdy liczyło na zabójstwo tam, a on po prostu ich powstrzymał zonią, potem się po prostu wycofali, więc świetnie to Dyrus rozegrał. I mamy barona dla TSM, tego, którego wywołałem. Bottom lane, baron. To będą ważne obiektywy dla TSM. Zabrali się najpierw za barona, więc prawdopodobnie będą starali się spuszować teraz bota, chociaż zobaczymy. Niedługo inhibitor wróci na midlane, więc może coś w tych okolicach się wydarzy. No i smog za 15 sekund, aczkolwiek dziwiłbym się, jakby Wild Elite chciało go bronić. To jest trzeci, gdyby to był czwarty smok, to byłyby to jednak obrażenia w stwory wzmocnione, no to wtedy byłby to push, który nie byliby w stanie powstrzymać. Aczkolwiek te 5% movement speedu nie zmieni w jakiś sposób drastycznie sytuacji. TSM nadal będzie na prowadzeniu, także prawdopodobnie odpuszczą, nie będą ryzykować. Muszą teraz wykorzystać te kilkadziesiąt sekund, żeby odpuszczować i nie przedłużyć tą grę, bo to jest ich jedyna nadzieja. Pójście w super late game. Ważne jest też to, że tylko jedna wieżyczka cały czas stoi przy Nexusie i jeśli TSM chociaż troszeczkę lepiej wyjdzie teamfight, to jest o wiele mniej do zniszczenia tam, więc mogą się pokusić nawet w dosyć niepewnej sytuacji o zniszczenie Nexusa przeciwnika. No i mamy tego tutaj z tymi silnymi minionami razem z Santorinem. Bardzo często oni udają się na jedną linię i nakładają presję na
z reguły inhibitor turret, podczas gdy reszta drużyny idzie na innej linii. Teraz grupują się w piątkę, a Luka ma teleporta, aczkolwiek musi szybko się na niego zdecydować, gdyż ta wieżyczka nawet w tej rotacji minionów może paść. Wiesz, ten teleport jest za plecy TSM, więc musi być teamfight. Jurze zmiażdżony! Walter też zgarnia to zabójstwo, Spirit też płonie w oczach i Aluka w końcu wkracza z tyłu, ale on już teraz nic nie zrobi. Jego drużyna nie może zadawać obrażeń, bo nikt nie żyje. Mystic ostatni na polu walki będzie ściągnięty przez Rambla. Ace dla TSM! Padną też wieżyczki na bocie i to będzie to good game! To jest surrender, więc poddawają tą grę World Elite, ale to po prostu było skrócenie gry o kilkanaście sekund, gdyż było wiadome, że drużyna TSM wygra i 2-0. Do tej pory Nero w Katowicach, kto wygrywał pierwszą grę, wygrywał już cały finał bez upuszczenia własnej gry, czyli 2-0 Gambit w finale, 3-0 KT Bullets. Czy szykuje się 3-0 dla TSM? To może być teraz bardzo prawdopodobne, kiedy to było jeszcze 1-0. Mogliśmy myśleć, że World Elite trochę poprawi swój team comp, troszeczkę lepiej im wyjdą następne akcje. A teraz, kiedy TSM ma już 2-0 i ta gra była zdecydowanie lepsza niż poprzednia, bo World Elite wtedy zgarnęło o wiele więcej dla siebie, była o wiele bardziej wyrównana, to TSM jakby się rozgrzewało jeszcze w tej pierwszej grze i teraz nagle weszli na 100% swoich możliwości i World Elite też jakby przestraszone. Tak mówiliśmy, Diana albo wyjdzie, albo nie wyjdzie, kompletnie nie wyszła. Naprawdę dużo nie zrobił w tej grze. Nie chcę powiedzieć, że nic, bo jednak tam był, ale za dużo naprawdę nie zrobił. No i widzimy, że to bardziej wygląda jak ta pierwsza gra TSM kontra World Elite. Wrócili do rozwiązań, które przyniosło im zwycięstwo. No i teraz oczywiście 3-0 między nimi. Jeśli zrobią 4-0 między World Elite, no to biorąc pod uwagę, że ta drużyna wyeliminowała faworytów GE Tigers czy CJ Entus, nagle trzeba zastanowić się, jak potężny jest region amerykański, który zrobił nie taką niespodziankę, wygrywając właściwie niemal cały turniej bez upuszczenia gry, ale na ten temat będą rozmawiali chłopaki na Desk Analyst, więc oddajemy głos do Wojtka, do Wyrzziego i do Rulera, chyba że ktoś się zmienił. Ruler! Także oddajemy głos do obogu. Dzięki chłopaki, no cóż, 2-0 dla TSM-u i tym razem jest to gra, która przypominała tą pierwszą grę, jeżeli chodzi o tą fazę jeszcze grupową. No zdecydowanie Team Solomid odjechał w pewnym momencie rywalom, no i World Elite nie miało okazji ich już dogonić. Ale zacznijmy może od początku. Minuta 14, First Blood, po czym 2 kile dla TSM-u. Nie widujemy tego zbyt często, Veggie. No to prawda i tutaj, że tak powiem, World Elite chciało zostać i walczyć dalej, no ale TSM zachowało się przytomnie, no od razu że tak powiem, krzyknęli chłopaków, no i tutaj dużo dało to First Blood, nawet nie chodzi o same zabójstwo, ale o to, że przede wszystkim Diana już musiała TP używać, no dużo summonerów zużytych i to potem zaprocentowało i tutaj potem w midgame non-stop Jarva próbował gangować tutaj na topie Dairusa, ale no jak widać on jest przyzwyczajony może do tego i niewiele to dało i tak naprawdę on i tak miał ten damage. Wystarczyło, że użyje ulti i widzieliśmy zresztą, że było kilka sytuacji, w których po prostu Dairus no, dobrze się zachował, bo za każdym razem jak padał na tym topie, to zawsze TSM coś brało w zamian, czyli że tak powiem Dairus przedłużył na ile się da. Jak ci się, Ruler, podoba przygotowanie taktyczne ze strony World Elite, bo w momencie, kiedy oczywiście, to było w okolicach 9 minuty i 20 sekundy, pojawia się Blue dla TSM-u, widać od razu, że przesuwa się tam Santorion oraz Bjergsen i w tym samym czasie Jarvan rzuca Pink Warda w okolice Drake'a, przeskakuje i World Elite zdobywa pierwszego smoka zupełnie za darmo. Tak, no to są takie zagrania taktyczne, na które trzeba uważać i które trzeba śledzić. Tutaj widzieliśmy World Elite, że mają tą strategię na pewno obeznaną, wiedzą jak grać taktycznie oraz strategicznie, jak się ustawia, tylko po prostu wydaje się, że jakby coś im nie działa, może shotcalling tutaj, albo komunikacja pomiędzy zawodnikami. Połamali się chłopaki. Tak, dokładnie, połamali się, bo ta pierwsza akcja, First Blood na Dariuszu, niby wszystko fajnie wygląda, ale dwa flashy zużyte, Maokai oraz Jarvan fleszują się za ścianę i tam już potem nie mogą uciec. Potem od razu Caitlyn też splashowała się na pierwszym poziomie, po czym ginie na bottom lane od Wildtarta, który gra po raz kolejny świetną grę Sivirką. Ja pamiętam jeszcze, jak grali na CLG w swojej lizy, gdzie on przyjmował Ultimate Lissandry na swoją tarczę. To, co wyprawia ten zawodnik na Sivir, to jest coś niesamowitego. Ja miałem czasami po prostu dech odbiera, jak można wymasterować jednego czempiona. I teraz widzimy, Veggie, mówiłeś, zastanawiałeś się, dlaczego tak często ją pikują. Teraz chyba mamy odpowiedź, dlaczego. Po prostu
White Tartle czuje się mega komfortowo na tym czempionie i bardzo to pomaga drużynie. No i tutaj też ostro bardzo wygrali tego botlane'a. No mówi się właśnie, Leona Caitlyn to nie jest najlepsze combo, jakie może być. Tak. No, jedna postać chce, tak powiem, chce engage'ować, chce wchodzić na linii, druga chce raczej połokować. I jeżeli Caitlyn nie wygra linii, to jest wielka strata dla niej, bo no tak naprawdę po to jest ta postać pikowana, prawda? Jeszcze chciałem tutaj dodać, że myślę trochę za mało wymienić się Bjergsena tutaj, bo no właśnie miałem do tego on tutaj zmierzać. Tak znakomicie zagrał Lissandrą i podoba mi się gra Santorina. Santorin, myślę, że wiele osób nie zauważa, ale Santorin taki cichy tak bohater. Naprawdę cichy bohater pod względem kontroli wizji. O ile Lastboy tak czasem kilka razy nawet padał, próbując wardować, to Santorin wszędzie gra agresywnie w dżungli przeciwnika, zabiera buffy, zabiera kampy, jeszcze do tego warduje, więc myślę, że tutaj pomogło to, że tak powiem, Bjergsenowi potem wchodzić na tym Lissandrze i dominować przeciwnika. Jeszcze jedno pytanie. Oczywiście wspomniałeś tutaj o Bjergsenie, czyli o Lissandrze. Przeciwko Shiye, który przecież grał jeszcze parę minut temu naprawdę doskonale na Ahri, teraz dostał Dianę, która, no, którą też jednak popisywał się całkiem dobrą grą. Widzieliśmy to m.in. w półfinałach, natomiast no cóż, co tak naprawdę tutaj zawiodło? Bo widzieliśmy oczywiście ten double teleport, który jest w miarę standardem w momencie, kiedy World Elite tak gra tutaj oczywiście z tą Dianą. I pierwsza sytuacja wyszła na bocie, bo był double teleport, 4-2 się zrobiło, zabili dwójkę, ale nic z tego tak naprawdę nie mieli, bo nawet nie zabrali wieży. Natomiast później już to, o czym Ruler wspominał, była inicjacja na Sivir i nie udało się zabić tam praktycznie nikogo, bo White Turtle zgarnął jednego fraga, przeniósł się tam Shiye i tak naprawdę niewiele zrobił. Czy to jest problem samej postaci, samej Diany, czy być może jakiś problem już Shiye, który no, hard kierował swoją drużynę w poprzednim spotkaniu, teraz... Jeśli ja miałbym mówić, to powiem tak, nie można wysyłać na Bjergsena postaci, która nie może z nim walczyć. Diana praktycznie nie ma opcji do tego poziomu, żeby jakkolwiek tradować się z Lissandrą i my to widzieliśmy. Tak jak właśnie Virgil mówiłeś wcześniej, użyty teleport. Ten dobry wczesny gank do strony Santorina. Dokładnie i zupełnie zmierzona Diana cały czas puszowana po wieży. Widzieliśmy około 10 minuty, gdzie wieżeczka na środkowej alejce była w 3/4 spuszowana przez Bjergsena, ale to nie głównie przez jego czempiona, tylko przez jego miniony, które cały czas były wpychane pod wieżę. No i Darius, który zginął 4 razy i miał więcej farmy od tego przeciwnika, to jest coś niesamowitego. No cóż, myślę, że możemy oczywiście powoli tutaj przechodzić do krótkiej przerwy. Pozostańcie z nami, przed nami gra numer 3 i czy World Elite przedłuży swoje nadzieje, czy Team Solomid sięgnie po mistrzostwo Intel Extreme Masters 2015 w Katowicach. Witamy ponownie po przerwie. 2-0 w tej chwili Team Solomid prowadzi z World Elite. No i cóż, to drugie zwycięstwo tak naprawdę było, tak jak mówiłem przed przerwą, dominujące. I według Was, Musek, co może tak naprawdę World Elite zrobić, żeby faktycznie tutaj może powalczyć, może odnieść zwycięstwo? Moim zdaniem powinni właśnie zacząć od zmiany kompozycji, dlatego że to już jest drugi mecz, kiedy World Elite decyduje się na taki setup, gdzie mają dwóch carry'ch i dwie bardzo tanki postacie, także Jarvan tak naprawdę nie zadaje praktycznie obrażeń w tym setupie. Jarvan, który zresztą Spirit, on stara się jak najwięcej zwordować do swojej drużyny, stara się właśnie kreować presję tymi znakami strażniczymi, masać Stona za każdym razem, także tych obrażeń jest jeszcze mniej. Tymczasem TSM ma Dairusa na topie, który już dwa razy grał Rumble. Rumble wystarczy walnie Ultimate'a i po prostu obrażenia sypią się tam drzwiami i oknami, a tymczasem Santorin dokładnie to samo. Wykorzystał Vi, zrobił ładny engage na Ahri w poprzedniej grze jeszcze, a tym razem też na tej Rek'Sai starał się po prostu wyrzeć jak największą presję, zwłaszcza na Shiye, na midlanerze, także to rzeczywiście zdaje egzamin. Tymczasem World Elite, mimo że grał rzeczywiście super, to nie jestem pewien, czy Mystic rzeczywiście dobrze się czuje w roli Hyper Carry. On powinien mieć właśnie więcej wsparcia od swojej drużyny. No właśnie, tutaj też nie jest pewien problem, że ta Sivir jest ciągle otwarta, bo jak widzimy, no Team Solomid oczywiście tutaj podbiera ją przede wszystkim dlatego, żeby nie otrzymała jej cała drużyna World Elite. I kwestia tego, czy World Elite tak naprawdę chce dopuścić, żeby White Turtle grał po raz trzeci. Wiadomo, że on oczywiście może wyciągnąć swojego Korkiego, może wyciągnąć Gravesa. On ma naprawdę spory champion pool, na którym czuje się pewnie. Natomiast ta Sivir wyraźnie działa na korzyść TSM-u. No, tak jak rozmawialiśmy tutaj przed przerwą, Lastboy lubi grać właśnie z takimi hard engage'ującymi. Tak, im więcej szybkości ruchu, tym lepiej, po prostu. No tak, dokładnie. No i teraz co można zrobić? Czy banujemy tą Sivir, czy ją zostawiamy? Osobiście uważam, że Sivir jest największym problemem. Wild Turtle, to co on robi głównie ze Spell Shieldem, bo to jest tak naprawdę największy wyznacznik skilla na Sivir, bo Erkę w odpowiednim momencie, kiedy dostaniesz od Kolera, na przykład Wierksing czy RRR, tak, albo Ultimate, nie wiem jaką mają dokładnie komunikację, to nie jest problem, ale te Spell Shieldy na każdą kluczową umiejętność, na W Maokaja, na Q Diany, który ma go zabić, na R Diany, wszystko chodzi idealnie tak jak powinno, więc wydaje mi się, że albo ban, albo powinni zawodnicy z Chin podebrać tego czempiona, bo naprawdę White Turtle robi niesamowitą robotę. Problem jest taki, że to nie jest jedyny czempion, który on świetnie gra. I to jest właśnie największy problem, żeby
może próbować ubanować właśnie go, zostawić Bjergsena, zostawić go auto kompletnie, dać mu wszystkie czempiony i po prostu zbanować tego Wet Turtla. Coś muszą wymyślić, bo to się na razie nie sprawdza to, co robią. Tylko tak. Kwestia jest tego, że jeżeli zostawimy odbanowanego praktycznie w ogóle Bjergsena, on może sięgnąć po swojego Zeda i w tym momencie gra dla World Elite prawdopodobnie będzie skończona, bo tak też się stało w tej pierwszej grze w rozgrywkach grupowych. Mhm. To Bjergsen przede wszystkim był tą postacią, tą osobą, która była w stanie wykierować swój zespół w taki sposób prosty. Wiadomo, że on też... No, lubi te czempiony, które posiadają sporą liczbę obrażeń, lubi oczywiście tak zwanych bursterów na środku, tak jak widzieliśmy teraz przede wszystkim z tą Lissandrą. No ale zobaczmy, oczywiście mamy już piki i bany, no i tutaj zbyt wiele się nie zmienia. Jest ale Sivir jednak zabrana. Jest Sivir dla World Elite, także zmiana jest rzeczywiście całkiem spora, tymczasem TSM sięga tutaj po ewentualnie Nidalee w dżungli. Plus Maokai, co widzieliśmy przed chwilą jeszcze dla World Elite. Podoba mi się to, że Maokai będzie na Dairusie. Uważam, że Maokai ma lepszego niż Rambla. Widzieliśmy, co Rambla robi. Mimo, że ginie 4 razy, za każdym razem TSM coś zabrał. Pierwsza śmierć, 2 kille. Druga śmierć, smog. Trzecia, czwarta, wieżyczki. Tak, ale tymczasem znowu Spirit. No, już myślałem, że znowu będzie ten Jarvan. Jarvan, który wydaje się zupełnie niefortunnym pikiem w tych setupach. Jakoś tak wydaje się nie działać. On, Spirit potrzebuje jakiegoś junglera z większą ilością obrażeń mimo wszystko. Czymś, czym będzie rzeczywiście w stanie... Albo Rek'Sai. Tak. Niedaleka podebrana, Rex jest banowana. No właśnie, tak. A być może wciąż Lee Sin. Widzieliśmy, jak świetnym efektem dysponował właśnie Lee z drużyny GET Tigers, grając tym Lee Sinem i wywołując właśnie presję na mapie. No a tymczasem tutaj po raz kolejny Shiye sięga po Ari, czyli swojego flagowego pika. Tymczasem World Elite wzięło i Janę i Sivir, także podebrali im tak naprawdę dwóch czempionów. No i pytanie, co teraz? No w ogóle tutaj wygląda to bardzo kiepsko, jeżeli chodzi o Team Solomito. Oni oczywiście też mają naprawdę bardzo dobre czempiony. Natomiast oddają wszystko, co mogłoby chcieć Team World Elite. Bo mamy oczywiście Sivir, która prawdopodobnie specjalnie dlatego była zabierana przez Team Solomito, żeby nie trafiła w ręce przeciwnika. Mamy Ari, która przecież dla Shiye działała naprawdę doskonale w tym pierwszym spotkaniu. Tak, on się naprawdę świetnie czuje na tej Ari, to widać. No i czyli tu będziemy mieli duet Lucian i Eni, no i właśnie Hekarim na top lane. To jest coś, czego Aluka może potrzebować. Tu jest naprawdę świetna kompozycja, jest passive Janny, jest większy movement speed, jeszcze jest ultimate Sivir. Także Hekarim dostanie po prostu tony obrażeń jeszcze z samej szybkości ruchu, co jest naprawdę świetne w tej sytuacji. No i myślę, że tak jest. I znowu Jarvan oczywiście. Tak, ale Jarvan musiał być, bo tak naprawdę jeżeli popatrzymy na wszystkie czempiony, zresztą mówiliśmy to jeszcze przed samym rozpoczęciem na cały pool Spirita, tak? To przede wszystkim trzy czempiony się tam najczęściej pojawiają w momencie, kiedy on gada World Elite. Jest to Jarvan, jest to Rek'Sai i jest to Nidalee. I stąd właśnie te bany kierowane przeciwko Rek'Sai ze strony Teamu Solomit, bądź bany na Nidalee. No i w tym wypadku, owszem, jest ten Lee Sin, tylko kwestia tego, czy ten Lee Sin by tutaj naprawdę zadziałał, skoro on się jednak pewniej czuje na Jarvanie. Zgadza się, no i tutaj jest taki problem, dlatego że jeszcze kiedy World Elite wydawało się, że zaskoczyło GE Tigers swoją strategią, tymczasem TSM wydaje się po prostu dużo lepiej merytorycznie przygotowana przeciwko tej drużynie. Po prostu wygrywają praktycznie każdy Champion Selection. Pierwszy Select był tak naprawdę bardzo, bardzo wyrównany. Team Solomit miało drużynę lepszą w midgame'ie, World Elite mieli lepszą drużynę, jeżeli chodzi o scaling, ale po prostu dali TSM wygrać. Drugi mecz przegrali tak naprawdę Champion Selection. Była Diana przeciwko Lissandrze, a Lissandra po prostu perfekcyjnie kontruje asasynów. No także gra za chwilę się zacznie. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. No cóż. Dwa słowa jeszcze może tak ode mnie na koniec. Ja powiem tak, Bjergsen znowu na Lissandrze z tego, co widzieliśmy, ale jak dla mnie w tym momencie Hekarim robi obrażenia. Jarvan nie musi ich robić, bo robi to top laner w tym momencie. Jeżeli grali dwa razy tanki top lanerem, grali Maokajem, nie wyszło, bo to sam tank i nawet nie było roli skończonej. Teraz gram po coś, co na topie robi drużyna, więc wydaje mi się, że akurat Jarvan w tej kompozycji może zadziałać. Potrzebują front lane'u. Wiadomo, że zanim Hekarim będzie twardy, jeszcze będzie Triforce. Tak, przy czym tutaj jest kolejny problem, dlatego że za każdym razem, kiedy w grze pojawia się Jarvan czwarty, to przeważnie team przeciwnika jest hipermobilny właśnie po to, żeby każdy był w stanie wyjść z tego kataklizmu, albo żeby nie warto było w ogóle na niego tego ultimate'a rzucać. Także, tak jak mówisz, Hekarim plus Jarvan będzie dużo bardziej skuteczny, zwłaszcza w połączeniu z Sivir. Natomiast, no co ma teraz do dyspozycji Team Solomit? Jest Lucian. Wiadomo, co robi Lucian. Lucian dużo skacze. Jest Maokai, nie warto go ultimate'ować. Jest Lissandra. To jest tak naprawdę kont inicjacja ze strony Bjergsena tutaj. No i w dżungli oczywiście... Po raz kolejny, znaczy nie po raz kolejny, tylko po raz pierwszy tutaj. Może wyskoczyć. Będzie Nidalee, która raz, że może wyskoczyć, a dwa, że to jest po prostu połk champion, także no tutaj sytuacje będą dużo bardziej zależne właśnie od kontroli wizji niż od kompozycji. Ale oczywiście zobaczymy, co mają do powiedzenia nasi casterzy, czyli Nero Integrate oraz Avahir. 2-0 TSM w tym momencie jest na fali. Pytanie, czy World Elite, drużyna, która była spisywana na stratę już przed całym turniejem, teraz jest spisywana na stratę w tym finale. Potrafiła już raz zaskoczyć, czy potrafią powtórzyć sukces? To jest ciekawe pytanie akurat, bo
byli wyeliminowani przez fanów, przez ludzi, przez analityków już przed turniejem, a jednak udało im się dojść do finału. Więc pytanie, czy ta eliminacja przez wszystkie osoby teraz w końcu okaże się prawdziwa? Czy oni jeszcze raz zaskoczą, czy do samego końca dociągną to, co zdołali tutaj właśnie osiągnąć na tym turnieju? Więc to jest naprawdę bardzo ciekawe. Czy Puerto Rico do samego końca będzie zaskakiwało i zgarnie tutaj pierwsze miejsce, czy w końcu ugną się przed TSM, z którymi przecież już raz przegrali? No i mam nadzieję, że słyszycie tę owację. Ci, którzy nie są z Podku w Katowicach, muszą wiele żałować, aczkolwiek przyjdźcie za rok, gdyż atmosfera jest tutaj niesamowita. Wsparcie TSM. TSM w tym momencie w szóstkę gra przeciwko URT Elite i nie wiem, czy drużyna z Chin ma jeszcze tyle motywacji, gdyż patrzyłem na ich miny. Zupełnie inne podejście w stosunku do poprzednich meczów. No zdecydowanie, zobaczymy. Obie drużyny zdeterminowane. Na pewno obie chcą wygrać, co do tego nie ma żadnych pytań. Yuje, gdzieś tam poleciał już Javelin Toss w jego stronę, gdzieś tam poleciał Sapling Toss w jego stronę, więc no on cały czas musi się wycofywać coraz dalej i dalej i dalej. TSM będzie miało dosyć głęboką wizję w dżungli World Elite. Czy to znowu sugeruje, że cały czas będą stylowane te buffy? W drugiej grze to była dosyć duża katastrofa dla teamu WE. Przede wszystkim tutaj TSM szuka informacji dotyczących tej swapów. Tego lane swapa tutaj szykuje. Jak mówiliśmy na samym początku, pod tym względem czuję się pewniej. No i wydaje mi się, że po prostu Dairus zrobi sobie wilki, potem będzie podróżował razem z Santorinem. Natomiast możliwe, że White Rose po prostu będzie samotnie siedział na topie, gdy Last Boy będzie roamował dla drużyny. Zobaczymy. Głęboka wizja po obu stronach. Mamy tutaj na bottom lane drużyny World Elite jednego warda ze strony TSM, potem na top lane jednego warda ze strony World Elite, więc wiedzą już, że jest ten lane swap. To jest pewnie informacja, którą chcieli uzyskać. Jest jeszcze bardzo blisko mid lane'u jeden wardzik od World Elite, więc prawdopodobnie sprawdzają dżunglę Santorina, gdzie zaczyna, gdzie będzie w danym momencie i czy mogą wywrzeć trochę presji na Wild Turtle, bo wydaje mi się, że nie chcą dać mu wylecieć do przodu. No, White Turtle jest faktycznie szalony podczas całego turnieju. Zagrał świetną Sivir, ale również i Luciana, także nie dziwi się TSM-owi, że oddali tutaj tą postać, gdyż widzieli, że w razie czego Lucian jest spokojnie dobrym pickiem przeciwko Sivir. No i Turtle się świetnie spisuje podczas tego turnieju na czarnoskórym bohaterze. No i możliwe, że teraz wzbogacone o to doświadczenie z linii samodzielnej będzie w stanie kierować drużynę. Po raz kolejny Last Boy ma Disintegrate na pierwszy skill i po raz kolejny nie ma wystakowanego stana, bo nie ma po prostu jak, więc się stamtąd ucieknie, ale i tak dosyć mocno oberwał. Wow, Yuje już zmuszony do użycia flasha już tak bardzo szybko. No, w tym momencie ten stun się pojawił. No i piromania została nastakowana przez Last Boya i prawdopodobnie gdyby nie użył flasha, i tak musiałby go użyć później, gdy zostałby zestunowany, a tak to nie otrzymał przynajmniej obrażeń i uniknął potencjalnego ryzyka. No, zdecydowanie. Możliwe, że to było warte, ale jednak Yuje cały czas pierwszy poziom zdrowia. Tam gdzieś chciałem się podśmiać trochę pod nosem, jak Yuje podszedł i chciał przeszkodzić Santorinowi i Dairusowi przed zrobieniem tego blue buffa. Rzucał te autoataki, rzucał, a jakby kompletnie nic drzewcowi nie robił. Niewzruszony Dairus. Więc Yuje gdzieś tam się starał zagwarantować wizję dla swojej drużyny, tutaj potem stara się zagwarantować więcej informacji, tutaj wejść, gdzieś wyjść i nagle musi przez to wszystko spalić flasha, więc dosyć niefortunnie rozpoczynają tę grę World Elite. No i oczywiście Chiny bardzo lubią Sivir z tego względu, że oni szukają raczej teamfightów, w ten sposób snowballują swoją przewagę. No i teraz z tym team compem nastawiony na walki drużynowe, on the hand może być bardzo użyteczny, zwłaszcza gdy pomyślimy, ile zyskuje z dodatkową prędkością poruszania się Hekarin. Wow, Aluka bardzo mocno obrywał tam na samym początku już na top lane od Wild Turtle'a. Teraz jeszcze wskakuje w niego Santorin i będzie zmuszony się wycofać, więc World Elite coraz gorszy i gorszy ten początek. Muszą w końcu coś dla siebie zgarnąć. Na bottom lane przynajmniej idzie im dosyć dobrze, ale nadal Wild Turtle przewaga w CS-ach nad Mystikiem. No, również trzeba patrzeć na top lanerów, Aluka 3-14 Dairus, także widać, że Maokai o wiele pewniej czuje się w tych lane-swapach. Natomiast chodził po dżungli, ma problemy teraz z doświadczeniem, zgarnie teraz sporą falę minionów. Pytanie tylko, jak Wild Turtle, na ile będzie w stanie mu przeszkodzić. Last Boy ma tego buffa ze Scuttlera, więc może podejść na ten top lane i cały czas biedny Aluka bierze Hekarima na topa. Stara się być trochę bardziej agresywny, stara się zagwarantować swojej drużynie jakieś obrażenia, stara się być tym carry top lanerem, a nie tym tylko tankiem, który będzie zgarniał obrażenia i nic więcej. A
tutaj zgaszony kompletnie przez Waltertla, potem gank on Satorina, potem jeszcze Last Boy go wypycha spod tureta, bo cały czas się pojawia i widać, że ma tego stana już nastakowanego, więc Aluka nie ma tutaj kompletnie nic do roboty. 5 do 18 w CS-ach na korzyść Dairusa w tym momencie. To już jest bardzo duża przewaga i Santorin jeszcze dołącza, ale muszą uważać na Spirita. No, mają wizję na to, co robi Aluka. Wydaje mi się, że nie powinni tutaj być zaskoczeni. Również Last Boy ma stuna w razie czego, ale Spirit chce bronić własnej jungli, może zapłacić za to sporą cenę, musi uważać. Last Boy ma tutaj flasha, wiem ile obrażeń ma Nidalee w early game'ie. Aluka, mają na nim wizję, cały czas chcą go zniszczyć. No i ten turret może paść jako pierwszy i to będzie jeszcze gorsze dla World Elite niż to zabójstwo na Aluce, ale łapie Last Boya. To może być first blood i tak dla niebieskiej drużyny. Flash od Spirita, ale Last Boy jeszcze stunem pomaga swojej drużynie i Santorin ma first blooda, ta Nidalka w dżungli. Ona będzie znowu tak silna, Santorin na Nidalee, tego się obawiałem. Nie pokazała się do tej trzeciej gry, a ta trzecia gra właśnie dzięki Nidalce może być ostatnią. No, no i tutaj World Elite próbowało skontrować zasadzkę, lecz TSM dobrze skontrował tą kontrę i wychodzą górą. Troszeczkę szczęścia tutaj miał Last Boy, że przeżył, aczkolwiek trzeba przyznać, że bardzo ładnie wykonany manewr i nie chcesz walki przeciwko Nidalee jako Jarvan w takim game. Przede wszystkim różnica obrażeń jest zbyt wielka, również ten gap closer od Nidalee jest naprawdę na wysokim poziomie. No i to daje first blooda drużynie TSM. Tak, zdecydowanie duży zasięg tego gap closera Nidalee. Nie sposób od niej uciec, kiedy tylko wejdzie się w bushwaka albo zostanie się trafionym javelin tossem. To jest bardzo, bardzo ciężko. Dairus jest w stanie się tradeować z Mystikiem tutaj na bottom lane. Jeszcze wskakuje dla niego Vengeful Maelstrom właśnie w tym momencie, więc cały czas trochę agresji tam szukał i to jest dziwne. Top laner wygrywa za dekery. Coś takiego nie powinno się dziać. Santorin kontra Aluka na top lane. Trzeci poziom doświadczenia kontra piąty i jednak Aluka wychodzi górą. No, musi jednak bardzo uważać, jest do tyłu względem Dairusa potężnie i to jest właściwie powód, dla którego TSM się zrobiło lane swapa. Już nie chodzi tutaj oczywiście o to, że Maokai ma lepszy laning swap niż Hecarim, ale po prostu TSM ma większe doświadczenie z tymi manewrami, potrafią rozgrywać to dobrze, a Dairus zawsze grał solidnie lane swapy, nawet gdy był dive'owany, zawsze znalazł sposób, żeby uszczknąć trochę doświadczenia czy farmy i widać po prostu różnicę, jeśli chodzi o właśnie lane swapy, rozgrywanie lane swapów w środku obu drużyny. Mamy dwie różne drogi budowania się supportów. Side są z jednej strony na Last Boyu, z drugiej strony budki na Yuji. Jak to wpłynie na grę, jak myślisz? Nie wiem, bardziej spodziewałem się, że będzie na odwrót, gdyż Last Boy dużo ramuje i przydałby to się mobilitki. Po prostu Yuji nie robi tutaj większej roboty, jeśli chodzi o ganki. Przydałaby się natomiast wizja dla całej drużyny, gdyż póki co zaskakiwani są przez TSM. O, i Last Boy łapie jeszcze Mystika. Nie było czasu na ten spell shield, a teraz już nawet nie ma po co go używać, bo wszystkie skillshoty zostały użyte przez TSM, więc niczego nie zablokuje. I właśnie tak jak mówisz, ja również spodziewałem się, że to będzie na odwrót, że buty na Eni i Sidestone na Janie. Bardzo duże obrażenia od Waltertla, on może tutaj zgarnąć zabójstwo, ale jednak jest heal, jest odpowiedź od Mystika i Spirit nadciąga. Jest jeszcze on the hunt, więc Waltertl może mieć bardzo nieprzyjemną sytuację, złapany przez Boomerang Blade. I jeden autoatak, nie wystarczy obrażeń ze strony World Elite, ale przynajmniej coś dla siebie mają, o tym mówiłem. Gdzieś tam Yuji marnuje flasha, więc muszą tym samym odpowiedzieć. No zastanawiam się, czy po prostu gdyby Mystic nie użył On The Hunt, gdyby był obok Spirit, może by zgarnęli killa, tak to użył tylko dla siebie i Janna. Janna nic tu nie mogła zrobić, była zbyt daleko. Także możliwe, że stracili tutaj wyrównujące zabójstwo. Widzimy, że Spirit będzie brał tutaj Blue Buffa, oczywiście jest odpowiedź na obecność Santorina na górnej części mapy, ale zastanawiam się, czy oni nie mają szansy, żeby tutaj położyć sporą ilość obrażeń na tej wieży. No, ciekawie. Poleciał niebieski ping, że ktoś jest missing na topie. Prawdopodobnie to było po prostu ostrzeżenie, że Santorin może tam się zajdować. Mamy kilka sapling tossów porzuconych już przez Dairusa w kluczowych miejscach, więc trochę wizji też jest zagwarantowane przez TSM. Bushwaki oczywiście też porozrzucane w tych okolicach, dlatego bardzo ładnie tutaj TSM działa. Z tym Maokajem i Nidalą mogą mieć bardzo dużo wizji bez samych wardów. No i teraz musi uważać się, Shiye. No i teraz używa Spirit Rusha, próbuje uciec, lecz Bjergsen skraca dystans za pomocą flasha, przytrzymany midlaner ze strony World Elite. To jest łatwe zabójstwo dla TSM, 2-0 dla nich.
Tak, mamy 2-0 dla TSM. Lissandra ze swoim Frozen Tombem, mamy Dairusa, który jeszcze wskakuje od pleców, więc tak naprawdę Shie nie wiedział, gdzie uciec. Gdyby przeskoczył przez ściankę Rejfów, może byłoby dobrze, ale jednak musiał iść albo w Bjergsena, albo w Dairusa. Jednak zła decyzja podjęta, chociaż pytanie, czy była tam dobra decyzja do podjęcia w ogóle. No i brakuje tutaj wizji. Trzeba pamiętać, że stylem TSM jest twarde kampienie Bjergsena. Robi to i Dairus, i Santorin, i brak jakichkolwiek wizji dookoła midlane'a został mocno karany przez TSM. Ładny spellshield od Mystika na bottom lane'ie blokuje całkowicie okazję Last Boya na zingage'owanie tego fightu. Zablokował go na wystarczającą ilość czasu, żeby zadać dużo obrażeń i wtedy Last Boy już nie trafił nawet swojego initiate. Jestem ciekawy, czy URT Elite zamierza coś zrobić z tą wizją, która sobie w smoku, chociaż z drugiej strony jest ona trochę defensywna. Jest możliwe, że chcą przypilnować, żeby to TSM nie robiło. No i co mogę ci powiedzieć, Nero, no po 10 minutach 3,5 tysiąca przewagi. To może wyglądać na mecz jeszcze gorszy dla URT Elite niż numer 2. Zobaczymy, zobaczymy. To by było takie stopniowe polepszanie się TSM wraz z upływem czasu. Pierwsza gra bardzo, bardzo wyrównana i przez błąd, wielki błąd URT Elite, to TSM wygrało. Potem TSM zdecydowanie zasłużyło na swoje zwycięstwo tym, że grali świetnie. Może nie od samego początku, ale na pewno do samego końca. A teraz TSM już od samego początku wygląda na to, że do samego końca będzie grało solidnie i ma szansę, tak jak mówisz, wygrać tę grę w imponującym stylu. Ale farma na midzie i na topie, wow, to się wrosi o pomstę. I teraz Aluka, mimo że gra agresywniejszą stroną tego matchupu, 2 poziomy do tyłu. To nie jest stan, właściwie w tym momencie URT Elite umieszcza go w takiej niekomfortowej sytuacji, każąc mu lane'ować przeciwko Nairusowi, który jest znacznie przed przeciwnikiem. No i zamiast jakiejkolwiek pomocy, może tutaj lane swap, już lepiej, żeby Aluka siedział na dwóch i żeby Dairus również czuł presję, niż to, że teraz Aluka i tak zyskuje i tak. Wow, Frozen Tomb od Bjergsena, Shie chciał tutaj tylko wyczyścić warda, on zostanie zmiażdżony, czy będą kontynuowali walkę? No na to nie wygląda, chociaż mają ochotę na tego red buffa. Jest tu Last Boy, ma flasha, nie ma Tibersa, ale to wciąż jest świetny engage. Będą tutaj prowadzić red buffa, a drużyna URT Elite go oddaje za darmo. Cały czas spodziewaliśmy się, że URT Elite będzie polegało na Shie i Spiricie. W pierwszej grze, jak widzieliśmy, Spirit tym Jarvanem tak naprawdę bardzo dużo nie robił. Oczywiście robił wiele dla swojej drużyny, te kataklizmy pomagały, miał dosyć dużo obrażeń, był wytrzymały. Santorin stiluje red buffa w międzyczasie. W drugiej grze Spirit już więcej robił, ale wtedy jego drużyna trochę spadła. I właśnie tak jak mówiłem, URT Elite chciało polegać na Spiricie i Shie, a Shie trzecia gra z rzędu. Dobra, pierwszej było ok, ale druga, trzecia przegrane kompletnie. Spirit jeszcze zmiażdżony przez Last Boya i Santorina. To jest naprawdę bardzo głęboka wizja ze strony drużyny TSM. I teraz samą kontrolą mapy, już nie tylko wielką potęgą, przewagą w itemach, przewagą w goldzie, tu sama kontrola mapy im wygrywa tę grę. Teraz słuchajcie, tu jeden na dwóch pytanie, kto kogo powinien w tym momencie atakować? Również zaraz może pojawić się reszta drużyny TSM, głębokie warty, świetna rotacja Last Boya, podróżuje tutaj razem z Santorinem. Wielkie zagrania i TSM szykuje sobie czerwony dywan prosto do trofeum IEM Katowice 2015. No zobaczymy, jeszcze nie wywołujmy wilka z lasu, bo URT Elite cały czas może tutaj wrócić 3-2, jest taką możliwością, ale 2-0 w turetach, 4-0 w zabójstwach, tak jak mówisz, jeszcze tylko smok nam tutaj nie padł na TSM. Mając taką kontrolę mapy, o której wcześniej mówiłem, postawi tam tylko w tej okolicy kilka wardów i prawdopodobnie zabierze się za to za minutę, dwie, trzy, lada chwila. Naprawdę, różnica w wizji jest ogromna i teraz nie wiem, czy nie potrzebuje tego drugiego Sidestone'a Spirit, ale z drugiej strony, porównując to, jak daleko jest względem Santorina, to byłoby jeszcze większe zagrożenie, gdyż nie ma tutaj właściwie żadnych przedmiotów po Ranger Trailblazer, podczas gdy Santorin skończy już tutaj Katalista i będzie budował Rodowejrze, co jest dosyć dziwne. Santorin wchodzi w ten krzaczek i Spirit biega prosto w Last Boya i Santorina. Po raz kolejny Spirit złapany w swojej własnej dżungli, po raz kolejny przewaga w wizji, wygrywa TSM. Teraz jedno zabójstwo, później może teamfight. Aluka mocno, mocno obijany na topie. No, Yuzi jest martwy. W tym momencie obława na bottom lane. Próbujemy odwrócić sytuację i wyciągnąć cokolwiek z tego White Turtle. W tym momencie pojedynkuje się z Mystikiem i widać różnicę w obrażeniach, chociaż teraz dekanik na prosto na jego twarz. Bjergsen jednak tutaj zamyka pułapkę. Nietrafiony Ice Shard, ale bez znaczenia, nawet bez asysty Bjergsena. I White Turtle zgarnia killa, ale przynajmniej Jana uchodzi życie. Tak, tak jak powiedziałeś, Yuji jest martwy na samym starcie, jednak udało mu się przeżyć, ale tylko dlatego, że jego AD Carry zagrał tutaj
O, flash prosto w czarma, ale już go żyje. Przytrzymany tutaj Lasboy Mastuna. Pytanie, czy przytrzyma tutaj Ari. Tak jest, wystarczy obrażeń. Ignajtyka powinno wystarczyć. Dołącza również Spirit, zamyka Santorina, nadchodzi teleport od Aluki. Pytanie, czy Werdolid mogą cokolwiek tutaj odwrócić? Wydaje mi się, że nie. Po raz kolejny stun. Lasboy się po prostu nie myli. Yuji ledwo uchodzi, ale z życiem. Było blisko i po raz kolejny Yuji jako jedyny, który pozostaje żywy po tym teamfightie dla swojej drużyny. Wcześniej Mystic się poświęcił za niego, teraz Shiei i Spirit walczą, żeby ich drużyna zgarnęła chociaż jedno zabójstwo. Zabili Santorina, no ale to na pewno się nie opłaciło. To jest tylko jedna martwa Nidalka, a już mamy Bjergsena z Rampage 4-0-0. Widzieliśmy, co wcześniej się stało, kiedy on na Lissandrze był nie zabity nawet raz. 8000 złota w 15 minucie. TSM dominuje na samodarstwie. No, mamy Righteous Glory zakupione przez Dairusa. To też będzie ciekawe. Ten Małka jeszcze dodatkowo będzie wspomagał swoją drużynę, więc jak nie mają Sivir, to kupią sobie Righteous Glory i też mają przyspieszenie. A 8-1 pokazuje nam tutaj, że TSM ma naprawdę wielką przewagę 4-0 i cały czas czekamy na tego smoka. Jeszcze go nie było. Natomiast różnica w podejściu do builda między White Artem a Santorinem. Buduje tutaj Road of Ages Nidali. To jest przedmiot, który skaluje do late game'u, więc dziwi się, że decyduje się tutaj na różdżkę wieku, zamiast pójść prosto w Ability Power. Przecież tutaj kompletnie snowballuje poza kontrolą Werd Elite, jungler drużyny TSM. A natomiast White Turtle wie, że nie potrzebuje Infinity Edge, ze względu na to, że ta gra szybciej się zamknie i buduje Brutalizera, który jest świetnym early game'owym przedmiotem. Zdecydowanie tak. No i w końcu TSM zabiera się za tego smoka, wyczyszczą jeszcze wardy w tej okolicy, no i Werd Elite. No, to będzie ostatni ich krzyk. Jeśli tutaj przegrałem teamfight, to TSM będzie miażdżyło tę grę, ale Bjergsen złapany, to jest ważne. Frozen Tomb dostępne i będzie w stanie się uratować, jednak nie. Shiei wskakuje pięknie, w idealnym momencie jest czar, no ale Spirit i tak pada, więc Werd Elite teraz zgarnęli zabójstwa, muszą się wycofać. Dairus tu wskakuje i Yuji również jest bardzo zagrożony śmiercią, ale czy po raz kolejny ten support jako jedyny przeżyje dla swojej drużyny? Nie, Santorin go wykańcza i Shiei znowu trafia, ale czy to wystarczy? Oczywiście, że nie. Shiei jako ostatni ze swojej drużyny po tym teamfightie. Widzimy 3-11 ten mecz i w tym momencie nie widzę powrotu tej gry. W sensie ani kompozycja. To jest problem z budowaniem drużyny kompozycji po teamfighty. Jeśli na przykład masz pick comp, zawsze jest moment, w którym możesz budować przewagę w wizji, kogoś próbować włapać, masz 5-4, jesteś w stanie odpuszczować, przedłużać tą grę, w late game masz jakieś szanse, ale kiedy masz team comp pod teamfighty, no to jesteś dobry w walczeniu, ale walka przeciwko drużynie, która ma wielką przewagę, sprawia, że to tylko pogarsza sprawę. I z tego powodu, gdy raz zacznie odpływać ci drużyna, kiedy zbudujesz już się pod walki drużynowe, to może być dla ciebie trumna. No, zdecydowanie tak, jak mówisz, 100% prawdy tutaj się pojawia. No i Aluka, on wziął Hekarima na ten top lane, starał się być tym carry tym razem, a nawet Dairus, który jest tylko tankiem, ma szansę go tutaj pokonać w sytuacji 1-1. W końcu pojawia się Yuji, ratuje swojego top lanera, który w tym momencie znajduje się na bocie, ale to nadal nie jest dobra sytuacja w żaden sposób dla Werd Elite. No jest tutaj Lasboy, aczkolwiek trzech zawodników Werd Elite. Dairus nie oferuje aż tak dużej ilości obrażeń, chociaż Santorinem to zupełnie inna sprawa. Również Bjergsen cały czas split pushuje, ma wielką przewagę 4-1-2, mnóstwo ability power, dobry wave clear i nie wiem, czy ktokolwiek może się w tym użyć. Zblokowany przynajmniej jeden spell, tym spell shieldem od Mystica, więc okej, da radę stamtąd uciec. Nie ma żadnego CC nałożonego na niego, ale tak jak mówisz, Santorin jest bardzo niebezpieczny. Kiedy ta Nidala podejdzie, rzuci jedną włócznię, potem doskoczy, nie ma szans tego przeżyć, szczególnie Mystic, który jest bardzo mało wytrzymały. No i teraz presja na wszystkich trzech liniach. TSM się rozpędził i Werd Elite nie ma jak za bardzo tego powstrzymać. Push na wszystkich liniach. Teraz grupują się na dolnej części mapy, wyrzucą wszystkie wardy, mają 4 sweeping lance, mają Oracle od Santorina. To jest ich teren. Area secure, to jakby powiedzieli fani Counter-Strike'a. Sektor clear też mogą tutaj powiedzieć, bo wchodzą w dżunglę przeciwnika, a tam kompletnie nikt na nich nie czeka. Już wie drużyna Werd Elite, że wszędzie są wardy TSM, chociaż mamy engage z ich strony. Ładny ultimate od Aluki i on zgarnia Lasboya. W końcu jakieś zabójstwo dla Aluki, ale Wild Turtle jeszcze się tutaj wślizguje od flanki i Shiei przypłaci to swoim życiem. I po raz kolejny TSM miażdży ten teamfight Aluka z dwoma zabójstwami, ale to są zabójstwa tylko dla niego i będzie to ace dla drużyny TSM. On w tym momencie umiera.
double kill dla Waltertla. Bieksen też na pewno coś z tego teamfightu wyniósł. Mimo że umarł 16-5, ten wynik nie wygląda naprawdę dobrze w żaden sposób dla World Elite, a później jeszcze popatrzymy na turety i za chwilkę będzie to 5-0. TSM praktycznie we wszystkim ma teraz prowadzenie. No i to był teamfight 5-4 dla World Elite, gdyż Lansbury no bardzo szybko się sypnął. Na samym początku ładny tutaj Unslaught of Shadows ze strony Hekarima. Widzimy tutaj złapany las, bo nie rzuca stuna, ale po prostu nie mają przedmiotów, nie mają liczb. Kataklizm no, w tym momencie Walter powstrzymuje przeciwników i Walter to soluje Shea. To jest sytuacja, która miała być odwrotna. Mystic tutaj przytrzymany również, więc dwóch carry nie jest w stanie tutaj nawet walczyć. A Luka zgarnia tego killa, ale teraz Bjergsen ma zonie i prawdopodobnie nawet nie będzie ginął w kolejnych teamfightach. No właśnie, tutaj Dyrus jeszcze ładnie przytrzymał przeciwnika, Santorin miał czas, żeby doskoczyć i takim sposobem TSM zdobywa Ace'a. To jest dopiero 20 minuta. W tym momencie mamy Barona na mapie, a mamy cały czas 50 CS-ów przewagi na topie. To jest wielka, wielka różnica. 50 CS-ów przewagi na midzie, w złocie. TSM teraz prowadzi o ponad 10 tysięcy i to grubo ponad te 10 tysięcy. No i również late game mają przerażające. Nawet gdyby ta gra magicznie Nero przeciągnęła się do późniejszych etapów, cały czas TSM ma wielką przewagę w swojej kompozycji. No i również tą Road of Ages na Nidalee. Natomiast no, World Elite nie mają już dobrych kart w swojej talii. Mogą tylko ryzykować, mogą tylko próbować kogoś złapać. Czy to się spisze, czy nie, nie mają już nic do stracenia, mają wszystko do wygrania. Walka na Baronie może być ciekawa. Tutaj World Elite może czegoś poszukać, chociaż ten AoE Ultimate ma Hekarima by się przydała, go nie mają do dyspozycji w tym momencie. Spirit bardzo niski stan zdrowia, blokuje jeszcze Lastboya kataklizmem tylko po to, żeby uciec, a zostawia swojego midlanera Shea, który teraz umiera. Lastboy po raz kolejny szybko płonie w oczach, ale tutaj jeszcze jest Waltertl, który już padł, ale i tak zadał wystarczającą ilość obrażeń, żeby reszta drużyny zdążyła tutaj dojść, wrócić i wygrać teamfight. TSM, nie wyglądało to świetnie dla nich, ale i tak zwycięski teamfight Barona nie zrobili, więc Baron zatrzymany. Jestem w stanie nawet przychylić się World Elite po tym teamfightie. 2-3, zatrzymanie Barona nawet ok w porównaniu do tego, co mieli do teraz. No i World Elite trzeba przyznać, że mają naprawdę ładne engage teraz, ale troszeczkę późno. Potrzebują jeszcze dużo czasu, żeby porozmawiać tutaj o pozostaniu w całym turnieju, gdyż to jest możliwy ostatni mecz, jeśli chodzi o IEM Katowice. No i teraz widzimy 7-2-5 Bjergsen, 5-1-9 Santorin, 4-1-5 White Turtle. To są jeszcze kille, które są rozłożone idealnie na trzech carry w tym midgame'ie dla TSM-u i teraz wezmą kolejnego smoka. Mogą znowu zrobić presję na Baronie. Te wardy nie zniknęły jeszcze, więc nadal mają kontrolę, jeśli chodzi o wizję. No i nagle World Elite musi parę jeszcze fajnych zagrań wyciągnąć, żeby powalczyć. No, walczą o wizję przede wszystkim gracze World Elite, bo przez to przegrali na samym początku. Te początkowe zabójstwa w pierwszych minutach gry, kiedy Lastboy stawiał bardzo głębokie wardy. Więc tak, zakwestionowaliśmy, że on kupuje Sidestone'a zamiast butów na sam początek, a jednak to się odpłaciło. To były te zabójstwa dla TSM, więc świetnie to działało, a dopiero teraz, dopiero jakieś 15 minut później World Elite stara się odzyskać tę wizję. To jest zdecydowanie za późno. No i nie będą nawet mogli zatrzymać tego smoka, mimo że TSM nawet nie sweepuje tego okręgu. Teraz w końcu ten ward padł, ale oni nie przejmowali się tym kompletnie. Oni wiedzą, że World Elite nie może po prostu walczyć. No i cofną do bazy. Jestem ciekawy, co tutaj zbuduje White Turtle. Podoba mi się sposób, w jaki się buduje. Bardzo agresywnie. Przecież w tym momencie TSM snowballuje i czemu miałby tutaj budować coś, co skaluje do late game'u? Yomu jest świetne, żeby tutaj pojedynkować się w teamfightach. 1-1, również 2-2, co udowodnił, właściwie zdejmując szyję już bez tego przedmiotu. Teraz będzie to jeszcze łatwiejsze. I oczywiście Elixir. Elixir przedłuża się skillami i asystami o pół minuty za każdym. Mają 19 kili, 23 minuty, co oznacza, że prawdopodobnie to będzie bardzo efektywny przedmiot. 2-0-8 Dyrus teraz w porównaniu do 2-3-1 Hekarima. Tak to nie powinno wyglądać. To powinien być Hekarim, który zgarnia zabójstwa, który wygrywa to dla swojej drużyny, który daje im okazję na zgarnianie zabójstwa, a nie Maokai, który powinien tylko wsiąkać obrażenia. To on powinien mieć tutaj śmierci, więc po raz kolejny, tak jak mówiłem wcześniej, Dyrus, kiedy on umiera, jego drużyna wygrywa, a teraz nawet nie musi umierać, a radzi sobie świetnie. Teraz widzimy, Aluka używa
Onslaught of Shadows w sposób typowo defensywny ucieka z dala od niebezpieczeństwa. No i widzimy Dairus. Mało okej, nie jest najlepszym speed pusherem, ale w tym momencie nawet i on jest w stanie samodzielnie przepuszować dolną maleję. Nikt nie jest w stanie go powstrzymać, a jego drużyna zajmie się Baronem. Mają Tibersa, który zupełnie tutaj brak to planera. I w tym momencie Weddle nie może walczyć. Spróbuje chociaż wziąć killa. Pytanie, czy mają wystarczającą ilość obrażeń, żeby pokonać Dairusa? Jeszcze tutaj miniony dostają tego Baron buffa, więc jakby się śmiał im twarz teraz grał na nosie. Ma przyspieszenie od Eni. No, zobaczymy. Tibersa już nie ma, więc o tym trzeba pamiętać. Shie jeszcze trafia swojego czarma, więc pięknie uciekną stamtąd gracze World Elite. Ale co z tego? Oni chcieli zniszczyć ten turret na midzie, a nawet tego nie dali rady zrobić. Wow, Dairus w świetnej pozycji. Blokuje jeszcze Shie, przeskok przez ścianę i Bjergsen. Czy to on zgarnie zabójstwo? Kto tutaj zgarnie zabójstwo? Jak sępy zebrali się nad tą biedną Ahri. Nie ma gdzie się schować, nie ma gdzie uciec. To mniej więcej sposób, żeby opisać tą grę z perspektywy World Elite. Teraz cofną do bazy, zakupią, o, widzimy Large Rod, B-Cakesy, wszystkie te obrażenia sypią się do ekwipunku TSM. Mają miniony, mają kontrolę nad grą, idą w tym momencie po GD Push, który daje im inhibitor, a może i w konsekwencji Nexus. No, a co innego mają budować, kiedy World Elite nawet nie ma obrażeń w swoim ekwipunku, żeby je zaoferować. Tutaj nie trzeba się budować defensywnie, bo po prostu nie ma przeciwko komu. To jest wielki ból. Aluka, mimo że miał... Po raz kolejny to powtarzam, mimo że wziął tego Hecarima, który jest o wiele bardziej agresywnym toplanerem niż na przykład właśnie Maokai, to on jeszcze buduje Fage'a, czyli zdrowie. Okej, troszeczkę obrażeń tam jest, ale Fage daje przede wszystkim zdrowie. Do tego buduje jeszcze Spirit Visage, więc gdzie tu są obrażenia? No oczywiście frontlanerem będzie tutaj Dairus. Ścianą nie do przebicia. Jak się przebić przez Maokaja, który ma w tym momencie zaraz trzeci przedmiot, olbrzymią ilość zdrowia. No i oczywiście, gdy będzie trzeba, uzdrowienie od Nidalee. Redukcja obrażeń z samego Ultimate'a jest wielka, co dopiero z tymi przedmiotami. To jest TSM, który bierze inhibitor na topie i innego scenariusza nie wyobrażam sobie. Jeden Spear, połowa punktów zdrowia z Yuji, 1/4 ze Spirita i to będzie inhibitor turret. Pytanie, czy inhibitor, pytanie, czy World Elite chce tutaj walczyć, co oni zrobią? Santorin, ależ wielki ten Primal Surge. Jeszcze ulecza się i naprawdę dodaje sobie ogromną ilość punktów zdrowia, więc widać, ile ta Nidalka ma AP, jak bardzo mocno ta Nidala może uderzyć. No i zobaczmy, jest engage ze strony Spirita, walczą o zabicie Walterta czy też Bjergsena, ale nie mogą go znaleźć. Walterta wyflaszowuje się z tej trudnej sytuacji. Mystic bardzo niski stan zdrowia, ale jeszcze żyje. Dairus z niego wskakuje i Bjergsen zgarnia to zabójstwo. Yuji, ostatni pozostały na polu walki, będzie starał się uciekać. Pytanie, czy TSM chce w ogóle gonić supporta? Oni już mogą skończyć tę grę. To będzie TSM 3-0 w finale AIM Katowice. Surrender Bowl. I Ameryka wygrywa ten finał. Zachód wraca do gry na międzynarodowej scenie. W tym momencie owacje na stojąco Katowice eksplodują, krzycząc 3 litery TSM, Team Solomit, drużyna z Ameryki. Drużyna, która nie miała tytułu od tak dawna. Region, który właściwie nie miał okazji stanąć najwyższym szczeblem podium. Teraz bez sięgną po najwyższe trofeum, ale najpierw oczywiście uścisk dłoni, World Elite, Nero, nieważne co tutaj zdarzyło się w finale, zrobili wielką rzecz. Widzimy pięknie oświetlony puchar, on już za chwilę powędruje w ręce Dairusa, Santorina, Bjergsena, Walterta i Last Boya. To jest wielki miks narodowości i oni zdołali się dobrze komunikować na tak wysokim poziomie, żeby wygrać Mistrzostwo Świata na ESL, na turnieju ESL, na IEM w Katowicach. To jest coś niesamowitego. TSM! TSM! Tak jest, World Elite. Niepocieszone twarze, może nabrali apetytu. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, ale chwila ciszy, chwila na TSM. Posłuchajmy katowickiej publiczności.
your Intel Extreme Masters Katowice World Champions, their very first big international title for TSM. We gotta put our hands together for that once again. Team Solomit does it here, and they end the tournament just like they started it on Friday by rolling over WE, and they just got better and better throughout this series. Yeah, I just feel like they were celebrating the win in-game. They're a little flat. This is the Intel Extreme Masters World Champions. They destroyed Team World Elite, WE. TSM exceeded, I think, everybody's expectations. That's fair to say. Kształtował TSM. Już troszeczkę opadły emocje, ale z pewnością jeszcze długo będą świętować. Tak, jeszcze zdecydowanie długo, więc gratulujemy zdecydowanie TSM, ale gratulujemy i World Elite. Ich tu nie powinno być według wszystkich, a tak bardzo zaskoczyli. No i cóż, pozostaje nam się pokłonić, oddać głos na desk analist. Mówił Michał Awachir-Kudliński. Oraz Dominik Nero Integrate Dąbrowski. Zapraszamy na nasze social media, czyli facebook.com/NeroIntegrate oraz Awachir Esport. I do usłyszenia bardzo. Może za rok. Dzięki chłopaki za świetny komentarz. Witamy się ponownie i po raz ostatni tutaj z katowickiego spotka. W tym roku Team Solomit niepowstrzymane w finale wygrywa 3-0 z World Elite. Spodziewaliście się tego? Wydaje mi się, że TSM miało i mentalną przewagę wchodząc do tego finału, ponieważ już pokonali swoich oponentów raz w tym turnieju, ale mieli też, według mnie mieli większe umiejętności. Po prostu było to widać w grze numer 2, w grze numer 3, nawet w grze numer 1, kiedy byli 6000 złotych do tyłu, potrafili się podnieść, potrafili wygrać teamfight, potrafili wygrać grę. I to mi tylko pokazuje, że i zachęca do tego, by czekać na Worlds, bo jeżeli amerykańska drużyna wygrywa tutaj w Katowicach na międzynarodowym turnieju, to tego pokazuje, że jeżeli tylko Europa na tego nie może, Fnatic, to Worlds to nie będzie tylko Korea, tak jak mieliśmy to ostatnim razem, albo Chiny, tylko też to może być Ameryka i może to być Europa. Pusek, jakie były czynniki decydujące, że Team Solomit nie dość, że wygrał, to jeszcze zmiażdżył swoich przeciwników? Może poza tą pierwszą grą, która wyglądała no niejako jako równa, bo tam zgadza jednak się. World Elite miał szansę. Po pierwsze, Wojtek, wydaje mi się, że przede wszystkim Solomit to jest drużyna, która jest o wiele lepsza strategicznie już od samych podstaw. Tak naprawdę, oprócz właśnie tej pierwszej gry, o której wspomniałeś, którą World Elite wygrywała, a potem pozwoliła TSM przyjąć prowadzenie, przede wszystkim faza pików i banów. Tak naprawdę piki i bany były całościowo dla drużyny TSM. Już ten ostatni mecz, w którym Nidalee dostała się właśnie w ręce Santorina, a Spirit musiał się zadowolić Jarvanem po raz trzeci nieskutecznie. To po prostu nie zadziałało. Także piękne outplaye z każdej strony. Hekarim wysłany na top lane, TSM skontrował, wysyłając właśnie Luciana po to, żeby go społkował, wyoutpuszował i tak naprawdę za każdym razem, kiedy patrzyliśmy na to, co robi Aluka, to albo cofał się do bazy, albo wracał do linii. Także no tak, tutaj bardzo często właśnie wspominano o tym, że Aluka, o ile jest dobrym oczywiście top lanerem, bo wiadomo, że jednak tutaj dotarł do finału ze swoją drużyną, tak jednak no nie radzi sobie zbyt dobrze z tą presją, stąd też pewne piki, które nie wymagają aż tak dużej mechaniki typu Hekarim, typu Sion, gdzie praktycznie uderzasz kilka klawiszy naraz i możesz i tak doskoczyć i zainicjować walkę. No i cóż, Team World Elite tak naprawdę, to o czym wspominałem na samym początku, oni nie słapowali przez cały turniej. Aż do teraz. Jednak wykalkulowane, prawda? Mhm. Mimo wszystko nie słapowali aż do teraz, kiedy było im to rzeczywiście potrzebne. Tak naprawdę TSM przeszło przez ten turniej naprawdę bardzo gładko. Mhm. To nawet było, nawet powiedziałbym, że to jest spore zaskoczenie, bo to, że TSM wygrało, to już jest troszkę zaskoczenie, chociaż wiedzieliśmy, że jest to mocna drużyna. Gdy ktoś by nas się zapytał, czy przed turniejem, czy stawiamy TSM w gronie faworytów, byśmy powiedzieli, że nie, ale jeżeli ktoś by się zapytał, czy mogą wygrać, pewnie powiedzielibyśmy, że no jeżeli dobrze zagrają turniej, żeby trafią z formą, to mają taką szansę i to się w tym momencie stało, tutaj widzimy na naszych ekranach. Tak czy inaczej dla chińskiej formacji są niesamowite osiągnięcie, 30 000 dolarów dla nich. Drugie miejsce, tak jak mówił tutaj wcześniej nasi kaserzy, ich to w ogóle nie powinno być, albo nawet jeżeli byli, to byli jako ta najsłabsza potencjalnie drużyna. No tak, przedostatnia drużyna, jeżeli chodzi o chińskie rozgrywki, to tylko i wyłącznie dlatego, że tam no, wyższa matematyka wchodzi w grę, ponieważ mają najgorszy bilans, a przyjeżdżają do Katowic i pokazują się z doskonałej strony. Czy to chodziło o te dwa słapy, które zrobili w swoim line-upie, czy może jednak coś innego? Czy to były te dwa słapy, czy to było właśnie tych dwóch subów? Ciężko powiedzieć, dlatego Wojtek, że wygrali właściwie z najmocniejszą drużyną w turnieju, którą G i no Tigers tak. Byli spodziewani, że wygrają absolutnie z każdym. Oni mieli w najtrudniejszej lidze na świecie w OGN, mieli 9-0 w zwycięstwach i przegrali tak naprawdę tylko dwie mapy w systemie Best of Three. Także powinni byli, wydawałoby się tak naprawdę, że zmiażdżą wszystkich. A tymczasem okazuje się, że World Elite, nawet mimo tego, że miało właśnie dwóch graczy, których
którzy nie byli z głównego line-upu, wygrali z GE Tigers. No i mam taką koncepcję, że być może po prostu World Elite zużyli całą swoją energię wczoraj. Mhm. To mi się wydaje, że tak ta pierwsza być. Gra była dosyć ważna, bo widać było, że oni podeszli z motywacją, podeszli z takim impactem, chcieli wygrać tą grę, szło im świetnie. I wydaje mi się, że oni jeszcze nie są przygotowani na takie turnieje. Wydaje mi się, że oni przez to, że nie mieli tego mindsetu, że wygrają turniej, bo to nie, oni nie podchodzili, że będzie, jesteśmy faworytami, czy mamy szansę. Nagle znaleźli się w finale i podeszli z motywacją. Przegrali pierwszą grę, mimo że mieli ją wygraną i nagle wszedł ten psychologiczny tutaj... element. Element, tak. I kompletnie się pogubili. Druga, trzecia gra praktycznie bez walki. TSM 3-0. Gratulujemy. No tak, tutaj oczywiście mówili wszyscy o tym, że TSM jest zdenerwowane, TSM przed wielką szansą, żeby wygrać międzynarodowy turniej, nie a wyglądali. Niezbyt często się tak zdarza. No akurat za kulisami troszeczkę to inaczej wyglądało niż w momencie, kiedy wchodzili na scenę. World Elite nie miał nic do stracenia i tak naprawdę to i tak podejrzewam, że jest doskonały wynik. To prawda, doskonały wynik, co nie zmienia faktu, że brakuje im jakiejś takiej konsystencji, jakiejś takiej właśnie elastyczności, jeżeli chodzi o sposób, w jaki grają, dlatego że starali się zrobić wiele różnych rzeczy. Była próba właśnie zapikowania tej Caitlyn na botlane, nie poskutkowało, miała być presja w early game, też się nie dało. Potem ten Hecarim na top lane po prostu, no a Luka, on chyba tam płakał po prostu, bo za każdym razem przychodziły 3-4 osoby, no i widzieliśmy, jaki był wynik w farmie, dając 40, a Luka 5 na Hecarimie. Także to też nie poskutkowało. I wydaje mi się, że tak naprawdę rezultatem tego, że powodem tego jest to, że TSM doskonale przygotowało się właśnie przeciwko World Elite i bez odpowiedzi. Po prostu World Elite nie wiedzieli, jak grać przeciwko TSM i dlatego właśnie TSM wygrało 4 mecze, bo jeszcze przecież jeden jeszcze w fazie no tak. grupowej i teraz 3-0. Ruler, jeszcze jakieś ostatnie słowa? No ja mogę powiedzieć, bo ten mecz to nie tylko koniec turnieju League of Legends, ale też koniec IEM-a. Mhm. I to jest zawsze ten smutny moment. To jest ten smutny moment, kiedy musimy się pożegnać z tym jakże świetnym eventem w Polsce, ale będziemy po prostu patrzeć do przodu na kolejny rok i miejmy nadzieję, że w przyszłym roku zobaczymy co najmniej takie same emocje. No i przecież możemy powiedzieć, bo my teraz żegnamy się z wami, drodzy widzowie, ale razem z nami byli też kasterzy, był też Veggie, który tutaj był z nami na analiz desku i wszyscy staraliśmy się wam urozmaicić ten turniej. No i wyłączył dla was światło, tak na które jest. Wszyscy narzekali. Tak, no i więc mamy nadzieję, że było fajnie i że w przyszłym roku będzie jeszcze lepiej. No tak, nam oczywiście już przychodzi się żegnać, tak jak mówisz, wielka katowicka publiczność, naprawdę masa osób tutaj odwiedzała cały turniej, nie tylko oczywiście League of Legends, tylko pozostałe. Wielka publiczność, tak jak mówiłem, część osób oczywiście się nie dostało, bo tutaj trzeba było długo wyczekiwać, no ale dla tych cierpliwych oczywiście była nagroda. No i była też nagroda dla Teamu Solomit, World Elite oczywiście też tutaj z wielkim wynikiem. Natomiast ja już się z wami żegnam. Wojciech Minwent-Szczerba, Filip Roller-Mazur, Adam Musek-Górski oraz oczywiście Veggie. Także do zobaczenia już za rok.